Rozdział 20. Wśród nieufnych Jeszcze zupełnie niedawno, na południe od rzeki Bougouriba, między prowincją Bobo-Dioulasso, granicą wybrzeża Kości Słoniowej i Złotego Wybrzeża, biały podróżnik czuł się bardzo niedobrze. Burz tej części górnej wolty należy do szczepu Lobby. Wojowniczy szczep. Surowy, i od dawna nawykły do walk z nadchodzącymi od przeciwległego brzegu Wolty hordami najeźdźców, przetrwał różne czasy i dzieje i pozostał na swojej ziemi. Lobinie uprawiali roli, chyba tylko tyle, aby wystarczyło dla każdej sukali zagrody, o czym wiedział ten, który był głową rodu. Pożywienie dla siebie zdobywali w dżungli. Mężczyźni, łukiem i oszczepem, kobiety zaś maczetą, rąbiąc gałęzie i drzewa obwieszone dzikimi owocami. Po co im była rola, gdy każdego dnia mogły przyjść luźne oddziały dążących na północ sąsiadów, zniszczyć pracę, zrabować urodzaj prosa i arachidów? Lobi bronili tylko tych pól, które otaczały sukale, a bronić mogli, gdyż co zagroda to twierdza. Stojące na rogach kwadratu, cztery niskie baszty są połączone grubymi murami z ubitej ze słomą ziemi, wziętej z kopców termitów. Z baszt i murów wyzierają strzelnice, skąd wypuszczano w stronę łupieżców zatrute strzały. Wewnątrz budowli mieści się całe gospodarstwo, rządzone przez starców, a doglądane przez kobiety. Krwawe i ciężkie dzieje uczyniły z Lobi ludzi nieufnych. Gdy Francuzi stali się panami obszarów przecinanych trzema voltami, Lobi długo trwali w nieufności. Przy zbliżeniu się białego człowieka do wioski lub samotnie stojącej sukali, mieszkańcy albo uciekali do dżungli, albo szczelnie zamykali jedyne w murach drzwi, przywalając je od wewnątrz ciężkim kamieniem lub wielką kłodą wykarczowanego drzewa. Nic nie mogło zmusić ich do rozmowy z cudzoziemskim przybyszem. Gdy zniechęcony odchodził, często mknęła za nim zatruta strzała. Obecnie pozostały sukale, twierdze i nie rozchmurzyły się jeszcze ponure spojrzenia lobby, lecz już dużo się zmieniło w ich obyczajach. Lobby dobrze pamiętają, że biali lekarze, czarownicy, uratowali od cierpień i śmierci setki ich rodziców i dzieci, że magicznym nożem cudownie leczą panoszące się tu słoniowacizne i straszliwe wrzody. Teraz więc już nie uciekają przed człowiekiem z zamorza, tylko z przyzwyczajenia patrzą na niego ponuro, spod Lubi wyszli już poza swoje sukale i mają pola daleko w buszu, w miejscach dogodnych do uprawy roli. Ten i ów porzuca dawną, po ojcach przejętą w spuściźnie zagrodę twierdzę, a buduje lekki, przewiewny dom. Dawni, nieugięci wojownicy zaczęli już posyłać swoje dzieci do francuskiej szkoły, kupować w sklepach przybyszów tkaniny, papierosy, blaszane kubki i misy, igły i nici. Nie bojąc się sprzedawać skór lamparcich, bawełny, masła karite i kauczuku białym kupcom, zaczynają nawet przychodzić do urzędników porady i sprawiedliwość. Te rewolucje w poglądach, lobby wywołała medycyna białych najeźdźców z dalekiego brzegu nieznanego morza. Lobby nie są tu bynajmniej najstarszymi posiadaczami ziemi, tak dzielnie przez nich bronionej już wieków upłynęło, gdy pierwsi przyszli tu z południa Gurunsi. Po nich wtargnęli pobratymcy teraźniejszych lobi, szczepy Dian i Gan i wyparli Gurunsi w stronę Łagadugu na żerwa lecznych Mossi, bo zdarzyło się to przy końcu XIII wieku. Musiały upłynąć cztery stulecia, aż przywędrowali tu lobi i osiedli tak mocno, że zdołali wytrzymać najazd Dagarisów, którzy nie znalazłszy tu urodzajnej ziemi i dobrych pastwisk, pociągnęli dalej. Lobi wiedzą, że przyszli z innego kraju. Przechowali pamięć o swoich dawno umarłych pierwszych rodzicach. W smętne wieczory, gdy szaleje ulewa, starcy opowiadają, że od wschodu przyszły dwie kobiety i jeden młodzieniec. Założyli stadło, zbudowali sukale i stali się przodkami wszystkich lobby. Czy ta tak dziwna w swej postaci legenda nie mówi o boskiej trójcy złożonej z dwóch kobiet: Wejnda i Wejnga oraz z męża Ammo? Starcy Kapłani ziemi, czarownicy, otoczeni młodzieżą w dniach wypoczynku od zwykłej pracy na polach i w buszu, szepczą z przejęciem, że gdzieś bardzo wysoko, wyżej od słońca żyje Łej Naga najpotężniejsze z bóstw, którego imienia śmiertelnik wymówić nie może. Ten Bóg to stwórca, bo stworzył cały świat i niezliczone hufce dobrych i złych demonów. Bóg ten istnieje, lecz znajduje się bardzo daleko. Więc pośrednikami między nim a światem widomym, boską trójcą i ludźmi są stworzone przez niego demony, żyjące na gwiazdach, w niebie i na ziemi. Bóg zostawił sobie władzę tylko nad niektórymi demonami, i podług jego wyroku te duchy z biegiem czasu umierają. Sunące po wyiskrzonym niebie ogoniaste komety, to upadek w nieznaną otchłań dotkniętego śmiercią demona. Demony żyjące wśród ludzi zbierają ich modły i prośby, zanoszą je przed oblicze bogów i z ich rozkazu pomagają śmiertelnikom lub chłoszczą ich biczem zemsty i kary. Niewolnicy słońca. Najstarsi, wiekowi lobby, wiedzą, że niegdyś kilka demonów chciało odebrać władzę bogom. Rozgniewane potęgi cisnęły ich na ziemię, pozbawiając sił. Te zwalczone duchy nie mogą oderwać się od ziemi, bo ona trzyma je niewidzialnymi ramionami. Gdy duchy zapaliły zarzewie buntu i walki, wezwały ludzi, aby z nimi razem obalili trony bogów. Ludzkość pozostała bezczynna, przerażona straszliwymi zjawiskami walki bogów. Demony stały się diabłami, czyhającymi na niewolników bóstwa. Czają się one w wąwozach i szczelinach górskich, w lasach i norach jeżozwierzy. Czerwone i czarne demony spotyka i widzi tylko czarownik. I na ich wzór rzeźbi z drzewa lub lepi z gliny fetysze, broniące przed zemstą złych duchów. Tylko czarownik zna zaklęcia przeciwko tym siłom i nosi z sobą talizman, kawałek skóry ze znakiem krzyża, znakiem słońca. Dobre demony spełniają wolę czarownika. Zjawiają się na jego wołanie, na jego prośbę ukazują się nawet niewtajemniczonym, nie czyniąc im żadnej krzywdy. Jeżeli jednak, Zwykły człowiek niespodziewanie ujrzy demona na jawie, przerażona jego widokiem dusza natychmiast porzuca ciało, a śmierć przecina na zawsze łączące je więzy. Demony mówią ludzkim głosem, lecz tylko czarownik może je słyszeć i rozumieć. Gdy jednak nie dogodzi im, rozgniewa je lub nie użyje potrzebnych zaklęć, duchy biją go, a ślady razów pozostają mu nieraz na zawsze. Zły! Mściwy czarownik, czyniący ludziom krzywdę, niosący choroby, nieurodzaj, niepłodność i śmierć, jest zawsze otoczony złymi duchami i nieraz mknie przez wsie, pola i burz w postaci niosącej zniszczenie trąby powietrznej. Jej szybkie, miotające się kształty ulepiają złe duchy, podmuchem swoim podnosząc kurz, suche liście i trawę, poświstem i rykiem goniąc je w dal i w górę. Jeśli zły duch rzuci na lobi ziarna choroby, a te zakradną się do piersi, mózgu i oczu, kto pomoże biedakowi? Biały znachor jest daleko. Zresztą starzy nie ufają mu, bo jeżeli nie używa magicznego noża, leczy długo. Rodzina posyła czarownikowi dary. Kury, proso, olej palmowy, tytoń i woła go do siebie, do Sukali. Człowiek czyniący w cieniu przychodzi, ogląda, mrucząc zaklęcia w mowie nieznanej w tym kraju – a później zaczyna dzwonić magicznymi dzwonkami, dmuchać w piszczałki. Bardzo długo trwa czynność czarownika, bo coraz to nowe powtarza zaklęcia, nie wiedząc, że na innym lądzie czynią to samo szamani, jego dalecy azjatyccy pobratymcy. Naradziwszy się z demonami, czarownik daje wskazówki i przynosi leki, zioła, suche trawy, proszki z wątroby, serca i żółć zwierząt, ptaków i płazów. Przed drzwiami domów lobi wznoszą się ołtarze na cześć bóstw męskich lub żeńskich. Męskie to trzy stożkowate, gliniane słupki, czasem pomalowane na czerwono lub w białe cętki. Nieraz mają oczy z muszelek kori, inne zaś organy z krzemienia. Żeński ołtarz to okrągłe, wmurowane w ziemię, gliniane naczynie. Często ma ono wyrwę w jednym miejscu, a w niej niewielki stożek. Około ołtarzy stawiają misy z ziarnem i popiołem, suche gałęzie obwieszone ofiarami, skrawkami tkanin, skórami, kosmykami włosów, piórami. Na szczytach, we wnętrzu domów lobby lub we wnękach nad drzwiami ukryte są małe fetysze. Obrońcy przed złymi demonami. Starcy znają imiona fetyszów. Kponintan, Dakon, Zogra, Lampo, Suga, Timpo. Tu... W ich drewnianych lub kamiennych ciałach mają swoją siedzibę duchy przodków. Przy nich lubią przebywać w spokoju demony. Każdy lobby wie, że przed wyjściem na polowanie, na roboty polne lub przed udaniem się w daleką podróż, należy zawiesić noszone na piersi amulety w pobliżu ołtarza i fetyszów, aby duchy przodków i demony towarzyszyły człowiekowi, ochraniały go w drodze i pomagały mu w przedsięwzięciu. Kponintan jest fetyszem, wizerunkiem demona, ścigającego złodziei, plotkarzy i oszczerców. Pewien biały człowiek chciał przywieźć do Europy chociażby jeden taki, niezbędny dla cywilizowanego społeczeństwa fetysz, lecz mądrzy lobby powiedzieli mu, że wśród białych ludzi starożytny, czerwony w białe centki, Kponintan zmarniałby od nadmiaru pracy. Że tak będzie, słyszeli od tych rodaków, których los rzucił do dżungli białych ludzi. Straszna to dżungla, gdzie drzewa z kamienia i żelaza tworzą ściany, twarde i mocne jak skały. Między nimi biegną wąskie ścieżki, zewsząd świecą i migocą pałające oczy, huczących i tętniących potworów. Nie ma tam rodów, rodzin i sukali, rządzonych przez mądrych starców. Człowiek czycha na drugiego jak lampart. Każdy, niby hiena, oszczerczo i złośliwie śmieje się z innych na stypie. Jedni są tam jak żmije o jadowitych zębach, drudzy niby ukryte w mroku trujące stonogi i krwi łaknące pająki. Straszna to dżungla. Gdzie cuchnący bagnem wieprz przegryza gardziel szlachetnemu lwu, a łagodna sarna przekształca się w drapieżną panterę. Nie ma tu ratunku, bo nikt nie odróżni wroga od przyjaciela, bo sąsiad podpala dom sąsiada, nie pomny, że sam może spłonąć, bo ojciec boi się syna, a brat godzi w brata. Fetysze białych ludzi stoją w świątyniach, milczące i bezwładne, skamieniałe, zdjęte przerażeniem. Złe demony, wyklęte przez wielkiego Ammo, znowu podnoszą głowy i ponuro marzą o zburzeniu ołtarzy ofiarnych przez dawne pokolenia postawionych na cześć dobrych bogów. Mądrzy lobby, słuchając rodaków znających dżunglę białych ludzi, kiwają głowami i podnosząc ramiona mówią – co poradzi na grzech i zbrodnie gnieżdżące się w dalekiej dżungli nasz rodzimy dobry Kponintan. Potrzebny tam jest wszechpotężny Ammo z mieczem błyskawicą, z grzmotem groźbą, z wichrem biczem, aby wytrzebić, wyrwać z korzeniami, wypalić tę dżungle, jak nasi ojcowie wypalali burz, szukając dobrej, żyznej roli. Lobi nieufnym okiem spoglądają na bywalców powracających z kraju białych. Przychodzą inni niż wyszli, Zapominają o starych bogach, obojętnieją nagroby przodków i dobre obyczaje, przynoszą z sobą zbrodnie, choroby ciała i ducha, niesprawiedliwość, podstęp i nienawiść. Widocznie złe duchy na nich najpierw rzuciły swój urok i wypuściły ich bezkarnie, aby siew nieprawdy padł szerokim koliskiem po całej ziemi. Z pogardą patrzą ojcowie na przybywających z Ameryki, Europy i Liberii synów w ubraniu białych ludzi, w starych, poplamionych kapeluszach, w zniszczonych trzewikach nic dobrego nie przynoszą do sukali. Dużo i nieraz śmiało mówią, a słowa ich są zawsze złudne, śliskie jak węże, budzące trwogę i drażniące marzenia. Nic więc dziwnego, że pewien lobby, stary Riran Kala, już nazajutrz po powrocie syna z Europy, gdzie tłukł kamienie na szosach, zaczął się zamyślać. Co się z nim stało? mruczał ojciec. Przecież gdy się urodził, zrobiliśmy z matką wszystko jak należy. Złożyliśmy ofiary fetyszom kapłan powiesił mu skuteczne amulety na piersi. Wszystkie obrządki wykonano w odpowiednim czasie. Uczyłem go pracować na roli, chodzić za bydłem, strzelać z łuku, tkać długie białe pasy z bawełny, które matka szywała później i zamieniała w bubu. Stary Murzyn nie miał sobie nic do wyrzucenia. Istotnie, gdy syn zmężniał, ojciec kupił mu żonę w sąsiedniej wiosce. Sulian była dobrą dziewczyną i nikt jej nie widział baraszkującej z chłopakami, a żaden z nich nie mówił, że była jego kochanką. Jednak młody buhiar Jari nie chciał siedzieć w domu. W trzy miesiące po ślubie znikł z wioski i przepadł. Po co tyle ofiar złożyłem w dzień ślubu na ołtarzu? Po co tylu ludzi zaprosiłem na ucztę trwającą aż siedem dni bez przerwy? Z żalem pytał samego siebie rirankala. Jedno tylko dobre, że Sulian była silną i chętną pracownicą, a gdy mąż odszedł, płakała trochę, lecz wkrótce zaczęła pracować w dwójnasób. Rok później stary dowiedział się od żołnierza rodaka, że Jari udał się do wielkiego miasta nad morzem i gdzieś popłynął okrętem jako palacz. Po trzech latach powrócił. Pieniędzy nie miał. Zatonosił nosił pasiastą marynarską koszulę, dziurawe spodnie, wykoślawione żółte trzewiki, żelazny zegarek bez wskazówek i miękki kapelusz z dużą, tłustą plamą dookoła. Buchiari zaczął od tego, że poszedł do sąsiadów. Upił się winem palmowym, zrobił burdę, a powróciwszy do domu, bez żadnej przyczyny zaczął bić żonę. Stary i młodsi bracia z trudem ją obronili. — Słuchaj, Buchiari — rzekł do niego ojciec. Opętały cię złe duchy szaleństwa. Weź jutro o wschodzie słońca dwa białe kurczaki, zanieś je do kapłana i poproś, aby złożył je od ciebie w ofierze fetyszom. Może odstąpi cię zły duch. Ofiary fetyszom, zaśmiał się syn i nagle gwizdnął przeciągle. Nie ma sensu w tych drewnianych lalkach. Widziałem w jednym mieście w muzeum całą szafę tych potworków. Biali przylepili im na czoła numery, a one nic. Te wasze fetysze to głupie, babskie brednie. Stary przeraził się, słysząc słowa Buchiary'ego, i zaczął szeptać zaklęcia i spoglądać na fetysze domowe. Jednak ciekawość przemogła, więc zapytał: Może powiesz, że nie ma ani ammo, ani uidinda? A pewno, że nie? zawołał młody, patrząc na zegarek bez wskazówek. Gdyby byli, zabiliby mnie natychmiast za moją śmiałość, a tymczasem nic. Rirankala odszedł od syna. Bogowie są cierpliwi, jeszcze o niczym nie wiedzą, lecz gdy fetysze doniosą im, nie przebaczą, myślał. Zginie Buchiari, a z nim razem i na nas spadnie ręka bóstwa. Biada nam. Wkrótce po tej rozmowie Buchiari poszedł do sąsiedniej wioski i tam zamieszkał, pracując w domu pewnego wieśniaka. Do domu zaś przez pewnego przechodnia przysłał wieść, że musi wypalić i zaorać nowy zagon, za co wieśniak ma mu oddać za żonę swoją córkę, manigę. Stary zasmucił się bardzo. Mieć jeszcze jedną pracownicę w domu to dobrze, lecz nie manigę. Znał ją, bo wałęsała się po okolicznych wsiach, romansowała z mężczyznami, i była dzika, niepohamowana, zuchwała. Miała już czworo dzieci od swoich kochanków, co zresztą dziewczynie murzyńskiej nie przynosi hańby bo dopóki nie wejdzie do domu męża, sama sobą rozporządza. To dobrze, że ma dzieci, rozważał starzec. To znaczy, że jest płodna, lecz lepiej, żeby to była inna, a nie maninga. Ona od razu zacznie zdradzać Buchiariego. Ten będzie ją bił, ciągłe awantury, pośmiewisko, a może też przyjść do zbrodni. Buchiari ma, zdaje się, rękę szybką, a w sercu jego ciągle tli się gniew, jak żar pod popiołem. Młody Buhiyari Pracował trzy miesiące dla ojca Manigi, odrabiając wiano. Pewnego razu Rirankala obchodził pole. Nagle usłyszał przeraźliwy krzyk Sulian, pobiegł więc natychmiast ku zagrodzie. Wieśniak ujrzał synową. Siedziała nad urwiskiem wąwozu, tuż za domem. Łukała głośno, rozdrapywała sobie paznokciami skórę na głowie, twarzy i piersi, krzycząc dziko i przeraźliwie jak rybitwa, gdy inna odbierze jej porwaną z wody zdobycz. Sulian wykrzykiwała urywanym głosem. Buchiari, mój mąż, żąda rozwodu. Już chodził do kapłana ziemi i do Rady Starców. Mówił, że nie chce mieć Sulian za żonę, bo ona nie urodziła mu dziecka. Czemu porzucił żonę i przez trzy lata jej nie widział? Czemu? Czemu teraz odszedł z sukali? o, sulian wie, że Buchiari chce wprowadzić do zagrody nową żonę. Maninga będzie jego żoną. Ona ma czwarte dziecko i ono stanie się dzieckiem Jariego, bo jeszcze jest na ręku i nie należy do swego ojca. Troje większych maninga oddała kochankom, którzy je spłodzili. Maniga, maniga. Ona jest jak wiecheć zaszargany, jak mata deptana setką brudnych stóp. Zamienić sulian na manigę? Zmienić sulian, która była czysta, jak z sące owce? Krzyczała i ukała, raz po raz powtarzając jedno i to samo i coraz bardziej krwawiąc paznokciami zlaną łzami twarz i czarną, wstrząsaną płaczem pierś. Stary widział, że Buchiari nie zjawia się w domu, że wciąż pracuje u przyszłego teścia i że chodzi do osady Gałuoa sprzedawać białym kupcom zebrany w buszu kauczuk. Tam pracuje, z goryczą myślał wieśniak, a w domu tylko awantury, pijaństwo i głupie słowa ściągające na sukale gniew fetyszów. Tymczasem Sulian, powtórzywszy kilka razy swoją skargę i pełne pogardy słowa o rywalce, zaczęła wykrzykiwać groźby. Sulian była cicha i pokorna, niby zbłąkana w dżungliowca. Myśleliście, że Sulian nie ma woli i sił? O, jeszcze popamiętacie Sulian? Zapomnieliście, że babką moją była pan, niewidoma królowa Diulu i arcykapłanka, mądra pan, która kierowała tajnymi zebraniami Dioro, składała bogom ludzkie ofiary i dokonywała krwawej zemsty na wrogach szczepu. Zapomnieliście, że matką Sulian była Antim z klanu starożytnych Tegesii, która znała miejsce ukrytego świętego kamienia bogini ziemi. Moja matka oczyściła wodę rzeki Poni, gdy zaczęła zatruwać naszych ludzi i szerzyć śmierć. Zapomnieliście o tym? Buchiari zapomniał o tym, Maniga zapomniała o tym, lecz Sulian pamięta? Pamięta też rady, babki i matki: jak należy usuwać kobiety wchodzące do domu męża, usuwać na zawsze, bo pamiętacie, Sulian, Sulian nie pójdzie na skargę do białych, nie pójdzie do kapłana i do rady starców. Sulian wywoła ducha babki, pan i ta nauczy ją, jak dokonać zemsty. Kobieta długo łkała i w kółko powtarzała straszne, ponure pogróżki. Gdy się wypłakała i cała zbroczyła własną krwią, wzięła maczetę, nową kalebasę, garnek z węglami i udała się do dżungli. Źle, mruknął stary, czary, trucizna, źle. Wszelka nadzieja opuściła jego serce. Tego wieczoru Sulijan wróciła do domu, przynosząc w naczyniu jakiś ciemny lepki płyn. Długo gotowała go przy ognisku, aż z garnka zaczął się wydobywać gęsty, słodki dym. Kobieta włożyła zwęglony proszek do skórzanej torebki, a garnek stłukła, wyrzucając czerepy nad nową wozu. Jednak widocznie, Sulian, przygotowując truciznę, pierwsza padła jej ofiarą. W nocy rozchorowała się i straciła przytomność, a gdy słońce wyjrzało z poza pagórków, westchnęła ciężko i zesztywniała. Bóg Jari może teraz spokojnie wprowadzić do sukali manigę pomyślał Stary. Żałował zmarłej synowej i był zasmucony, że nie mógł podług obyczaju zwołać sąsiadek, aby lamentowały i wychwalały ją w ostatnich chwilach jej życia. Fetysze się gniewają i już zaczęły się mścić na nas mówił Ryrankala młodszych synów. Rozpoczęły się przygotowania do pogrzebu. Zwołano sąsiadki, aby obmyły i ubrały Sulian. — Źle umarła? Fetysze są gniewne, rzekła z przekonaniem stara kobieta, zbliżając się do trupa. Nikt jej powiek nie zamknął, nikt nie powyciągał stawów i palców, aby od razu nie stwardniały. Położymy ją do grobu leżącą. Źle, bo to sprzeciwia się naszym obyczajom i sprowadza na dom gniew bogów. Stary Riran Kala ze smutkiem potrząsnął głową i trwoga coraz bardziej ściskała mu serce. Kobiety tymczasem z krzykiem i płaczem wyniosły ciało z domu i położyły je na macie w cieniu pomarańczowego drzewa. Inne przyniosły wodę ze studni, długie białe pasma tkaniny, masło karite i czerwoną ziemię. Przybiegły trzy młode płaczki i zaczęły lamentować, zawodząc. Biały ptak odleciał? Nie, to Sulian odeszła. Biały kwiat odpadł z drzewa? Nie, to zmarła Sulian. Biały motyl ulatuje ku niebu? Nie, to dusza Sulian dąży do krainy przodków. Oe, oe, oe kobiety obmyły ciało zmarłej i zaczęły namaszczać je masłem zmieszanym z czerwoną ziemią, od czego nabrało żywej, brązowej barwy na pamiątkę dawnych, czerwonoskórych, możnych przodków. Przy akompaniamencie ponurych zawodzeń płaczek, dwie staruchy spowiły Sulian od stóp do uszu w długie, białe pasy bawełniane i sprzątnąwszy wszystko, otoczyły ją kołem. Każda po kolei pochylała się teraz nad twarzą zmarłej i długo mówiła coś do niej, powierzając jej swoje troski i tajemnice. Tymczasem nadciągnęła muzyka, złożona z balafonu i bębna. Kobiety zaczęły śpiewać. Piękna, młoda Sulian, dusza twoja porzuca ciało. Nie rozpaczaj, Sulian. Pamiętaj, że ojciec twój rugi odszedł do przodków. Odeszła matka Antim i połączyła się z duszami dziadów i pradziadów. Teraz dusza twoja złączy się z ich cieniami. Bez troski będziesz spoglądała na naszą ziemię, skąd wszyscy muszą odejść. Taka jest wola wielkich bogów i fetyszów, lobi, Tegessi, sirfor i niezliczonych szczepów i rodów ludzkich. Nie rozpaczaj, Sulian. Odejdź w spokoju, piękna, młoda Sulian. Podczas tego śpiewu żałobnego zrywały się co chwila i odchodziły od leżącego na macie martwego ciała sąsiadki najstarsze kobiety, łyse lub siwe, o twarzach obciągniętych brunatną skórą, pomarszczoną niby kora spróchniałego drzewa, o wargach przewleczonych kawałkiem kości, a wyschłych, odsłaniających czarną, tylko w żółte kły uzbrojoną jamę. Podniosłszy ku niebu głowy, niby czaszki dawnych nieboszczyków, Staruchy ochrypłymi głosami wyły niepojęte słowa i nagle zaczynały skakać, przebierać i tupać nogami, stawiając drobne, nieuchwytne kroki i wstrząsając chudymi gnatami i wątłymi piersiami. Tym tańcem kobiety cieszyły obecne w pobliżu duchy, błagając je o łaskę dla zmarłej i dla siebie. Po nich zaczęły wykonywać krótki taniec młodsze kobiety, świeże i nieraz piękne w bujnych kształtach i namiętnych ruchach. Tylko jedna nie tańczyła, nie śpiewała i nie mówiła. Objęła młodymi ramionami kolana Sulian i wpatrywała się w jej twarz dużymi, pełnymi łez oczami. Była to młodsza siostra Jariego, dziewczyna cicha i milcząca, którą się opiekowała Sulian. Cztery płaczki stały z daleka, zwrócone ku różnym stronom widnokręgu. Ich spiżowe, młode ciała zamarły w geście rozpaczy, Rękoma trzymały się za głowy, zasłaniały oczy lub błagalnie wyciągały dłonie ku niebu. Sulian odeszła od nas, zawodziły. Zniknie jak owieczka w dżungli, jak kamień w głębokim nurcie poni, jak ptak w wyżynie. Sulian cieszyła nasze serca dobrocią i skromnością, oczy radowała urodą i łagodnym uśmiechem. Była dobrą córką Antim, rodzonej od Tegessi. Była wierną i gospodarną żoną Buchiari'ego. Była pokorną i pomocną synową Rirankala. Sulian była serdeczną przyjaciółką i dobrą sąsiadką. Dlaczego opuściłaś dom, wieś, pole i nas wszystkich, Sulian? Sulian, oe, oe, ju, ju. Nagle przy otaczających zmarłą kobietach zjawił się Buchiari. W jego oczach malował się niepokój, jego wargi drżały. Podług obyczaju na znak żałoby miał głowę posypaną popiołem i twarz powalaną wapnem. Chodził w tłumie, udając, że płacze i rozpacza, i zbierał dary pogrzebowe koszyki z prosem, miseczki z kuskusem, kalebasy z dolo i bangi, woreczki z solą, masło karite, butelki z olejem palmowym, kori. Śpiewy i tańce trwały aż do północy. Wieśniacy składali ofiary na domowych ołtarzach, aby zabezpieczyć się przed demonami, zawsze ściągającymi do miejsc, gdzie leży zmarły człowiek. O północy przyszedł kapłan ziemi i pochylając się nad martwym ciałem, pytał Jeżeli umarłaś z woli bogów, pozostań w spokoju, Sulian. Jeżeli zabiła cię ręka ludzka, niech wstąpi w twoje ciało, znajdująca się w pobliżu część twojej duszy, wtedy daj znaku, Sulian. Biedna, zrozpaczona w ostatnich chwilach swego życia kobieta leżała nieruchoma i nie ożywiały jej nawet błąkające się po jej twarzy błyski ogniska. Jutro ma się odbyć pogrzeb, zawyrokował kapłan i zaczął słać modły do fetyszów i do duchów przodków, zasiadających w mrocznej gęstwinie pomarańczowych drzew. Przyjaciółki uplotły z gałęzi ilian nosze, złożyły na nich ciało sulian i zaniosły do domu. Cały tłum wieśniaków z żonami, dziećmi wypełnił podwórze i wszystkie izby sukali. Zaczął się poczęstunek. Krążyły kalebasy z dolo, misy z kuskusem, pieczone mięsiwo. Od czasu do czasu któryś z domowników uderzał w bęben i wykrzykiwał. Sulian była łagodna, piękna i sprawiedliwa. Co się z nią stało, gdyż nie ma jej z nami? Płaczki chórem odpowiadały. Sulian odeszła daleko, daleko, do krainy przodków. Ju, ju. Przed wieczorem następnego dnia ciało zmarłej złożono na noszach. Rodzina i sąsiedzi podchodzili do Sulian i żegnali ją słowami – śpij spokojnie w szczęśliwym kraju. Nie mów tam, że my jeszcze pozostajemy tu, na ziemi. Kobiety wzięły nosze z umarłą i skierowały się do buszu, gdzie już czekał wykopany grób. Tłum szedł z krzykami, śpiewami i hałasem. Grała muzyka, tupotały nogi tańczących, odpędzając złe duchy. W domu pozostali tylko krewni, zajęci przygotowaniem nowej stypy. Tymczasem w buszu złożono ciało Sulian do grobu z nogami zwróconymi na wschód. Gdyby grzebano mężczyznę, leżałby głową na wschód, na znak, że jego praojcowie przyszli od wschodu, z krainy zapomnianej przez najbardziej sędziwych starców i przez dziadów pradziadów tych starców, może z doliny piramid, sfinksa i ozyrysa. Może z ponurej, skalistej ojczyzny potomka bratobójcy Kaina. Kobiety nie przyszły od wschodu, tylko mężowie dążący na zachód i zdobywający sobie żony wszędzie, gdzie po krwawej walce stanęli twardo strudzoną stopą wędrowców. Zasypano mogiłę ziemią, przywalono kamieniami, aby nie dostały się do niej dzikie zwierzęta. Zrobiono mały otwór w ziemi, prowadzący do ciała, żeby dusza zmarłej mogła w ciągu pierwszych dni odwiedzać swoją ziemską powłokę. Zarżnięto na świeżej mogile barana i kilka kurcząt. Postawiono kalebasy z jedzeniem i napojem dla ducha Sulian, dla cieni przodków i dla demonów. Tłum, wychwalając zmarłą i wydając rozpaczliwe okrzyki, powracał na nową ucztę do domu Rirankala. Kapłan przez kilka dni przelewał krew ofiarnych kurcząt na domowym ołtarzu. Domownicy posypywali głowy popiołem, sąsiedzi jedli i pili w zagrodzie Rirankala, a później wszyscy zapomnieli o zmarłej. Życie płynęło jak dawniej w pracy, trosce, lęku przed duchami, pod jarzmem i biczem nielitościwego słońca, boga i diabła zarazem. Pewnego wieczoru do starego wieśniaka zbliżył się syn wdowiec i rzekł: Ojcze. Nie ożenię się z Manigą. Jak to? Zdziwił się ojciec. Tyle czasu i pracy straciłeś na wiano. Nie ożenię się, powtórzył syn. Sulian mówiła, że Maniga jest z szarganym wiechciem. Mówiła prawdę. Pójdę szukać złota i białych, skrzących się w słońcu kamyków. Może mi się uda. Przecież innym się udawało. Idź, odparł Riran Kal. Chociaż tam najwięcej złych demonów. Nie boję się demonów, przerwał Buhiyari. Ludzie są gorsi i bardziej szkodliwi. Buchiari wziął maczetę, rydel, trochę żywności i poszedł. Stary czekał na niego długo, bo aż cały rok. Syn jednak nie wracał. W pobliżu miejsc, gdzie ziemia ukryła złoto, roi się od złych, krwawych i zwodniczych demonów. Jedne z nich rzucają urok na człowieka, a wtedy ogarnia go szał. Człowiek ginie, spadając na dno przepaścistych wąwozów, tonąc w nurtach rzek, dusząc się w wyrytych przez siebie norach, pod zwałami kamieni lub osypującej się ziemi. Inne przyjmują ludzkie kształty, rabują złoto wyrwane ziemi w pocie czoła, krwawą pracą rąk i nóg, strzelają z łuku lub karabinu, wbijają nóż. Jari nie wracał. Stary Rilankala rozumiał, że ręka fetyszów z woli obrażonych przez buchiariego bóstw spadła na jego sukale. Składał bogom ofiary i opłakiwał syna. Nie wiedział, gdzie Buchyari złożył śmiałą, miotającą się głowę, zatrutą przez demony napotkane w dżungli białych ludzi. Nieraz przychodził w okolice Gaoła, gdzie przy drodze z Galgoli do Lorosso stoją ruiny starej twierdzy. Stary słyszał od swego dziada, że przed pięcioma wiekami przybyli tu z za morza ludzie Porto i zbudowali grube mury i potężne baszty ziejące ogniem, robili dalekie wyprawy i rabowali złoto zdobyte przez lobby, Sirfori, Tigessi, mordując ich bez litości. Starzec domyślał się, że cienie zamordowanych przylatywały tu, aby szukać ludzi Porto i mścić się na nich. Razem z ich cieniami mogła przylatywać tu dusza Buchiariego związana z nimi gorączką złota. Starzec, przychodząc do ruin, krył się w krzakach i zażynał koguta dla ducha syna. Nie wiedział czy Jari umarł, czy też powędrował gdzieś daleko, lecz wierzył, że już nigdy go nie ujrzy, gdyż śmierć zaglądała starcowi w zgasłe źrenice, a czuł, że fetysze nie dały się przebłagać. Moja ekspedycja przybyła do kraju Rirankala, Buchiariego i Sulian i stanęła w Gaoua. Pomocnik komendanta, pan Omo, syn słynnego Sławisty, profesora Sorbony, był moim przewodnikiem. Ten nowy znajomy dał mi możliwość zajrzenia do archiwum administracji, gdzie urzędnicy i oficerowie złożyli swoje luźne notatki, spostrzeżenia, a nieraz bardzo daleko posunięte badania życia lobby i innych tubylców, ich historii i przyrody kraju. Zwołał dla mnie zebranie starców i kapłanów, z którymi rozmawiałem o ich bogach i fetyszach, i o tym, co już zaczynało wygasać w pamięci lobby, a więc o Bogu Stwórcy i o wielkich potęgach rządzących światem. Zaprowadził mnie na pogrzeb Sulian. Poznał z żołnierzem lobby, który przyniósł z Europy wspomnienia o dżungli białych ludzi, pokazał ruiny portugalskiej fortecy, chociaż myślę, że była to duża sukala jakiegoś tubelczego rodu królewskiego. Gdyż w wykopaliskach nie znaleziono ani portugalskich, ani francuskich przedmiotów, za to dużo czerepów naczyń murzyńskich i mosiężnych węży i ryb, totemów przyniesionych ze wschodu, a używanych przez kulango, pobratymców teraźniejszych lobby. Zresztą nawet plan i architektura tej twierdzy niczym się nie różnią od sukali mieszkańców prowincji Gaoua. Od pana Omond dowiedziałem się, że gleba prowincji nie jest urodzajna, chociaż cały szereg rzek przecina kraj zamieszkany przez 232 tysiące ludzi różnych szczepów. Rolnictwo na razie jeszcze rozwija się słabo. Tubelcy sieją ryż, proso, kukurydzę i bawełnę, zbierają w dżungli masło karite, stanowiące bogactwo ludności, hodują bydło. Władze usiłują zwiększyć tereny rolne, podnieść urodzajność gleby, budować i zaopatrywać spichrze tubylcze. Ludność na ogół z coraz większym zaufaniem podlega zarządzeniom administracji francuskiej. Tylko północno-wschodnia część prowincji, gdzie przetrwały do tego czasu anarchiczny ustrój i wendeta, nie jest jeszcze moralnie podbita przez białych ludzi. Dowiedziałem się, że w górzystych rejonach średnia najniższa temperatura przypada na styczeń, plus 16,5 stopnia, najwyższa na płaszczyźnie w lutym, 33,7 stopnia. Ulewny okres trwa zaledwie 67 dni, a przez ten czas spada 1,53 m wody na 1 cm2 powierzchni. Prowincja Gao'ua leży w strefie sudańskiej, pod względem flory więc niczym się od Sudanu nie różni. Te same wysokie trawy i kłujące krzaki, baobaby, karite, nre, funza, kaile cedraty, kauczukowe i tylko na południu zjawia się największa z palm Latania, z której ziaren Murzyni robią paciorki, różańce dla handlu z muzułmanami i talizmany. Zaś jak zwykle prozaiczni Europejczycy, guziki. Fauna też nie ma cech specyficznych. Te same małpy, antylopy i drapieżniki, rzadko słonie. W rzekach hipopotamy i krokodyle. W zaleśnionych górach pytony tygrysie i plujące naja. Na piaskach żmije. W buszu dwumetrowej długości zielony wąż, totem niektórych rodów tubelczych. Firmy europejskie, bardzo tu nieliczne, nabywają od tubelców masło karité, kauczuk, bawełnę i złoto. Państwo o u których spędziliśmy trzy bardzo przyjemne i pełne wrażeń dni, dali nam możliwość przekonania się o dawnych wojowniczych instynktach, pokojowych obecnie lobby. Duch wojowników nie zgasł jeszcze w tych nieufnych ludziach. Spostrzegliśmy to wyraźnie, gdy urządzono dla nas wojnę na płaszczyźnie, niedaleko ruin portugalskiej fortecy. Mniej więcej tysiąc uzbrojonych włók i tubylców w hełmach z kalebas, ozdobionych grzywami końskimi i piórami, Podzielono na dwa przeciwne obozy. Zachuczały bębny bojowe, odezwały się trąby i piszczałki z drewna, kości i rogów antylop. Wrzasnęło tysiąc gardzieli i rozpoczęła się wojna. Najpierw wyszli doświadczeni bojownicy, znani z wymowy i zaczęli obrzucać przeciwników brzydkimi przezwiskami, drwinami i słowami obrażającymi honor nagich rycerzy. Gdy patrzyłem na pomalowane w białe i czerwone paski groźne, ponure oblicza lobby, na ich piersi i nogi pokryte plamami żółtej ziemi zmieszanej z olejem, przypomniały mi się twarze walecznych wodzów czerwonoskórych irokezów, komanczów i delawarów. Po skończonych językowych harcach szermierze cofnęli się do swoich szeregów i dwie linie wojowników wymachujących łukami i udających, że wypuszczają strzały, z okrzykami bojowymi zaczęły biec ku sobie. Nagle, o jakie pięćdziesiąt kroków, zatrzymały się. Jedna część zaczęła zmykać, druga gonić. Po chwili role się zamieniły. Powtarzało się to kilka razy, aż nareszcie wojownicy zwarli się w zażartej potyczce, gdzie z braku innej broni potężne muciły pięści i kopały sprężyste, chude nogi. Po pewnym czasie zagrały trąby, jęknęły piszczałki i wojownicy zaczęli się cofać i tworzyć dawne dwa obozy. Na polu chwały pozostali zabici. Wtedy z dżungli z żałobną pieśnią wypadły kobiety i zaczęły zbierać te trupy i nieść w stronę wsi. Wielkim śmiechem ryknęły tłumy czarnych gapiów. Wojownicy i nieboszczycy, chociaż oczy im się świeciły jak naszym północnym wilkom. Mądrze zarządził pan omą, nie dając wojownikom strzał do kołczanów. Niezawodnie mielibyśmy wówczas nie tylko falsyfikaty nieboszczyków, lecz nawet prawdziwy pogrzeb, i w dodatku nie jeden. Myślałem nad murzyńskim sposobem ataku. Co miało na celu to następowanie i szybkie cofanie się? Przypuszczam, że jest to manewr strategiczny, podczas którego wojownicy wypatrują wodzów przeciwnika, rozpoznają rodzaj uzbrojenia i niektóre zalety bojowe, jak na przykład szybkość biegu. Gdy skończy się taka rewia przeciwnych sił, następuje starcie lub ucieczka z pola walki. Złożywszy na ręce wodzów datek pieniężny na kupno dolo i na pociechę poturbowanym, powróciliśmy do Gaooua, gdzie po obiedzie widzieliśmy tamtam -tam lobby. Tańczyły nagie dziewczęta, trzymając się za ręce i chodząc w kółko powolnym krokiem, trzęsąc biodrami, ramionami i piersiami. Obok, w drugim zewnętrznym kole tańczyli mężczyźni. Mieli opaski na biodrach, na głowach ozdoby z piór ciała ich były pomalowane w białe figury różnych kształtów. Szli miarowym krokiem, podnosząc nogi, jak stąpające po błocie bociany i żurawie, i kręcąc głowami, osadzonymi na gętkich szyjach. Był to taniec zwycięstwa, wykonywany przy dźwiękach balafonów i bębnów. Wieczorem byliśmy na przyjęciu pani Pelo Preyer, żony nieobecnego komendanta, odbywającego służbową podróż po prowincji. Komendantowa pokazała nam swoje gospodarstwo – kury, kaczki, oswojonego żurawia koronnika i zaprzyjaźnionego z nim marabuta. Był to olbrzymi ptak, przypominający staroświeckiego, łysego profesora o długim i nieco zbyt czerwonym nosie, o za szerokim kołnierzyku i niezupełnie czystej białej kamizelce pod czarnym frakiem. Marabut ocierał się o swoją panią łysą głową i chciwie łypał okiem na małą sadzawkę, gdzie pływały kaczki ze swymi pisklętami. Spostrzegłszy to, pani Prejer, uderzyła profesora po Łysinie. On zaś, niezgrabnie podskakując, podnosząc skrzydła i klaszcząc dziobem, odbiegł mocno zawstydzony. Przed kilkoma dniami ten nicpoń skorzystał, że rozmawiam z kucharzem i porwał mi aż pięcioro kacząt, skarżyła się pani Pelo Prejer. Ma dobry apetyt ten czcigodny pan, tak skoncentrowany na końcu swego nosa, zauważyłem. O! zawołała komendantowa, on nigdy nie ma dość! Gdyby mógł, wszystkich by nas połknął. Profesor stał w oddali i jak gdyby nie słuchał, przechylając głowę na bok. Prawdopodobnie uśmiechał się pobłażliwie, mrucząc pod nosem: Co też pani mówi, gdzieżbym śmiał? Gdy nazajutrz rano odjeżdżaliśmy z osady Gaoua, Marabut stał na skale, pogrążony w myślach, lecz wciąż zezował w stronę biegających po podwórzu kurcząt. Jednak w wykonaniu planów przeszkadzali mu gościnni państwo Omontowie i pani Peloprejer, którzy odprowadzali nas do auta. Z Gaoua nie przeprowadzono jeszcze drogi wprost na południe ku wybrzeżu Kości Słoniowej. Istnieją tam tylko ścieżki tubylcze, biegnące przez dżunglę w stronę morza, Tymi ścieżkami dążą murzyni, lub jadą na swoich wytrzymałych, ponurych osłach przedsiębiorczy maurowie z Sahelu. Nie ma tu jednak dróg dla naszych samochodów. Byliśmy więc zmuszeni powrócić do bobo dio i dopiero stamtąd wyruszyć ku granicy wybrzeża Kości Słoniowej. W drodze zatrzymaliśmy się w Diebogołu, bardzo malowniczej osadzie położonej w pobliżu rzeki Bołgo riba Tu widziałem dramat białego człowieka. Na czele obwodu stał młody, inteligentny komendant, pan Ronią. Był to słynny strzelec i doskonały myśliwy, a towarzyszką wypraw łowieckich była jego żona, malutka paryżanka, dzielnie sobie poczynająca z karabinem wojskowym, z którego celnie strzelała do hipopotamów i antylop. Ta drobna kobietka, bardzo muzykalna, nawykła do paryskiego życia, nadrabiała humorem, moralnie podtrzymując męża na tej dalekiej placówce. Jednak pan Ronią z troską i niepokojem przyglądał się jej mizernej twarzyczce o dużych, połyskujących niezdrowym ogniem podkrążonych oczach. Widział, że nielitościwe słońce już zdążyło wlać do jej krwi swój nieuchwytny, wszędzie rozpuszczony jad, że każdego dnia może obalić tę delikatną istotę, a wtedy co będzie? To pytanie nie znikało w niespokojnych, stroskanych oczach i nie schodziło z nachmurzonego czoła komendanta. Tymczasem ciągle zmuszony był opuszczać dom, gdyż dżungla, tająca w sobie wioski tubylcze, drobne poletka i rzesze czarowników, potrzebowała ciągłego dozoru. W obwodzie mieszkają murzyni o anarchicznym ustroju, posługujący się prawem krwawej zemsty. Szczepami rządzą naczelnicy, nieraz nie pochodzący z tych szczepów, a więc nie mający u tubylców posłuchu. Żeby dopomóc komendantom, władze potworzyły rady, złożone z wpływowych, możnych ludzi, podtrzymujących administrację kolonialną i mianowanych przez nią naczelników. Czarownicy i muzułmanie przemycają do obwodu broń palną dla wojowniczych lobby i degarii. W ciągu ostatnich dwóch lat odebrano tubylcom 750 strzelb, dostarczonych ze Złotego Wybrzeża przez czarowników i agitatorów muzułmańskich, niezadowolonych ze słabego postępu islamu, gdyż z 232 tysięcy mieszkańców prowincji wyznawców proroka obliczają na 4 tysiące ludzi. Przy istnieniu wendety broń powodowała setki zbrodni. Od czasu, gdy władze starannie strzegą granic i gdy znikli miejscowi rusznikarze, źle przez urzędników kolonialnych widziani, wypadki zbrodniczych ataków zdarzają się w całej prowincji rzadko. Wendeta spowodowała w ostatnich latach zaledwie dziesięć morderstw i osiem zamachów na życie. Stanowi to znikomą liczbę w stosunku do tego, co się działo przed piętnastu laty. Komendant powinien z urzędu pilnować, aby naczelnicy nakłaniali wieśniaków do przekładania dróg w buszu, budowy i naprawy mostów przez rzeki i potoki. Jednym z poważniejszych zadań pana Roniona jest zachęcanie mieszkańców obwodu do robót polnych, do robienia zapasów żywności, do walki z głodem zmuszającym tubelców do porzucania starych siedzib i szukania nowej, bardziej urodzajnej ziemi. Rolnictwo prowincji, chociaż nieznaczne, wymaga nawału pracy i dużego wysiłku od kontrolujących je czterech zaledwie urzędników. Ten nadmiar pracy często odrywał komendanta od domu, a wtedy troska o żonę jeszcze mocniej bruździła młode czoło i nurtowała stworzone serce białego człowieka. W okolicach Diebougou spotkaliśmy w dżungli ślady antylop Roberta i różnych drobnych rodzajów tych zwierząt. Na błotnistych brzegach bougouriby z zapartym tchem przyglądaliśmy się śladom bawołów i hipopotamów, lecz strzelać do nich udało się nam tylko na wybrzeżu Kości Słoniowej, dokąd zdążaliśmy. Na drogach wszędzie żerowały stada kuropat i perliczek. Na skraju dróg przechadzały się dropie i myszkowały czupurne, ciemnobrązowe kurki skalne. Czasem przed zachodem słońca wypadał z zarośli mały zając dżungli, z rozmiarów swoich i ruchów podobny do naszych królików. Drogę przebiegały nam wspaniałe kury faraonowe, opierzeniem swoim przypominające bażanta. Nie brakowało nam tu świeżego mięsa. W dżungli koło Diebołgołu dostałem na polowaniu po raz pierwszy i na szczęście ostatni porażenia słonecznego. Straszna to i złowroga rzecz. Szedłem ubrany jak zwykle, mając na głowie dobry hełm korkowy. Tyle razy prażyło mnie w nim słońce na szczytach Futa Jalon, w buszu Karty, koło Łagadugu i w setkach innych miejscowości. Lecz tu nagle poczułem, że promienie słońca zmieniły się w jakiś drobny pyłek wiszący w powietrzu i wkradający się do mózgu przez otwory wentylatorów w hełmie, przez niewidzialne szczeliny w korku i tkaninie, przez pory mojej skóry i przez kości czaszki. Czułem, że wdycham ten jadowity proszek, że pochłaniam go nawet spojrzeniem. Ucieszyłem się, gdy ujrzałem rzekę, płuca zaczęły łapać świeży powiew powietrza. Lecz w tym właśnie była moja zguba. Rzeka iskrzyła się i lśniła, tryskała milionem odbitych promieni, rozpryskiwały się w powietrzu ognistą kurzawą, a wtedy skóra, płuca, oczy, kości znowu pochłaniały ją i zatruwały krew i serce. Niewidzialna ręka wbiła mi nagle na głowę płomienną żelazną obręcz, zdusiła gardło, zatamowała oddech, przed oczami zaczęły mi się toczyć olbrzymie kule, tryskające czerwonym i zielonym ogniem. Podskakiwały i wirowały, aż zapaliły mi oczy, tak, iż czułem płomień pod powiekami. Żar, niby roztopiony ciężki metal, zaczął spływać w głąb ciała, sparzył i wysuszył język, krtań i płuca. Tysiącami drobnych płomyków zaczął lizać serce i burzyć w nim krew. Tętniło w skroniach, głośno tłukło się w wypalonej piersi serce, zimny pot występował na czole i dłoniach. Zbiegłem do rzeki, aby zamoczyć głowę, obmyć twarz oczy i ręce. Ulżyło mi trochę, więc ściskając skronie rękoma, dowlokłem się do samochodu stojącego o jakie trzy kilometry i powróciłem do diebołgołu. Sprowadzono felczera tubylca, który dał mi jakieś krople, gorące okłady na nogi, zrobił masaż i otuliwszy ciepłym kocem, zalecił pozostać w łóżku. Po zachodzie słońca przyszły dreszcze i miotały mną aż do północy. Na byłem jednak zdrów, chociaż czułem wielką słabość w całym ciele. Teraz sprawdziłem na sobie cierpienie, które przechodziła moja biedna, dzielna towarzyszka żona, która dwa razy przeszła porażenie słoneczne z dodatkiem ataku febry zaszczepionej jej przez zdradliwe moskity. Państwo Ronionowie byli bardzo dla nas dobrzy i troskliwi. Nie chcieli nas wypuścić, a gdy odjeżdżaliśmy, obdarzyli nas pięknymi upominkami. Przyglądając się tym drobiazgom w naszym warszawskim mieszkaniu, przypominamy sobie błyszczące oczy, blade policzki młodej kobiety i stroskaną twarz jej męża. Doprawdy chętnie spędziłbym z nimi kilka dni, lecz niebo coraz częściej się chmurzyło. Po nocach pełzały na horyzoncie czarne chmury widma, a wśród ich zwałów i zwojów przemykały węże błyskawic, budzących niepokój i złowrogie przeczucia. Było to suche tornado. Jednak gdy zerwał się wiatr, przynosił na swoich szybko tnących przestrzeń skrzydłach głuche odgłosy dalekich grzmotów i wilgotny posmak deszczu. Zaledwie kilka tygodni dzieliło nas od zimy, podczas której przez rozpalone powietrze przebijać się będą gorące potoki ulewy, i uderzać z rozmachem, wżerać się w skamieniałą ziemię, ożywiając uśpione korzenie drzew i krzewów. Zrywać stwardniałe wysuszone błony skryjących w sobie iskry życia nasion traw i ziaren nagich olbrzymów dżungli. Wkrótce miała się odbyć tajemnicza orgia zapłodnienia, wiekuista walka miłosna pomiędzy niebem z jego potęgą, żarem słońca co zabija i odradza, a ziemią z jej niezmienną płodnością i namiętnym szałem pielęgnowania wątłych kiełków życia na cmentarzyskach. Rozsądek zmuszał pędzić, co prędzej do portu, do morza, do wielkiej, ruchomej, nieznającej śladów drogi, biegnącej hen do ojczyzny. Rozdział XXI Cud Istnieją na świecie cuda istnieją różdżki czarodziejskie. Taką różdżką jest rzeka Leraba, tym cudem wybrzeże kości słoniowej. Zamknąwszy oczy na brzegu od strony górnej wolty, a otworzywszy je na przeciwległym, już w granicach sąsiedniej kolonii, podróżnik nie pozna krajobrazu. Tam na północy, na szarożółtej płaszczyźnie spalonej dżungli, wysokie ciemne latanie i zielone karite stanowią jedyny wypoczynek dla oka. Tu, za rzeką, pieszczą wzrok rozległe szmaragdowo-zielone sawanny, pokryte świeżymi liśćmi gaje, w których palmy olejowe i potężne rafie przeplotły się z konarami drzew liściastych, a gdzie do połowy ich pni podnoszą się soczyste łodygi traw i młode pędy krzaków. Oko podróżnika! Nawykła już do monotonii żółtego krajobrazu i jednostajnej, jednobarwnej płaszczyzny, z radością spoczywa na rzadkich, złocistych palmach występujących na ogólnym zielonym tle i nagie baobaby wita jak dobrych starych znajomych. Za nami pozostała ostatnia duża osada górnej wolty Banfora, gdzie widzieliśmy, jak miejscowe władze zmuszały tubylców do naprawy dróg i do rolnictwa. Tam na płaszczyźnie górnej wolty, od północnej rubieży aż do granicznej rzeki Leraba, Francja zawzięcie i wytrwale zmaga się z naturą sudańską, pociągając murzynów swoim przykładem, a gdy tego nie wystarcza, przymusem, zniewalając ich do pracy, tylko do pracy dla wspólnego dobra. Na południe od Leraby wszystko inaczej. Na wybrzeżu Kości Słoniowej natura nie wymaga walki. Tu wszystkiego dokonać może spokojna praca, gdyż bogactwa leżą odłogiem, rozrzucone hojną ręką w ziemi i na ziemi. Urodzajna gleba, feryczne lasy, pokojowa zamożna ludność, kilka szeroko otwartych bram prowadzących na wielką, bezgraniczną drogę ocean wszystko to jest tu na usługi człowieka. Jak ostrze pługa odsłania czarną glebę, tak każde poruszenie mięśni wydobywa tu nowe skarby, ukryte w ziemi, w mroku lasów, na sawannach, w morzu, w rzekach. Niezawodnie jest to jedna z najbardziej pociągających ku sobie kolonii, gdzie włożony kapitał w oczach się dwoi, a każdy wysiłek zamienia się natychmiast w pieniądz. Takie są dodatnie cechy wybrzeża dla ludzi przedsiębiorczych. Dla podróżnika znajdą się tu inne wartości, dla niego drogie i przykuwające uwagę: obfitość zwierzyny, różnorodność klimatu, szczepy o bardzo pierwotnej psychice, piękne krajobrazy. Wybrzeże Kości Słoniowej nie wymaga nadludzkich wysiłków, nie potrzebuje nadzwyczajnych sposobów walki z nieprzychylną naturą. Kolonia pędzi już planowe życie, obliczone na ściśle przewidywane rezultaty. Natura nie przeszkadza tu białemu człowiekowi w przejawach jego pomysłowości, geniuszu, energii. Wprawdzie słońce płonie tu jak w Sudanie. Można nawet odczuć, że jest ono bliżej hełmu białego człowieka. Lecz pod konarami olbrzymich drzew czai się odświeżający cień, od licznych rzek i potoków płynie kojący powiew, a od morza pełen życia i siły słony wonny podmuch. Więc biali przedsiębiorcy, a za ich przykładem czarni ludzie, czerpią śmiałą ręką bogactwa tego wspaniałego, radosnego kraju. Bogactwa to niewyczerpane. Przed dwudziestu laty Wybrzeże Kości Słoniowej było zaledwie nazwą geograficzną o nieznanej nikomu treści. Jeden z gubernatorów tej kolonii powiedział przy jakiejś okazji Pokój, który niesie z sobą Francja, a więc zrównanie praw zwycięzcy i zwyciężonego, oswobodzenie niewolników, wykorzenienie wojen domowych i najazdów, bezpieczny wolny ruch na całym terytorium ten pokój panuje obecnie prawie na całym obszarze Wybrzeża Kości Słoniowej. Słowa te były wypowiedziane zaledwie przed czternastu laty. Przez ten czas kolonia, pod względem wewnętrznego ładu i spokoju, nie różni się od przeciętnej prowincji każdego z państw europejskich, wskazując ciągłe zwiększenie się obrotów przemysłowych i handlowych. Tymczasem największe bogactwo stanowią lasy. Na 312 tysiącach kilometrów kwadratowych ogólnej przestrzeni kolonii. Trzecią część zajmują gęste, tajemnicze tropikalne lasy, gdzie rodzą się i umierają słonie, lamparty, małpy i potężne pytony. W cieniu trochę wytrzebionych olbrzymów leśnych na dziewiczej glebie, użyźnianej od wieków przez naturę, rosną z zawrotną niemal szybkością i dają obfite urodzaje drzewa kakaowe, kawowe i kola. Małe i duże plantacje tych krzewów spotkać można nie tylko na koncesjach należących do Europejczyków, lecz nawet przy domkach tubelczych, głęboko zapadłych w kniei. Legendarny las podzwrotnikowy ma według określenia doktora Chevaliera i pana Bertina 350 gatunków tylko takich drzew, które dochodzą do dużych rozmiarów. A w tej liczbie blisko 40 gatunków ma znaczenie przemysłowe. Mahonie, tiama, Bosse, Dabema, Iroko, Teli i tak dalej. Drzew tych poszukuje się w Europie i Ameryce do sporządzania wykwintnych mebli, wewnętrznych urządzeń domów, wagonów kolejowych, okrętów pasażerskich i ogólnie do stolarstwa artystycznego. Większość okazów to olbrzymy, rozpościerające swoje wspaniałe korony na wysokość 60 metrów. Oprócz mahoniu i innych cennych gatunków Francuzi eksportują także inne rodzaje używane do budowy domów, mostów, na podkłady kolejowe i na materiał do produkcji zapałek i papieru. Przemysłowcy rękami czarnych robotników rąbią las, wiążą tratwy i holują je rzekami lub przekładanymi kolejkami wąskotorowymi, wiozą na stację drogi żelaznej. W trosce o należytą gospodarkę leśną administracja francuska wprowadziła racjonalne ustawodawstwo i założyła doświadczalne stacje realizujące plan zalesienia wyrąbywanych działek. Las podzwrotnikowy rośnie z bajeczną szybkością. Wybujałe z ziarna młode drzewko od razu podnosi swoje liście ku słońcu, próżno szukając go w mroku macierzystej puszczy. Zaczyna walczyć o życie, więc z gwałtownością i wybuchem tytanicznej energii usiłuje jak najprędzej dosięgnąć wierzchołków otaczających drzew, aby się wybić poza ich sklepienie i napić ożywczego potoku słonecznego. Wyrąbaną połać lasu poznać można tylko po tym, że nie widzi się wspaniałych, równych kolumn starych drzew. Zresztą panuje tu gąszcz i skłębiona knieja. Tartaki miejscowe. Rozrzucone po kraju przerabiają zrąbane drzewo na belki, deski, wiązania, podkłady. Zakładane na wyrąbanych terenach leśnych plantacje kakao należą do białych i czarnych właścicieli. Pojawiły się dopiero w 1910 roku i dały na razie 7 ton kakao na eksport. W roku 1924 zaś 4300 ton. Administracja ma niepłonną nadzieję do prowadzenia eksportu w 1930 roku do 15 tysięcy ton, co pokryłoby piątą część zapotrzebowania rynku francuskiego. Z obszernych lasów palmy olejowej wysyłają przedsiębiorcy do portów 8 tysięcy ton oleju i 13 tysięcy ton ziarna palmowego. Wywożą je do Francji i tam przerabiają na oliwę służącą do produkcji mydła. Zarośla drzew kola dają znaczną ilość orzechów, używanych jako narkotyk i środek leczniczy w całej Afryce. Wywóz ich do Senegalu i Francji przedstawia wartość 5 milionów franków. W północnej części kolonii istnieje uprawa bawełny o znacznie dłuższym i cieńszym włóknie niż w Sudanie i Wolcie i o obfitszym urodzaju. Drzewa kauczukowe liany zaopatrują Francję w 210 ton tego drogiego towaru, Plantacje kawy, dopiero się rozwijające, produkują doskonały gatunek, używany w koloniach i we Francji. Ryż, proso, maniok, injam, banany, pataty, kukurydza i orzechy arachidowe dostarczają obfitego pożywienia ludności składającej się z dwóch milionów tubylców i dwóch tysięcy Europejczyków. Powolne i planowe przyłączanie tubelców do cywilizacji europejskiej, udoskonalanie warunków ich życia, eksploatacja naturalnych bogactw kraju i szybki rozwój kultur pozwala administracji być dumną ze swej pracy i mieć nadzieję na niezwykle bujny rozkwit kolonii. Wybrzeże Kości Słoniowej może być rajem, ale chyba wyłącznie dla rolnika i leśnika, gdyż, sądząc, z badań geologicznych należy wątpić, czy powstaną tu kiedykolwiek przedsiębiorstwa górnicze. Jedynym metalem znalezionym tu i eksploatowanym jest złoto w dolinie rzeki Bandama. Podróż naszą przez ten bogaty, malowniczy i mimo upału łagodny kraj rozpoczęliśmy od razu za rzeką Lerabą. Przecinając zieloną sawannę, gdzie tkwią wsie złożone z okrągłych, zbitych w gromady trzcinowych chat tubelczych, otoczonych spichrzami. Dokoła każdej wioski rosną cieniste gaje. Na gałęziach najbliższych drzew wiszą niby potworne owoce, olbrzymie, ważące do pół tony pęki kukurydzy. Na drogach znaczny ruch. Idą tłumy tubelców z bawełną, prosem i wyciekającym z koszyków masłem karité, dążąc na rynki. Mkną pasażerskie samochody Europejczyków, ryczą i sapią duże auta ciężarowe, wiozące do górnej wolty towary i drzewo a powracające z położonych na północ kolonii z ładunkiem miejscowym produktów przesyłanych do portu. Pierwszym naszym krótkim etapem była osada ferkes Gołu. Tu dowiedzieliśmy się, że gubernator pan Maurice Laplo zaprosił nas na polowanie do Badikachy, położonej na skrzyżowaniu czterech dróg handlowych prowadzących do Górnej Wolty, do portu Grand Bassam, do Złotego Wybrzeża i ku granicy gwinejskiej. Gdy po przybyciu do Badikachy rzuciłem okiem na osadę, na zbiegające się tu cztery drogi oraz na ludzi mieszkających w dziwnym domu, z daleka podobnym do hipodromu lub Dużego kina, a z bliska do potężnej twierdzy, mimo woli przyszła mi do głowy pewna analogia. W średniowiecznej Europie skrzyżowania dróg otaczał mistyczny lęk, gdyż miejsca te istotnie groziły niebezpieczeństwem. Jeżeli były to małe boczne drogi, wtedy w pobliskim lesie czatowała na podróżnych banda rozbójników, która rabowała i zabijała. Trupów nigdy nie dawało się odnaleźć, bo bandyci starannie zacierali ślady zbrodni. Chodziło w tym wypadku nie tyle o bezkarność, ile o reputację miejsca, gdzie ludzi ściągała jakaś zła siła. Ten zabobonny mistycyzm czynił skrzyżowanie dróg miejscem bezpiecznym dla bandytów. Jeśli zaś gdzieś schodziły się duże drogi, którymi dążyły tabory bogatych kupców, wtedy wyrastał tam warowny zamek rycerza bandyty. Takim rycerzem był właściciel osady Badikaha, pan de Chanot, naturalnie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Miał duże przedsiębiorstwo transportowe, obsługujące Woltę, Gwineę i wybrzeże Kości Słoniowej, i niezawodnie nikt nie znalazłby lepszego miejsca na przedsiębiorstwo tego rodzaju. Gdy kolej od Boaké zostanie poprowadzona dalej w stronę Wolty, przejdzie przez Badikache, gdzie administracja będzie musiała wykupić duży teren zajęty przez pana Deschano, a leżący na drodze tej linii. Deschano na razie o tym nie myśli i rozgospodarował się na dobre. Zbudował warsztaty napraw samochodów, składy towarowe i buduje fabrykę tkacką. Materiału dostarczy mu jego plantacja agawy sizalowej. Z włókien tej rośliny będzie robił tkaninę na opakowania i worki do towarów. Wkrótce stanie tu elektryczna stacja do oświetlenia całego domu. Dziwny to, zupełnie niezwykły dom. Okrągły, potężny blok z żelazo-betonu, o szerokich oknach prowadzących do łukowatych pokojów, otaczających okrągłą wewnętrzną salę z estradą, kanapami, fotelami i szafami na książki. Nieruchomymi, bo odlanymi z cementu i wyrastającymi jak skały z betonowej posadzki. Okrągła sala ma okna na wysokości drugiego piętra, gdzie dokoła całego domu biegnie szeroka galeria, zwieńczona basztą zawierającą rotundę. We wszystkich izbach zajmowanych przez gospodarza panią desanot i ich syna, nie znalazłem żadnych innych mebli oprócz cementowych. W gabinecie właściciela także, nie wyłączając biurka popielniczek i kałamarza. Cement i okrągłość stanowią ideał Deschano. Cement, ponieważ unikają go termity, pająki i gady. Okrągłość zaś wiąże się z umiłowanym zawodem gospodarza. Z zawodu bowiem był marynarzem. Mały, krępy, żywy, o szybkiej decyzji, twardych rękach i bystrym oku. Pan Deschano dowodził niegdyś szkunerem rybackim, trudniącym się połowem ryb na północnym Atlantyku, w pobliżu amerykańskich wybrzeży. W czasie wojny Deschano Przewoził na własną rękę z Ameryki do Francji pociski i żywność, ryzykując spotkanie z nieprzyjacielskimi łodziami podwodnymi. Właściciel Badikachy przypomina bohaterów powieści Londona. Ten człowiek lubi robić wszystko na okrągło, aby forma pozwalała ściśle określić ośrodek, myśl i założenie, a także dlatego, aby, jak z mostka kapitańskiego, z okien jego domu można było spoglądać na wszystkie cztery strony świata aż hen po horyzont, widzieć dokładnie wszystkie krzyżujące się w pobliżu drogi, wyzyskać wszystko dla ogniotrwałej kasy, a jeszcze bardziej dla tak płomiennej i wybuchowej duszy, że od jej żaru opancerzona skrytka w cementowym murze mogłaby się sto razy roztopić i wylecieć w powietrze. Na szczęście jednak ogień i potęga wybuchu pozostawały głęboko ukryte w szerokiej, muskularnej piersi starego wilka morskiego. Nie należy myśleć, by marynarz opawiał się burzy. Bynajmniej. Jednakże jako prawdziwy i przesądny morski włóczęga nie lubił wywoływać burzy bez koniecznej potrzeby. Jako wytrawny szyper, skąpany w pianie wszystkich mórz, Deschano niezawodnie przedkładał psią wachtę w dobrą burzę nad sen podczas ohydnego, upokarzającego dryfu. Gdy grot żagiel i kliwer wiszą na masztach, niby susząca się na słońcu bielizna. Rodzina deszanodów przyjęła nas bardzo serdecznie, tym bardziej, że stary marynarz bywał w Warszawie, gdzie miał znajomych. Tryskający życiem deszano, znajdował ujście dla swych niepospolitych sił w polowaniu. Czaszki i nogi słoni, ich kły, rogi bawołów i antylop świadczyły o łowach gospodarza. Podczas wspólnych z nim polowań widziałem bujność i wybuchowość jego natury tak barwnej, szlachetnej i silnej, że mimowoli układałem w wyobraźni powieść, mogącą stanowić konkurencję dla nieistniejących, zdawałoby się, typów Jacka Londona. Mój przyjaciel był żywym protestem przeciwko takiej opinii, pewnego odłamu krytyki. Zadawał on też kłam tym panom, którzy opisy silnych ludzi nazywają egzotyczną literaturą lub nieszlachetną sensacją. Według ich przekonania szlachetnym rodzajem kultury może być wyłącznie opis neurastenika, który nie może bez dawki kokainy nalepić znaczka pocztowego na list do innego, podobnego wyrzutka społeczeństwa. Jeszcze bardziej szlachetny gatunek i wysoki poziom cieplarnianych bredni stanowią powieści o kretynach i wariatach, spotykających się oko w oko, zupełnie jak czarownicy szczepu Bobo, z widmami i zjawami nieboszczyków, lub o psychicznie chorych maszynistach, uważających lokomotywę za żywą istotę, pędzącą pod smaganiem jednego czy kilku demonów. Pan Deszano, słysząc takie opowieści, odpowiedziałby bez wahania. Do trzech tysięcy kotwic. Lokomotywa żyje? Żyje dlatego, że ja tego chcę. Moje warsztaty i traktory też żyją, bo ja im każę zamieniać się w złoto, a złota używam dla pełni życia i wrażeń. Desha, no, ze swoją burzliwą energią, stalową wytrwałością, jasnym umysłem i rozumiejącą wszystko i wszystkich duszą, nadaje się jako typ do powieści najszlachetniejszej. Chociaż bohater jej będzie wyprostowywał podkowy, kół żelazo, naprawiał motory i o zgrozo strzelał do słoni i lwów. Polując, zapuszczaliśmy się z deszanodem daleko na sawanny i do ciemnej puszczy otaczającej liczne tu odnogi rzeki Bandamy. W morzu zielonej trawy pasły się stada dużych antylop i słoni, poszukujących o tej porze roku dzikiego pieprzu, niezbędnego dla nich, bo nieraz odbywają po ten przysmak czy lekarstwo dalekie wędrówki. W zaroślach krzaków czają się drapieżniki, a jeden z moich towarzyszy wypatrzył na sawannie rzadki okaz Likaona, psa podobnego do naszych psów-wilków. W mroku olbrzymich drzew otaczających dopływ Bandamy spędziłem sporo czasu, zjadany przez muskity, tsetse -tse oraz bąki. Przyglądałem się życiu głębokich, błotnistych i mętnych potoków. Prawie nieruchome, tajemnicze, lecz jednocześnie wielomówne. Przechowywały na topielisku głębokie ślady nóg słoni, mniejsze doły wyciśnięte kopytami bawołów i dużych antylop bawolców, okrągłe wklęśnięcia od zapadających się na grząskim brzegu łap hien, szakali i cywet. Spostrzegałem nieraz głębokie, gładkie rowy, niby stocznie wytłoczone w miękkiej ziemi, z wężowatą bruzdą pośrodku łożyska – były to nocne leża krokodyli, czołgających się tym rowem i tnących go zębatem jak piła ogonem. Na sawannie żerowały małpy, żywiąc się dzikimi owocami, przypominającymi wyglądem i smakiem nasze śliwki i wiśnie, uciekały na nasz widok, i szybko znikały w gąszczu wysokich, skłębionych drzew. Od czasu do czasu zmętnej, zacienionej i jakby omdlałej wody wytykał ospałą głowę duży szczur wodny, pluskała uzbrojona w straszliwe kolce ryba kapitan. Wpadała gałąź, złamana przez niewidzialne w gąszczu liściastej dżungli zwierzę, może przez igrającą małpkę, a może przez lamparta lub czychającego na zdobycz pytona. Deszano lubił naturę i znał ją, jak nigdy nie znają jej ci, co pięknie i tkliwie opisują kwiaty, motyle, śpiewające ptaszki i lekkie obłoczki. Gdy zanocowaliśmy pewnego razu na sawannie, wśród kilku karité, a księżyc usiłował zajrzeć do każdego zakątka, pod każdą trawkę i do czarnej głębiny zarośli, słuchaliśmy niemilknącego szmeru i szelestu dżungli. Rozlegały się ciche stąpania i stłumiony oddech przekradających się niedaleko zwierząt, zwabionych z daleka dymem gasnącego ogniska i zjawą namiotów bielejących jak widma. podparł no, podparłszy ręką głowę, cały zamienił się w słuch i szeptał. Wąż prześlizgnął się po trawie, szybko pełznie, z pewnością umyka przed czerwonymi mrówkami. Chiena czy szakal wpadły tam do krzaków. Wiem, że stoją teraz nieruchomo i przez sieć gałęzi i liści patrzą w naszą stronę, ostrożnie ruszając uszami i węsząc. Na pagórku coś mignęło i znikło, jakby zapadło się pod ziemię. To koba. Widziałem dziś jej ślad na sawannie. Czy słyszy pan ten szmer nieustanny? Niby lekki szept, lub ciche dzwonienie kieszonkowego zegarka? To echa życia termitów. Gdzieś tu, być może pod nami, mają swój podziemny tunel. Termit to wspaniałe żyjątko. My, cywilizowani ludzie, wpadamy w zachwyt nad genialnymi budowniczymi, którzy wznoszą, strzelające ku niebiosom katedry, a nikt nie oblicza, że to nic w porównaniu z gmachami termitów. Człowiek wybuduje katedrę lub wieżę dziesięć lub dwadzieścia razy większe od siebie, gdy tymczasem pospolite kopce termitów przewyższają swoich budowniczych sześćset, osiemset razy. Co za potęga, co za rozmach śmiałej twórczości. Gdy Eiffel skierował w niebo swoją znakomitą wieżę, wyższą 155 razy od przeciętnego Europejczyka, co za hałas powstał. A widzi pan ten kopiec termitów? On ma dobre cztery metry. Budowali go zaś architekci, których wzrost nie przekracza pięciu milimetrów. Czyż to nie znaczy, że ich gmach jest 800 tysięcy razy wyższy od nich? A więc zasługuje na bezporównania większy podziw niż twór Eiffla. Czyż nie tak? Deszano umilkł i zaczął nadsłuchiwać. Z daleka płynął w zastygłym, nieruchomym powietrzu słaby, zagłuszony jęk. To śmieje się hiena, szepnął mój towarzysz. Daleko odbiegła. Termity zaś nie milkną. Wciąż pracują uparcie jak twórcy i bez wytchnienia jak galernicy. Pracują wszyscy. Królowa matka, przez całe życie składająca zarodki nowych pokoleń, a po śmierci zmuszająca cały swój ludek do tragicznego wysiłku. Porzuca on bowiem wtedy swoje posiadłości i wędruje nieraz bardzo daleko, szukając nowego miejsca, nowej królowej i nowego życia, walcząc o nie z innymi termitami, z zastępami mrówek i setkami innych wrogów. Pracują ślepi robotnicy, pracują niewolnicy zagarnięci przez wojowników, pracują zbrojni obrońcy państwa, podtrzymując porządek, doglądając wykonania planu robót i całego przedsięwzięcia, karząc śmiercią niepokorne i buntownicze natury. Pracują nieznani geniusze, ukryci w szarej masie drobnych istotek. Pracują termity sprawujące sądy oraz regulujące liczebność i skład warstw społecznych w państwie. Wspaniały obraz życia! Tajemnicza symetria stosunków. Okrągła? Rzuciłem żartem. A cóż pan chce? Właśnie okrągła, odparł z uśmiechem. Podstawa wszystkich kopców zawsze jest okrągła. Organizacja społeczeństwa termitowego też okrągła. W środku bowiem matka, rodząca i koncentrycznie odpychająca w otchłań śmierci starsze pokolenia. Za nią geniusze, sędziowie, kierownicy, wykonawcy, zbrojne chówce, wreszcie miliony niewidomych, pracujących istot, odżywianych i kierowanych od środka wielkiego koła. Nie zaszkodziłaby naszemu społeczeństwu ta okrągłość, zauważyłem, żeby sprawić przyjemność memu przyjacielowi. Tak zawołał, lecz niestety tego nie będzie do czasu, póki ludzkość nie stanie się w dziewięciu dziesiątych niewidoma. Oczy gubią społeczeństwo, bo tworzą indywidualizm. Widzimy osobiste szczęście i gonimy za nim nieraz po manowcach, zapatrzeni w świetlaną zjawę, depczemy po trupach innych ludzi. Taki był Deszano. Z nim odbyłem dwie bardzo interesujące wycieczki w okolice Konga i do Starego Korhogo. W stronę Konga jechaliśmy w towarzystwie kucharza. Deszano miał niezwykłego kucharza pochodzącego z rodziny Almamiego Samuriego, ostatniego króla, który walczył z Francją. Drogą do Konga jeździ mało samochodów, gdyż Kong można nazwać miastem śmierci i powolnego konania. Śmierci dlatego, że Samuri wyciął prawie w pień ludność za obojętność dla prowadzonej przez niego walki o wolność czarnych ludów, a resztę rozrzucił jako niewolników po całym Sudanie. Po tej klęsce miasto powoli kona, nieożywiane żadnymi zdrowymi sokami. Mieszkali tu wyznawcy proroka, lecz wytępił ich krwawy, szalony almami i prochy ich zmieszał z prochami dawnych, potężnych królów z rasy Mandes, którzy niegdyś panowali nad całym Sudanem, Gwineą, a także innymi krajami zachodniej połaci Afryki. Kong był ostoją, twierdzą islamu na południu, bramą prowadzącą aż do morza. Stwierdzę te zburzono, brama zamknęła swoje podwoje, głosy muezinów wysławiających imię proroka nie wyrywają się już poza zburzone mury i zamkniętą na zardzewiałe zasuwy starą bramą Konga. Do miasta dążą przez dżunglę maurowie z Sahelu i tu opłakują wielką porażkę Koranu. Odbywają też pielgrzymki dawni mieszkańcy miasta, aby odwiedzić groby przodków, lecz nie znajdują ich na ziemi stratowanej kopytami wojowników ostatniego barbarzyńskiego króla, marzącego o wspaniałości Imperium Gahany. Samori, mimo woli, przysłużył się białym kolonizatorom, niszcząc wpływy muzułmańskie na brzegach Zatoki Gwinejskiej i wśród szczepów leśnych. Gdy byliśmy blisko miasta, kucharz, Potomek Samoriego podniósł głowę i rozdoł nozdrza. Z pewnością wdychał zalatujący jeszcze cierpki zapach krwi, przelanej przez surowego i mściwego mohikanina czarnej rasy. Na bezludnej drodze spotykaliśmy antylopy sing-sing, bawolce, drobne antylopy i stada dzikich kur różnych gatunków. Gdy powracaliśmy i już z daleka ujrzeliśmy olbrzymie drzewo stojące tuż przy domku pana deszano, kucharz mruknął. Almami Samori siadywał tam i zanosił modły do fetyszów. Istotnie, na pamiątkę tego wydarzenia tubylcy zalegają w pewne dni po dwórze posiadłości mego przyjaciela i modlą się do fetyszy, ukrytych w gałęziach potężnego drzewa, składając ofiary i tańcząc swoje tamtamy. Tu, do cienia rozłożystych konarów niebotycznego olbrzyma mocarza, zlatują się na spoczynek i na radę dusze przodków, a wśród nich zasiada duch tragicznego Samoriego, czarnego króla, który zamierzał stawić opór potędze białych przybyszów. Pod drzewem fetyszem, stoi na wysokim fundamencie z cementu, okrągły, opancerzony, biały, pod czarnym dachem, ukrywający utajoną w swoim założeniu ideę dom przedsiębiorcy marzyciela, starego wilka morskiego i wspaniałego strzelca. Od Badikachy biegnie doskonała droga na północ, w stronę dużej osady, prawie miasta, gdzie znajduje się urząd całego obwodu Korohogo oraz rezydencja króla najpotężniejszego tu szczepu senufów. Aż do rzeki Bandama ciągnie się rozległy zielony burz, wyglądający jakby przed chwilą został obmyty w strugach ciepłego deszczu i wypieszczony w ożywczych promieniach słońca. Na szmaragdowym kobiercu wznoszą się bukiety rozłożystych, przysadzistych drzew ntaba, fikusów, tamaryndów, mimos, karite, saba i baobabów, nieraz oplecionych kauczukowymi lianami – tu burz przypomina park angielski. Podróżnik i myśliwy z łatwością przecinają tę płaszczyznę porośniętą niewysoką trawą. Można się tu nie obawiać zdradliwych nor ani ostrych kamieni, co tak utrudnia marsz w dżungli Karta i w górach Futajalon. Na zielonym tle buszu często migały grzbiety małych i dużych antylop. Przesuwały się, rozchylając zarośla potwornymi ryjami rodziny dzików fakoszerów i mniejszych od nich rudych potomoszerów wędrujących nieraz bardzo licznymi stadami. Małpy przebiegały płaszczyznę, skacząc i wdrapując się na drzewa i zapadając do krzaków skłębionych, spowitych siecią pnących roślin. Ptactwo różnych gatunków, od dużego dropia i kury faraonowej do połyskującego niby mieniąca się w słońcu kulka kryształowego drozda metalowego, panuje tu wszechwładnie. Dwie wioski Senufów otoczone polami prosa, bawełny i indżamu miały wszelkie cechy osiedla ludzi zamożnych, pewnych jutrzejszego dnia. W połowie drogi przepływa Bandama. Władze francuskie przerzuciły przez nią stały most drewniany. Z mostu widać głęboki nurt rzeki i stada dużych ryb, co chwila wypływających na powierzchnię. Za rzeką krajobraz nagle się zmienił. Zaczęły się pagórki, za nimi zaś wyraźnie falista okolica. Burz cofnął się daleko od drogi, w wielu miejscach obsadzonej pięknymi drzewami mangowymi, obciążonymi dojrzewającymi owocami. Na miejscu, gdzie niedawno panował dziewiczy burz, czerniała teraz zaorana oczekująca się w uziemia, gdzie niegdzie jeszcze pozostały zagony z na nich ciemnymi badylami i pękami bawełny. Pola kończą się tuż przy pierwszych chatach Korhogo. Duża osada tonie wśród pomarańczowych, cytrynowych i mangowych drzew, chaty obszerne i bogate, mieszkańcy zamożni, bo są to rolnicy i kupcy zarazem, sprzedający bawełnę, kauczuk i jarzyny firmom europejskim, mającym tu swoje składy. Tubylcy noszą także proso w stronę boakeh, gdzie sprzedają je robotnikom budującym kolej idącą na północ, w stronę górnej wolty. Wśród długich i niskich domów tubylczych rzuca się w oczy trzypiętrowy czarny, zbudowany z ziemi termitowej, potężny i ponury gmach. W nim przebywa król Senufów, Gbon Kulibala, niesprawujący żadnej władzy, lecz mający duży wpływ na ludność jako kapłan i, zdaje się, znachor czarownik. Z tego korzystają władze francuskie, utrwalające z pomocą Kulibali swój autorytet w kraju. Zresztą było to potrzebne przed kilkunastu laty. Obecnie wszystkie szczepy wybrzeża zrozumiały już politykę Francuzów i wytężają swoje siły i przedsiębiorczość, aby wyciągnąć jak największe dochody z pól i z eksploatacji dżungli. Na lewo od drogi spostrzegamy schludne domki, stanowiące rezydencję komendanta. Owocowe drzewa i kwitnące rośliny dają przyjemny, orzeźwiający cień. Składamy wizytę panu komendantowi, a później odwiedzamy jego pomocnika, pana Paoliniego. Jest on, o ile pamiętam, ziomkiem Napoleona Bonapartego, korsykaninem. Między nami, Polakami, a Paolinim nawiązuje się od razu nić sympatii. Łatwo to zrozumieć. Brat Pauliniego służył w naszej armii podczas najazdu bolszewickiego. Był ranny pod Radzyminem i powrócił do Francji z żoną Polką. W miłej pogawędce z Paolinim czas zszedł na mnie postrzeżenie, jednak musieliśmy jeszcze odbyć wycieczkę po mieście i odwiedzić króla. Ruszyliśmy więc ożywionymi, zatłoczonymi ulicami, podziwiając wspaniałe typy kobiet, a wśród nich kilka niemal złocistych blondynek i rudych piękności o kształtnych nosach i cienkich wargach. Skąd się pojawił ten typ czarnoskórych blondynów? Odpowiedź byłaby trudna, gdyby nie sąsiedztwo Złotego Wybrzeża z jego urzędnikami i kapcami, Anglikami o złocistych lub rudawych włosach. Są to metysi anglomurzyńscy. Ciemnowłosi, Portugalczycy, Hiszpani i Francuzi nie kompromitują się tak wyraźnie, jak Anglicy. Ci nawet swoją przyrodzoną wyniosłość i poczucie wyższości przekazali Metysom, którzy spoglądają z dumą i pewną pogardą na mrowie zupełnie czarnych sąsiadów i krewnych. Zatrzymaliśmy się przed pałacem króla. Gdy przyglądałem się tym masywnym, ciemnoszarym murom, ze ślepymi wnękami, strzelistymi framugami, potężnymi półkolumnami podtrzymującymi fronton wznoszący się nad wejściem, ciemnym i tajemniczym otworom wąskich okien, odczuwałem tchnienie głębokiego średniowiecza. Przenosząc wzrok na najwyższe piętro, przypomniałem sobie coś z pałacu dożów w Wenecji. Przezroczysta, wysoka na trzy metry balustrada, zakończona ostrymi, trójkątnymi wieżyczkami, podobnymi do języków płomieni, ze zwisającymi pękami trawy Duduma, jako ozdoby, biegnie dookoła pałacu, ukrywając przed oczyma ciekawskich taras urządzony na szczycie pałacu. Król wyszedł nam na spotkanie, potężny, pięćdziesięcioletni mężczyzna o wybitnie murzyńskich rysach i dobrodusznej twarzy, Gpon kulibala. Wystroił się w fioletowe, jedwabne szaty o szerokich rękawach i w czerwoną haftowaną czapkę. Na bosych stopach miał żółte pantofle z miękkiej skóry. Kulibala wprowadził nas do wnętrza swojej siedziby. Na parterze ciemna, kryta weranda, zatłoczona kobietami i dziećmi, pełna dymu smażącego się masła karite i mięsiwa – dalej mroczna kwadratowa izba, gdzie na całe umeblowanie złożyły się szerokie łóżko metalowe, wiszący na ścianie balafon i stojący w kącie mały tramwaj zabawka, dary jakiegoś kupca dla dzieci królewskich. Z tej izby wchodzimy na schody, wąskie, nierówne, kręcone, pełne ciemnych przejść i niespodziewanych zakrętów i zygzaków. W kilku miejscach dostrzegłem jakieś wąskie okienka, zajrzałem tam, były to okna oświetlające wewnętrzne mieszkanie pałacowe. Kilka wysokich izb, z rozrzuconymi wszędzie matami, kobiercami, materacami i kołdrami. Jakieś brudne tkaniny zwieszały się z pułapu, jakieś naczynia stały na drewnianych półkach. Było tam huczno i rojno jak w ulu. Te komnaty należały do stu żon króla Kulibali. Nie wiem, czy liczba, jaką mi podano, jest ścisła, muszę jednak stwierdzić, że tłumy rząd zalegały wnętrze pałacu, sunęły korytarzami, włóczyły się na podwórzu, pracowały w kuchni, doiły krowy i kozy, a dwie z figlarnym uśmiechem fabrykowały coś na prawdziwych maszynach do szycia. W izbach, wśród starych, do kościotrupów podobnych kobiet ujrzałem młodsze, straszliwie otyłe, ociężałe i zupełnie młode, nagie, wesołe i bezwstydne, klaszczące w dłonie i śpiewające przeraźliwymi głosami. Wszędzie wokół nich biegały, pełzały, hałasowały i darły się w niebogłosy dzieci, beczały białe jagnięta, a owce, uwiązane do wbitych w mur haków, wturowały im żałosnym głosem. Te okna tchnęły za duchem, spiekotą, gorzkim olejem pokrywającym włosy i ciało kobiet, a także jakimś pieprznym jadłem. Ulżyło mi, gdy wijące się bez końca schody doprowadziły mnie w końcu do jakiegoś okna. Lał się przez nie niebiesko-złocisty potok światła, a gdy spojrzałem w dół, zobaczyłem całe korhogo leżące u stóp pałacu. Sawannę z czarnymi pióropuszami drzew, spostrzegłem biegnącą ku widnokręgowi, równą jak strzała, drogę, prowadzącą przez Odien do Gwinei, na zawsze opuszczonej ojczyzny naszej miłej, potulnej Kaśki, która dziś rzewnie płakała, gdy odjeżdżając oddaliśmy ją pod opiekę naszemu czerwonoskuremu bojowi Umaru Bariemu. Nareszcie dobrnęliśmy do tarasu na szczycie pałacu. Przez wysoką balustradę z otworami różnego kształtu mogliśmy podziwiać istotnie piękny i bardzo rozległy krajobraz. Uważnie przyjrzałem się królowi. Niezawodnie miewał smutne myśli, gdy ogarniając wzrokiem olbrzymią przestrzeń pól, lasów i wsi, jednocześnie przypominał sobie, że czasy królewskiej władzy potomków stworzonego przez samego Boga przodka Nenkę minęły bezpowrotnie. I że on, jego daleki prawnuk, jest teraz jednym z urzędników białych gubernatorów, przyczepiających mu do piersi medale na barwnych wstążeczkach. A może Gbona Kulibale nigdy takie myśli nie nurtowały? Miał on bowiem dużo kłopotów i trosk, aby nakarmić swoich sto żon, olbrzymią bandę dzieci i liczną czeredę dworskich nicponiów – Musiał więc biedak głowić się nad tym, w jaki sposób wyciągnąć ze swoich pól dostateczne zapasy zboża i mięsa, a z dżungli kauczuku, karité, sumbara i bawełny dla zamiany tego na papierowe franki potrzebne na kupno tkanin, paciorków, bransolet i kolczyków dla tych żon, które miały młode, nagie i bezwstydne ciała. Na tarasie spotkaliśmy dwóch braci kulibali. O spałych, opasłych i zdaje się opitych chłopów o bardzo dostojnych i dumnych ruchach i minach. Potem zeszliśmy na dół i zwiedzaliśmy puste izby, gdzie niegdzie leżał rzucony kobierzec samodziałowy, stał tani francuski kredens, wisiała naftowa lampa, która nigdy się nie paliła i nigdy palić się nie będzie, gdyż miała rozbite dno zbiornika i stłuczone szkło. Przodkowie Gopona Kulibali zbudowali pałac z ziemi termitowej i bezwiednie wznieśli ogromny kopiec, przypominający budowlę tych owadów, pełen ciemnych galerii, zakamarków, podziemnych tuneli, mrocznych izb i ukrytych składów. Ogólny typ architektury – sudański, styl – saharyjski. W głębokich tajnikach, w których przechowywały się fetysze rodu królewskiego, a obok nich utajone skarby i relikwie, można byłoby niezawodnie znaleźć cmentarz, na którym spoczywały zwłoki dawnych władców i członków rodziny obecnego króla. W okresie ulewy, gdy wszystkie żony i czelać bywają w polu, gpon kolibala schodzi może do lochów pałacowych i pozostawiwszy ofiarę na jemu tylko znanym grobie przodka siada przy ciemnej wnęce, gdzie stoi duża kalebasa, oznaka grobu kobiety. Siedzi długo zadumany, a przed oczami jego duszy ukazuje się ta, o której myśli i za którą tęskni. Idzie ona wolnym krokiem, przechodzącym w ulubiony taniec, Kształtne ramiona falistym ruchem wołają małżonka i obiecują nieznane rozkosze. Pałają piwne oczy, połyskują białe, drobne zęby i śmieją się namiętne, świeże usta. Ciemny loch staje się komnatą, gdzie nad łożem z lekka się poruszają barwne tkaniny i gdzie z glinianego dzbanka płynie niebieska smuga kadzidła. Kieni się w białej kalebasie świeże, aromatyczne bangi, rwie się krew w sercu i w żyłach, i ze smugami wonnego dymu splatają się gorące ramiona. Król szepce, czemu mnie porzuciłaś, po tobie już nie znałem żaru miłości, byłaś pierwsza i ostatnia. Mówi szczerze, nie pomnę, że ta ukochana zmieniłaby się teraz do niepoznania. Błąkałaby się, zapomniana jak inne, w ciemnych izbach, w łachmanach, przeklinając i zrzędząc bez przerwy na te młode, nagie i bezwstydne kobiety, które śmiałyby się z niej i drwiły, jak drwi ze starego zmurszałego pniaba obabu, wyrastający na jego korze młody krzak karite. Tak śniłem, patrząc na szerokie barki Gupona Kulibali i schodząc krętymi, zdradzieckimi schodami jego pałacu. Na parterze, Zbliżył się do mojej żony malutki, czarny jak heban chłopczyk, przyglądając się jej śmiałymi, nieco zdumionymi oczętami. Żona wzięła go na ręce i zaczęła głaskać po poważnej buzi. Król czuł się bardzo pochlebiony, gdyż się okazało, że to był jego syn, najbardziej kochanej żony. Kulibala chciał nas ufetować. Dał więc znak ręką. Z pałacu na ulicę wypadło kilku chłopców, niosąc dla nas krzesła. Usiedliśmy otoczeni tłumem gapiów, a po chwili zjawiła się muzyka. Kilku balafonistów rozpoczęło koncert. Na murach i tarasach mniejszych domów wykwitł tłum królewskich żon, starych, otyłych i młodych, nieraz bardzo powabnych, szczególnie gdy miały złociste włosy i dość jasne oczy. Koncert trwał długo. Przy muzyce, o ile nie jest objawem obłąkania lub niezdrowej mody, myślę doskonale o rzeczach, nieraz nic wspólnego z muzyką nie mających. Tak też było przed pałacem króla szczepu-senufo. Patrząc na ciężką fasadę pałacu, na fronton i pilastry wejściowe, przenosząc wzrok na dość misterną balustradę tarasu, przypomniałem sobie, że gmach ten wznosi się na ziemi, gdzie niedawno istniało ludożerstwo, gdzie szalał Samori, gdzie twórczość swoją przejawił Bóg, który odszedł na zawsze gdzie używają łuków i zatrutych strzał, gdzie pracują niewolnicy, a ludzie składają ofiary przed potwornymi drewnianymi fetyszami. Skąd więc u tych pierwotnych jeszcze ludów, o mózgu znajdującym się dotąd w procesie bardzo powolnego i samoistnego, anatomicznego i psychicznego rozwoju, zjawiła się potrzeba estetyki, artyzmu w ozdobach i w architekturze, bądź co bądź potężnej i imponującej. Przypomniałem sobie wszystkie rysunki, malowane i nacinane na glinianych garnkach, kalebasach, na drewnianych stołkach, łożach, drzwiach i ścianach chat takie to naiwne, proste, a takie znane, gdzieś już widziane. Przypomniałem sobie, że takie kształty i rysunki, jakie widziałem na glinianych garnkach i misach Susu, Malinkę, Mossi i Senufo, Znajdowałem na naczyniach z epoki neolitycznej, a jednocześnie na przedmiotach egipskich z czasów przeddynastycznych. Wzory mat plecionych z włókna Rafi i Dudumy odnaleźć można na wykopaliskowych rzeźbach i tkaninach egipskich lub pochodzących z Elamu, Palestyny i Armenii. A te stożkowate baszty muszą być płomykami ognia. To barka słoneczna, spotykana u wszystkich ludów, niezależnie od tego, czy ojczyzną ich była północ, jak Skandynawia i azjatyckie wybrzeża Morza Ochockiego, czy południe, jak Nowa Gwinea lub Indie. Są to odgłosy kultu babilońskiego Bela z Nippur, Marduka z Babilonu i innych bohaterów słonecznego mitu. Słońce nie znajduje się jednak w gronie tutejszych dobrych bogów. Po cóż więc na jego cześć tubylcy stawiają od Sahary aż po wybrzeże Kości Słoniowej znaki potęgi? Myślę, że są to resztki kultu niszczycielskiego Słońca, pokrewnego Nergalowi z babilońskiego olimpu. Jego towarzyszami byli i są skwar, susza, najazdy, wojna, zaraza. Nergal Babiloński przeszedł do religii Fenicjan pod nazwą Bala ba Zebuba. Został filistyńskim bogiem palącego, niszczącego słońca, rodzącego szkodliwe owady. Płomienne języki, symbol słońca palącego, przeszły do architektury, do rzeźb i rysunków przedhistorycznych i historycznych ludów. Który z ludów? Mógłby z większym prawem używać tych symboli amuletów przeciwko niszczącej potędze słońca niż murzyni jęczący w szponach swego Nergala, swego Belzebuba. Więc może na balustradzie Gpona Kulibali widziałem te właśnie amulety? A może to starodawni Hyksosi Susu, ludzie węża lub południowi Egipcjanie przynieśli tu podczas swoich wędrówek emblematy słonecznego boga Ra – i one pozostały, nie jako uznanie bóstwa, lecz jako wspomnienie o walecznych ludach z królewskiego szczepu. Przecież tu w Afryce wszystko wędrowało. Rasy, ludy, szczepy, obyczaje, krew i bogowie przywędrowali od północy i wschodu. Dlaczegożby rysunki i architektura nie mogły przyjść tu znad Tygrysu i Eufratu i z Doliny Nilu? Z tymi myślami powracałem do rezydencji francuskiej administracji, gdzie nagle wszystkie moje domysły i wątpliwości pieszchły. Sprawił to ogrodnik, doglądający drzew owocowych na terenie francuskiej dzielnicy. Ścinał właśnie suche gałęzie rozłożystego mangowca. Gdy nasz samochód stanął, podniósł głowę i zaczął się nam przyglądać. Przykuły mnie jego ogromne nieruchome oczy, przykryte mglistą, świetlaną zasłoną. Znałem takie oczy, bo patrzyłem w nie na północy i w sercu Azji gdy spotykałem szamanów, czarowników i lamów, wróżbitów mongolskich. Skąd macie tu tego człowieka? – zapytałem pana Pauliniego. To aresztant skazany na piętnaście lat więzienia – brzmiała odpowiedź. Uprawiał czarnoksięstwo. Podobno umiał zamieniać się w panterę i napadał na ludzi. Zresztą jest cichy i pokorny. Pracuje tu na wolności. Nie chciałem wypytywać więcej, gdyż postanowiłem przyjrzeć się temu człowiekowi z bliska – po chwili opuściłem werandę, gdzie podano herbatę i zacząłem szukać ogrodnika, nie znalazłem go jednak. Widocznie odprowadzono go po skończonej pracy do więzienia. Już słońce miało się ku zachodowi, gdy wyjechaliśmy z Korchogo, pożegnawszy gościnnych paolinich i podziękowawszy im za uprzejmość i za niezwykłe wrażenia, jakich doznaliśmy w stolicy założonej przez mistycznego Nenkę, pierwszego człowieka z rasy Senufo. Wracaliśmy tą samą drogą. Na płaszczyźnie, w pobliżu licznych wiosek i tuż przy drodze, stały jak świątynie wzniesione z ciemnego nefrytu, nieduże grupy wysokich starych drzew. Bo też były to prawdziwe świątynie. Ręką dawno zmarłych przodków, zasadzone, gaje otaczają małe, okrągłe skrawki ziemi. Panuje tu wieczny mrok. Ciemne sklepienia złączonych w uścisku rozrosłych gałęzi i wspaniałych liściastych koron nie przepuszczają promieni stojącego w zenicie słońca. Młode drzewa i gąszcze tamaryndowych zarośli ilian, osłaniających dookoła potężne kolumny tych starców, bronią wnętrza świątyni od radosnych promieni świtu i od pożegnalnych błysków melancholijnego zmierzchu. Są to zakątki, gdzie czyniący w cieniu czarownicy. Kapłani tajemniczego rytuału znajdują swój żywioł w wiekuistym mroku sędziwych drzew. W noce księżycowe gromadzą wokół siebie starców, opowiadają siwe, zgrzybiałe legendy, sądzą ludzkie sprawy i w skupieniu i tajemnicy zanoszą modły do cieni dziadów i do niewidzialnych bóstw. Gdy słońce płonie najgoręcej, przychodzą tu czarownicy i kapłani, otoczeni młodzieżą, utwierdzają ją w dawnych obyczajach i przekazują... Pamięć o sławnych, wielkich ludziach szczepu i o jego tajemniczych przodkach. Kopulaste drzewa, kolumny konarów, krokwie gałęzi, liściasta strzecha i ściany z gąszczu krzewów i lian tworzą świątynię ziemi, bogini opiekunki. Jest to bogini o duszy większej niż jej czarna pierś i potężniejszej, bo przebywać może w swoim ciele i jednocześnie odbywać dalekie wędrówki do małżonka księżyca i do swej płomiennej, słonecznej siostrzycy. Święte gaje, rozrzucone po stepowej dżungli i wśród zrytych skip pól, otoczone są szacunkiem i lękiem, bo tam w mroku spoczywają w małych chatkach fetysze szczepu, tajnych związków, rodów, kast i rodzin. Tam odbywają się modły i misteria, o których tylko przypadkowo może się dowiedzieć biały człowiek. W świątyniach ziemi. W obliczu niewidzialnych cieni przodków Odżywają od czasu do czasu dawne obyczaje A prastare mity zrzucają z siebie Pył i pleśń zapomnienia Pod ciemnym sklepieniem drzew Szepczą bez echa usta Starców, kapłanów i czarowników Słowa odziedziczone po przodkach A uszy młodych chciwie chłoną rzewne wspomnienia Nie dopuszczą tu senufowie Sąsiada z kasty skórników Krawców lub tych, którzy haftują Na skórze i białej tkaninie bo oni nie mają swych przodków wśród cieni spoczywających na gałęziach świętych drzew te kasty pochodzą z innych szczepów za to ludzie noszący nazwisko Sekogo zajmują pierwsze miejsca bo od wieków przechowują w swoim rodzie sztukę kowalską obok nich zasiadają artyści grioci którzy muzyką śpiewem wesołością i tańcem cieszą żyjących i cienie zmarłych Zgromadzeni słuchają uważnie słów starego kapłana ziemi, wielkiego lekarza i wróżbity, gdy on podnosi oczy ku górze i cichym głosem pół mówi, pół śni. Wysoko, daleko, głęboko był wielki kierę, Bóg i twórca. Każde jego stąpnięcie tworzyło ziemię, rzucone przed siebie wejrzenie gwiazdy, troska słońce, radość księżyc, łza morza, myśl owada, ptaka, zwierzę i człowieka. Gdy Kolo i Kiere uczynił czynił wszystko, narzucił na swoje twory niebieską płachtę nieba, ukrył się za nią na zawsze i spoczął. Nie widzi on stworzonego przez siebie świata, nie słyszy dźwięku grzmotów, ryku fal i naszych modłów. Myślą swoją stworzył na naszej ziemi ojca wszystkich synówów i nazwał go Nenkę, a ten założył Korhogo, a królestwo swoje rozszerzył aż do Konga i dalej. Później przyszły inne szczepy i razem z nimi nasi władcy coraz dalej posuwali północne i zachodnie rubieże państwa. Byli wśród królów wojownicy dzielni i waleczni, byli mądrzy nauczyciele ludu, zniewalający go do robót polnych i do zbiorów obfitego urodzaju. Byli łowcy słoni i znakomici kupcy, posyłający towary na cztery strony świata. Byli potężni czarownicy i cudowni lekarze, byli piewcy sławnych dziejów Senufo Sienemana. Po śmierci dusza władców szukała swego zwierzęcia, aby się w nim osiedlić. Nie były to jednak ani hiena, ani pantera, ani dzik, lecz zawsze lew. Gdy przychodził kres jego życia, zwolniona dusza króla wchodziła w łono nowej matki, rodzącej nowego władcę. Był król Mango Mamadu, mający za żonę waleczną Sortonassi, córkę Almamiego Samoriego. Odszedł od nas daleko na wygnanie do miasta proroka Timbuktu, gdzie wicher pustyni ciska chmury żółtego piasku. Był król Moriba, który chciał odbudować zburzony kraj, lecz porwali go Biali. Panował nam Lantene Sidiki oraz Ibrahim, lecz i oni odeszli. Długo, aż do zmierzchu rozlega się głos starca niewzruszony, równy jak prąd wolno płynącego potoku leśnego. Niebudzący echa pośród kolumn i pod kopułą konarów, a tak potężny, że oczy siedzącej młodzieży pałają, a serca głośno biją. Mimo woli myśl moja biegnie ku dawnym czasom, gdy w lasach naszego zachodu schodzili się potężni druidzi, kapłani i sędziowie, a najstarszy z nich, siwobrody Bart, śpiewał o sławnych czynach walecznych królów, o dobrych obyczajach, o bogach i o cieniach zmarłych, odbywających dalekie i dziwne wędrówki. Druidzi. Czyż ciemne bory ich siedziba słyszały tylko brzęk lutni i głos starca śpiewaka? Przecież w mroku leśnym rozlegały się westchnienia, lękiem przed śmiertnym objętych skazańców, ich jęk ostatni, szmer ich słabnących drgań, gdy nóż kapłana druida spełniał wolę bóstwa, ofiarę krwawą składając na kamiennym ołtarzu. Czyż te czarne konary nie widziały dziejów, o których w burzliwe noce niższe gałęzie opowiadają wyższym, a liście drżą zdjęte lękiem? Czyż te ciemne, szemrzące sklepienia nigdy nie słyszały tajemniczych słów kapłanów i ciężkich westchnień młodzieńców stojących na progu życia, przynoszącego im w darze „śmierć? Czyż nie o tej ponurej godzinie szepczą cienie, czające się w załamaniach wyciągniętych ku niebu ramion sędziwych drzew? Miękka ziemia zagłuszała kroki. Gdy ogarnął mnie cień świątyni, cisza panowała taka, że słyszałem bicie własnego serca, krążenie krwi w żyłach i ledwie uchwytne szelesty. Wzrok mój padł na duży płaski kamień, ze śladami toczonych na nim noży, z czarnymi plamami krwi ofiarnych ptaków. Ptaków. Ziemia matka, Ziemia bóstwo, żądała nieraz innych ofiar. Aby z krwi powstał związek dusz, ludzi i bóstwa. Pod słomianymi strzechami małych chatek stały szeregi fetyszów, małe i duże, foremne i niekształtne, dziwaczne i potworne. Z kamienia, gliny, drzewa i kości patrzyły na mnie nieruchomymi oczami, znającymi a ukrywającymi prawdę. Patrzyły uporczywie, drażniąco i tajemniczo. Przy nich stały miseczki z prosem, ryżem, solą i napojem. Pokarm dawno pożarły szczury i wiewiórki, podziobało ptactwo, napoje wypił dolatujący tu oddech słońca. Oczy fetyszu wstawały się drwiące, lecz zagadka pozostawała utajona. Wychodzę z cienia świątyni, wchłaniam gorące powietrze przepojone wolnością i radością sawanny, spoglądam z żalem na gęste zarośla tamaryndów, latani, netę. W duszy czuję do nich urazę, że nie odsłoniły przede mną tajemnicy fetyszów, co wszystko widziały, a wszystko ukryły w nieruchomych źrenicach z kamienia gliny i kości. Długo stałem i patrzyłem. Widziałem, jak złocista tarcza słońca zaczęła się rumienić, jak toczyła się i chyliła ku zachodowi, jak nabrzmiewała żywą krwią i znużona dotknęła dalekiego krańca ziemi. Wżarła się w nią jak ciśnięty mocarną ręką ostry mosiężny dysk, pogrążając się w jej czarną zaoraną piersi. Odbłysk tryskającej krwi długo igrał na obłokach i na mackach czarnej chmury. Przerzucił się na wierzchołki drzew i nagle zgasł. Wtedy, z pomiędzy gałęzi świętych gajów, wypełzły fioletowe i niebieskie cienie. A gdy spracowane ptaki zakrzyknęły po raz ostatni, cofnęły się lękliwie. Nastała chwila, gdy nie ma dnia i nie ma nocy, gdy wszystko traci kształty i wydaje się płaskie niby krajobrazy, wycięte z czarnej blachy i przybite czarnymi gwoździami do szaro przezroczystej, mgławicowej płaszczyzny bez horyzontu i głębi. Trwało to jedno mgnienie bo wnet nadleciał chyży goniec nocy czarnymi skrzydłami zgarnął resztki światła i zdmuchnął je aż do świtu przez tę krótką chwilę światła bez jasności i półmroku bez cienia dojrzałem postać tubylca szedł a raczej skradał się ku świątyni ostrożnie niosąc w rękach miseczkę ofiarną wszedł pod zwisające gałęzie wąskiego przejścia i zniknął w mroku nie wychodził tak długo, że odjechałem nie doczekawszy się jego powrotu. Turkotał i warczał samochód, a w jego dźwiękach usłyszałem śpiewy senufów, okrzyki i tańce griotów, odgłosy modłów. Ujrzałem korowód biało ubranych ludzi, niosących na noszach w białą płachtę spowite ciało młodzieńca. Za korowodem postępował tłum z griotami na czele. Rozlegały się pieśni żałobne, odgłosy muzyki i tupot tańczących. Nad tłumem płynęły w kurzawie niesione przez kapłanów i starców fetysze, całe chówce fetyszów. W dalekiej dżungli, w pobliżu wartkiego potoku, pogrzebano młodzieńca, złożono ofiary i pozostawiono syna w łonie matki ziemi. Tłum odchodził i w ciszy kroczył do osady, nikt nie czekał z poczęstunkiem, nikt nie witał zwykłym pozdrowieniem, gdy orszak powracał, oddawszy ziemi ciało zmarłego. Tylko stary kapłan żegnał jednego z wieśniaków dziwnymi słowami: Syn twój połączył się z ziemią i nas z nią połączył. Sława rodzinie twojej za wielką ofiarę. Druidzi znowu wyzierają z mroku zamierzchłych wieków. Święty gaj, świątynia ziemi. Kapłani i czarownicy stoją przy kamieniu ofiarnym. Widzę ich, słyszę szelest ich szat, szmer głośnego oddechu, słyszę słowa arcykapłana. Ziemia się gniewa, rzuciła na pola szarańcze, nasłała na ludzi choroby. Ziemia dawno niepojona krwią synów żąda ofiary. Przebłagać musimy gniewną. Pochylają się głowy, zaglądają sobie w oczy badawczo, czasem padnie ostry szept i zginie w pomruku drzew. Rozeszli się, rozproszyli w różne strony. W gaju pozostały tylko fetysze czujne i nieruchome. Cykały nietoperze, grały cykady, zgrzytały zębami szczury. Widzę dżunglę, a przez nią sunie tłum młodzieńców, idą skupieni i słuchają słów czarownika. Człowiek czyniący w cieniu mówi natchnionym głosem. Obejdziemy razem szmat naszej ziemi, ujrzymy piękną naturę, dzieło rąk starego boga, co dawno odszedł na zawsze. Zrozumiecie cel istnienia każdego krzewu, siłę najmniejszej trawki, obyczaje wolnych zwierząt, mowę ptaków gdy powrócicie do wsi stanie się podług obyczaju i wejdziecie w poczet dojrzałych mężów szczepu długo jeszcze objaśnia i radzi czarownik mówi czym jest miłość i kobieta życie i śmierć jakie przykazania bogów kierują miłością i śmiercią jakie prawa ludzkie z woli fetyszów ujęły w żelazne karby całe życie męża i uległość niewiasty a gdy noc zapadnie i znużeni drogą młodzieńcy usną twardym snem Czarownik budzi jednego, na którym ciągle spoczywa jego oko, i szepce mu o klęskach trapiących szczep, łzy mu wyciska z oczu i rozpacz rzuca na oblicze. Słuchaj, szepcze mu do ucha, poświęć się sam, oddaj krew w ofierze ziemi, ratuj braci. Fetysze ojca twego staną się bogami szczepu, a imię twoje przejdzie z rodu w ród, dusza twoja osiedli się na zawsze w krainie szczęśliwości. Boję się, starcze czyniący w cieniu odpowiada skazany drżącym, pełnym beznadziejnej tęsknoty głosem. Boję się wielkim lękiem. Idź już, idź, mówi czarownik, odpocznij, zostań w spokoju. Długo wędruje po dżungli, prowadzona przez czarownika czereda młodzieńców, nie spuszcza on z oka wylękłego młodzieńca. Podaje mu jagody, gdy jest głodny, trawę pełną soków, gdy dręczy go pragnienie, Młodzieniec zaczyna słabnąć, chudnie, krew rzuca mu się gardłem, aż pada zemdlony, już ramionami śmierci objęty. Jednak donoszą go do świętego gaju i wszyscy wychodzą, aby sam pozostał swetyszami i z cieniami ojców, które mogą go uzdrowić. W nocy z różnych stron przychodzą kapłani, starcy i czarownicy. Arcykapłan słucha, że serce jeszcze bije w piersi młodzieńca, że lekki powiew oddechu kołysze płomyk lampki oliwnej. Otaczają go kołem. Słowa namiętnych i ponurych modłów padają w mroku świątyni i milkną bez echa. Stojący za kapłanami wspinają się na palce i spoglądają im przez ramiona i głowy. Ciężko dyszą piersi i chrapliwy oddech wydobywa się z gardzieli. O północy wszystko już skończone. Miseczki ze świeżą obiatą ustawiono przed fetyszami. Napojoną gorącą krwią ziemię przy kamieniu ofiarnym zasypano zielonymi liśćmi karite. Na ołtarzu zaczyna płonąć ogień, rozniecony ręką arcykapłana. Obok leży w białej płachcie, lękliwy młodzieniec, nieruchomy, nieżywy. Gdy słońce wynurzy się z drugiej strony ziemi, przeszywszy ją milionem złotych ostrzy, rozlegną się pieśni żałobne, zbiegną się mieszkańcy okolicznych wiosek i odbędzie się pogrzeb. Uroczysty, pełen skupienia i tajemnicy. Do świętego gaju przybędzie nowy fetysz, nowe imię wejdzie do pieśni griotów, opowieści bardów i gadek ludu. Widziałem ten obraz w cieniach kłębiących się w chaszczach gajów, w kurzawie pędzącej za samochodem w oczach starców Senufo, w znakach wyciętych na miseczkach ofiarnych. Słyszałem mowę i modły druidów murzyńskich, płynące ku mnie od zatrwożonych koron drzew, od słabego szelestu trawy, okalającej kamień ofiarny, i od milczących fetyszów, gdzie się rodziły niepojęte szelesty, szmery i zgrzyty. Teraz, gdy ostrze pługa odwala, na dziewiczej glebie skibę po skibie obok świętych gajów, gdy z rykiem mkną samochody, i gdy przed oczami białych przybyszów występuje już widmo drogi żelaznej, która ma przeciąć ten kraj, w świątyniach ziemi fetysze być może próżno wyglądają nowych ofiar zdumione i gniewne. Być może lecz cienie i głucha gwara gajów opowiadają, że to było, było, było. Rozdział 22. Na szlakach słoni. W trójkącie pomiędzy Bołakę, Sinfrą i Daloą. Ciągnie się rzadko nawiedzana sawanna, przecięta szerokimi pasmami dziewiczych lasów. Siekiera białego człowieka pracuje tu tylko wzdłuż dróg, ścinając drzewa na mosty, rynsztoki i umocowanie rowów. W tym właśnie obwodzie spędziliśmy dwa tygodnie. Nasz pobyt w Badikasze mógłby się znacznie przeciągnąć, gdyby nie dwie okoliczności. Przyjechał do nas znany kolonialny urzędnik i słynny myśliwy, pan Maurice Berger, zapraszając w imieniu gubernatora na polowanie w obwodzie Boafle. Druga przyczyna była jeszcze bardziej istotna, zbliżała się pora deszczowa. Tornada już kilka razy szalały nad sawanną, wstrząsając olbrzymimi drzewami i zalewając okolice potokami ciepłej wody, z szumem i pluskiem wylewającej się z czarnych, nisko zwisających chmur. Moja żona, odwiedzając z panią Deschano miasteczko Bołakę, w drodze powrotnej do Badikachy nocą trafiła na tornado. Lał tak straszliwy deszcz, mrok był tak czarny i gęsty, że przebić go nie mogły światła samochodu. Koła ślizgały się po rozmiękłej ziemi i wóz raz po raz staczał się do rowu. Młody Deschano nie widział przed sobą drogi i na jakimś moście omal nie wpadł z urwistego brzegu do wzburzonej rzeki, nabrzmiałej nadmiarem zewsząd płynącej wody. Na zakręcie drogi wpadły na samochód dwie duże antylopy koba i oślepione światłem reflektorów oszalałe z przerażenia usiłowały zaatakować wóz pędzący wśród ulewy, bryzgów błota i kaskad wytryskającej spod kół wody. Panie przyjechały nad ranem, zziębnięte i przemoczone do nitki, ogłuszone hukiem grzmotów, oślepłe od rozdzierających co chwilę mrok błyskawic. Ta wycieczka nie przeszła bezkarnie dla żony. Kilka dni później wystąpił nawrót nabytej na Nigrze malarii. Był to atak gwałtowny i ciężki. Wszystko wskazywało na to, że Afryka dość wyraźnie wyprasza nas za progi swego lądu, zrozumieliśmy to i spieszyliśmy ze zwiedzaniem innych terenów Wybrzeża Kości Słoniowej. Przebyliśmy więc do Boaké. Jest to ludne, dobrze rozbudowane miasteczko, z piękną rezydencją komendanta, pana Gustawa de Coutouli. Stacją kolei prowadzącej do oceanu, klubem, szkołą, szpitalem, licznymi willami urzędników i kolonistów oraz gmachami firm handlowych. Wszystkie budynki stoją przy bulwarach złożonych z drzew pomarańczowych, mangowych, cytrynowych, mandarynkowych i kwitnących pięknymi, czerwonymi jak płomyki kwiatami drzew flomboją. Na bulwarach tych pokazywano nam krepitons, drzewa zrzucające z siebie dojrzałe owoce, które pękają jak pociski, rozsiewając dokoła na znacznej powierzchni ziarna. Zaraz na wstępie w ogrodzie otaczającym dom komendanta napadły mnie mrówki i niemiłosiernie pogryzły. Były to duże, czerwone, niby krwią nabrzmiałe owady. Zaczęliśmy szukać mrowiska i znaleźliśmy misternie sklejony z kilku liści drzewa mandarynkowego woreczek napełniony tymi złośliwymi nicponiami. Za bandytyzm poszły razem ze swoim zielonym domkiem do słoika zaterem. Trzy dni spędzone w Bołakę nigdy się nie zatrą w naszej pamięci. Spotkaliśmy tu kilku bardzo przyjaznych dla nas, jako Polaków osób. Zaczęło się to od samego komendanta. Ojciec jego był przez długi czas generalnym konsulem Francji w Petersburgu, gdzie utrzymywał rozległe stosunki z polską kolonią stolicy dawnej Rosji. Komendant zapoznał nas z bardzo sympatyczną i dobrze wychowaną rodziną państwa Gonfrevilów, posiadających tu jedyną w koloniach fabrykę wyrobów bawełnianych. W domach de Kutuli i Gonfreville'ów spędziliśmy miłe chwile, na interesujących gawędach, w atmosferze niezwykłej serdeczności i wprost wzruszającej wrażliwości na rzeczy piękne i wzniosłe. Skrzypce mojej żony niejedną łzę wycisnęły z oczu tych ludzi, całymi latami pozbawionych muzyki i estetycznych wrażeń. Podnieceni grą de Kutula i Berger występowali też jako artyści. Komendant ślicznym głosem wyraziście deklamował wiersze francuskich mistrzów i własne, bardzo tęskne, napisane po śmierci młodej żony. Berger miał bardzo przyjemny baryton i umiejętnie śpiewał rzewne romanse, przygrywając sobie na mandolinie. Śpiew jego, pełen prawdziwego uczucia, łez w głosie i w oczach, wcale nie licował z jego, zdawało się, beztroską, wesołą zazwyczaj twarzą. Lecz gdy zaczynał śpiewać, twarz ta bladła, ukazując blizny zadane przez życie. Skończywszy śpiewać, milczał przez kilka chwil, a później, wstrząsając gęstą, siwiejącą już czupryną, mówił ze zwykłym, łobuzerskim uśmiechem swoje ulubione, sytrist. Wybuchając przy tym śmiechem, który w tych momentach nie zawsze wydawał się szczery, Pewnego dnia zwiedziliśmy wystawę tubelczej bawełny obficie produkowanej w obwodzie Bołakę, gdzie włókno osiąga już 34 mm długości, a więc może być używane przez każdą fabrykę tkacką. Tłumy tubelców zaległy plac wystawy ze swymi koszami i belami białej jak śnieg bawełny. Urzędnicy i rządowi agronomowie oglądali i wyceniali towar. Bawełnę miejscową skupują kupcy z Grand Basamu oraz fabryka Gonfrevillów. Dzięki niej wytworzył się w okolicy Bołakę cały rejon przemysłu ludowego. Murzyni oczyszczają bawełnę, robią przędzę, farbują ją na kolor granatowy, czerwony i żółty i sprzedają swój wyrób w fabryce. Gąfrewilowie mogą na razie zaspokoić zapotrzebowanie wyłącznie mieszkańców Bołakę i okolic, myślą jednak o rozszerzeniu swego przedsiębiorstwa. Kobiety tubylcze, krępe, o mocnych, zdrowych ciałach, noszą pstre lecz dyskretne w barwach płachty i chustki na głowach, przykrywając nimi dość długie, kędzierzawe włosy. Płachty nie zawsze jednak ukrywają połyskujące od masła karite ciała, ozdobione nacięciami na brzuchu, ramionach i piersiach, a ciężkimi bransoletami z kości słoniowej, mosiądzu i brązu na rękach i nogach. Na policzkach kobiety mają tatuowane regularne kółka. Mężczyźni drapują się malowniczo w togi, i gdy patrzy się na nich z daleka, ma się wrażenie, że to starożytni Rzymianie dążą na forum swego miasta. Tylko czarne twarze, z trzema głębokimi bliznami na policzkach, mówią o tym, że są to owi barbarii, których sprowadzali obywatele wszechwładnego Rzymu jako niewolników, gladiatorów i posługaczy cyrkowych, pilnujących klatek dzikich zwierząt. Ludność całego obwodu należy do najliczniejszego szczepu Baoule. Obok nich spotkać można nagich mieszkańców wschodniej części obwodu, spokrewnionych z nimi i ze szczepem Ashanti, Tubylców Agni. Przyglądając się nacięciom na ciele murzynów z wielkiej rodziny Agni Ashanti, tym długim bliznom i kółkom na policzkach, falistym liniom i gwiazdom z drobniejszych kresek na piersiach i brzuchach, pomyślałem, że prawdopodobnie są to symbole słońca. Pozostałości kultu wprowadzonego przez najeźdźców ze wschodu, chciałem jednak dla potwierdzenia tego domysłu znaleźć jakieś wyraźniejsze dowody. Rozmowy z tubylcami jak zwykle nie dały żadnych wskazówek. Starzy ludzie tak czynili, tak też i my czynimy, brzmiała wszędzie jednakowa odpowiedź. Wtedy zacząłem oglądać różne wyroby, bał i agni. Hełmy myśliwych, maski czarowników, klejnoty kobiet, rzeźbione z drzewa stołki i stoliki, ciężarki używane przy ważeniu złotego piasku, łuki i kołczany. Główny motyw rysunków i rzeźb stanowiły trójkątny płomień, jak na pałacu Gpona kulibali w Korhogo, falista linia, figura przypominająca egipską łódź słoneczną, i swastyka. Zdaje mi się, że jest to dość wymownym dowodem pochodzenia tych wszystkich oznak z kultu słonecznego. Swastyka stanowiła emblemat słońca w starożytnych Indiach. Była znakiem słońca jako ognia i samego ognia, czyli symbolem Boga Agni, tego posłańca innych bogów, opiekuna życia domowego, obrońcy przed demonami, wreszcie przewodnika dusz ludzkich do krainy wiekuistego spoczynku. Z Indii swastyka zawędrowała do Asyrii i Babilonu, a stamtąd dalej na zachód także spotykamy ją, jak również faliste linie słoneczne i trójkątne płomienie w Armenii i na rosyjskim Kaukazie. Z Atylną i Tatarami, wojownikami Czyngis-Hana, dotarł ten znak jeszcze dalej na zachód do naszych Tatr, gdzie górale wycinają go na domach i ciupagach i do Doliny Dunaju. Bóstwem murzynów Agni jest Gije. Bóg o rogatej głowie byka. To już zupełnie tchnie Egiptem, gdzie Apis był poświęcony słońcu Ra. Jakimi drogami przedostał się tu mit słoneczny? Czy szedł samodzielnie od wschodu, co ze względów topograficznych jest rzeczą zupełnie możliwą, czy też przynieśli go wychodźcy z Azji i Egiptu, wędrujący od północy, podbijający pierwotnych mieszkańców i spychający ich coraz dalej na południe do dziewiczych lasów wybrzeża Zatoki Gwinejskiej? W jaki sposób utwierdzili kult słońca wśród czarnych ras? Czy przy pomocy niewolników, czy drogą odbywającej się metyzacji? Na to pytanie nic mi nie odpowiedziały. Ani nagie ciała murzynów Baoule i Agni, ani kółka na twarzach kobiet, ani blizny na policzkach mężczyzn i nawet swastyka wycięta na brązowej bransolecie pięknej, roześmianej Kobla Lo pozostawała zagadką. Samochodami... Udaliśmy się z rezydencji de Cutuli do odległego o 170 kilometrów Boafle, gdzie czekał już na nas Berger. Na prędce urządziliśmy się w domu przygotowanym dla nas przez komendanta, pana Feliksa Pernota, i ruszyliśmy boczną drogą do Buszu. Krajobraz mało się zmienił. Częściej tylko spotykaliśmy długie szeregi drzew i gęstych krzaków, rosnących na brzegach licznych potoków, które zbiegały po nieznacznej pochyłości kurzece bandama, rozwidlającej się tu na białą i czarną. Sawanna jak wszędzie na wybrzeżu kości Słoniowej wysoka, soczysta trawa, nieduże gaiki karite, czasem baobab i grupy latanii. Na płaszczyźnie pasły się stada sonów, sing-singów i różnych mniejszych antylop i z rzadka para potężnych djinki. Wszędzie spotykaliśmy stare i świeże ślady bawołów, połamane przez słonie drzewa i głębokie, okrągłe wykroty w ziemi. Między krzakami biegały, żerując, różne dzikie kury, migały pręgowanym ogonem żenety, a w oddali jak chybki cień przemykał podejrzliwy, czujny, tchórzliwy szakal. W rzekach i potokach pluskały się ryby, a gdy nadchodziliśmy, wpadały z hałasem do wody wygrzewające się na kamieniach żółwie. W łożysku małych dopływów bandamy połyskiwały białe kwarce. Niektóre z nich miały na sobie zielone plamy, oznakę cieszącą zwykle syberyjskiego poszukiwacza złota. W ciemnym mroku nadbrzeżnych rzek spadały nieraz na nas duże i wstrętne stonogi Julus i skolopendra. Jeżeli zauważyły najlżejsze poruszenie ciała, gryzły i zatruwały. Z piasku wysuwały swoje kleszcze czarne skorpiony długości 20 cm i mniejsze, szare, bardziej szkodliwe. Na gałęziach czyhały na łup potężne pająki mygale, które mogą zabić nie tylko małego ptaszka, lecz także, jak twierdzą miejscowi, dużego zielonego gołębia, a nawet psa lub kota. Duże i okrągłe, jak dziesięciocentymetrowa moneta pająki-kraby zjawiały się po zachodzie słońca na drogach i pełzły do domów, gryząc nieraz dotkliwie. Dziwne to i lęk wzbudzające stworzenia o twardych pancerzach i dwóch wrażliwych, podobnych do anten czułkach. Znawcy twierdzą, że pająki-kraby są ponurymi ślepcami, odważnymi i nielitościwymi drapieżnikami. W zaroślach czaiły się różne węże, a wśród nich, szybki w ruchach, dwumetrowej długości zielony wąż ananasowy, na miejscach otwartych i piaszczystych i jadowite żmije. Nad wodą i w cieniu wysokich drzew roiło się od tsetse, -tse moskitów i chmary tnących bąków. Minęliśmy wioskę, w której murzyni wkrótce, po zajęciu kolonii przez Francuzów, zabili oficera, a jego sierżant kazał ciało porąbać na kawałki, aby złożyć je w skrzyni i nieść do obozu, gdzie zamordowanego pogrzebano z honorami wojskowymi. Zdarzyło się to stosunkowo niedawno, ileż zmian zaszło od tego czasu. Ludność, nastrojona obecnie zupełnie pokojowo i ulegle, starannie pracuje na polach i w dżungli. Białe dziecko mogłoby tędy bezpiecznie podróżować, bez opieki. Raz tylko wybuchły tu rozruchy związane z opłatą podatków. Gubernator nie narobił z tego powodu hałasu, lecz posłał pewnego starego kolonialnego urzędnika, znającego obyczaje i dusze tubelców. Francus natychmiast po przybyciu do wsi zażądał od wójta uregulowania podatków. Wójt jednak odmówił, tłumacząc się tym, że pewien potężny czarownik zabronił mużynom płacić podatki białym ludziom. Jeżeli tak, to postępujcie sprawiedliwie, najspokojniej w świecie oznajmił urzędnik. Zburzony tłum otaczający białego milczał zdumiony. Każesz podać sobie nosze, abyś mógł odjechać? Zapytał ośmielony wójt. Tak. Lecz nim odjadę, zapytam się was o coś, rzekł Francuz. Powiedzcie mi, co zrobicie, jeżeli zjawi się potężniejszy czarownik i każe wam płacić podatki. Jeżeli okaże się potężniejszy od naszego czarownika, będziemy musieli go usłuchać? rozległy się głosy. Bardzo dobrze, ciągnął urzędnik. W takim razie rozkazuję wam płacić, gdyż jestem tysiąc razy potężniejszym czarownikiem od tego, który dał wam taką złą radę. Tłum na chwilę zamilkł. Lecz wkrótce zaczął mruczeć, coraz bardziej się podniecając. Ty nie możesz być czarownikiem, mówił pojednawczo wójt, odejdź już. Nie spiesz się tak bardzo, przyjacielu. Przyprowadźcie tu waszego czarownika, chcę się z nim zmierzyć i dowieść swej potęgi. Zdumiony tłum znów umilkł. Kilku tubylców pobiegło po czarownika i wkrótce go przyprowadzono. Spoglądał na białego z dumą, pogardą i nienawiścią. To ty jesteś czarownikiem? spytał Francus łagodnym głosem. Powiedziałeś, i słowa twoje są prawdą, odburknął czarodziej. Jesteś złym czarownikiem, bo dajesz złe rady ludziom. Jesteś fałszywym czarownikiem, bo nie masz żadnej siły. Masz język złośliwej hieny, która śmieje się na świeżej mogile, lecz nie posiadasz żadnej mocy rzucił rękawicę Francuz. Słowa twoje są jałowe jak żwir rzeczny odparł ponurym głosem czarownik. To się pokaże! Zawołał urzędnik, Chcę się zmierzyć z tobą, lecz nie wiem, co mam zrobić. Wybierzmy rzecz najłatwiejszą. Połóżmy na tym kamieniu nasze zęby, tak, żeby nie było bólu i krwi. Zaczynaj! Czarodziej spuścił oczy i mruknął. Rzucasz piaskiem w oczy jak wszyscy biali. Tego nikt zrobić nie może, nawet i duchy. Zrób ty, jeżeli nie użesz, jak ptak huma odwodzący człowieka od dziupli z miodem. Zrób! Chcesz tego? Więc masz, wykrzyknął urzędnik i wyjąwszy sobie z ust doskonale zrobioną przez paryskiego dentystę sztuczną szczękę, położył ją na kamieniu. Tłum zaczął się cofać w przerażeniu. Czarownik zniknął bez śladu, jak kamfora. Jednak urzędnik chciał doprowadzić interes do końca, więc niby nie zauważywszy, że jego przeciwnik już się wycofał, włożył z powrotem swoją sztuczną szczękę i zawołał donośnym głosem. Moje fetysze są potężne i dały mi moc nadzwyczajną. Zrób to, co ja mogę uczynić. Mówiąc to, wydobył z torby podróżniczej szklane naczynie i rzekł: Zaraz wejdę do tego małego naczynia. Z tymi słowy, obnażył pierś i zapaliwszy kawałek papieru, wrzucił go do szklanki, przyciskając ją jednocześnie otworem do ciała. Była to zwykła bańka używana w medycynie. Skóra natychmiast zaczęła się wciągać do szklanki. Ujrzawszy to, wójt schwycił urzędnika za rękę i oderwawszy bańkę, krzyknął – Widzimy, widzimy, już zacząłeś wchodzić. Wierzymy ci, że jesteś najpotężniejszym z czarowników. Rozkazuj, co mamy robić. W ciągu tego dnia zebrano podatki, a dowcipny urzędnik powrócił na zajutrz do miasta. Wśród tych prostych, ciemnych, potulnych ludzi spędziliśmy cały czas naszego pobytu w rejonie Baoufle, Polując w jego okolicach i w pobliżu Dalloy i Sinfry. Było to miejsce wymarzone dla myśliwego. To już nie wywierają uroku kształtne ciała antylop, bo niemal wszędzie dojrzeć można coś wiele bardziej ponętnego. Są to okrągłe ślady bawołów, głębokie doły wyciśnięte grubymi jak słupy telegraficzne nogami słoni, wyboiste ścieżki wydeptane przez hipopotamy, wychodzące z nurtów rzecznych i zapuszczające się do dżungli na żer. Berger prowadził nas na tę grubszą zwierzynę, a serce moje biło na myśl, że spotkam się oko w oko z książętami dżungli. Znalazłem wszystko, co mnie interesowało, oprócz słoni. Raz tylko byłem w pobliżu tego zwierzęcia, lecz wytropiliśmy je w takich haszczach i na takim topielisku, że usłyszał nas i oddalił się z niezwykłą szybkością. Tropiciele przez cały dzień szli jego śladami, lecz on wciąż rwał naprzód. Zmykał tam, gdzie się kryli o tej porze roku jego ziomkowie, do głuchej kniei leśnej. Tam, zaszyte w gąszczu krzaków, stojąc po brzuchy w jakimś jeziorku, słonie polewają się wodą i leniwie przeżuwają czerwone strączki pieprzu. Niemożliwością jest podejść je w tej dżungli, bo mają doskonałych stróżów. Koło stada słoni roi się od ptactwa, siadającego im na grzbietach i wydubującego z grubej skóry kleszcze oraz inne pasożyty. Najserdeczniejszymi przyjaciółkami słoni są białe czaple i mały szary ptaszek nieznanej mi nazwy. Ta straż przyboczna królów dżungli, gdy usłyszy lub dojrzy człowieka, wszczyna taki hałas, że podniósłby z grobu nieboszczyka, a cóż dopiero czujnego słonia. Jak zawsze skrupulatni i sumienni, niemieccy zoologowie odróżniają w tych szerokościach geograficznych pięć gatunków słoni. Jest jednak tak wielka ścisłość w klasyfikacji tych zwierząt, że nie da się zauważyć różnicy między nimi bez specjalnych badań. Toteż miejscowi myśliwi znają zaledwie dwie odmiany słoni. Pierwszą stanowią duże ciemnoszare, drugą mniejsze czerwono-brunatne. Czerwone słonie słyną ze złośliwości, i nie tylko nie uciekają przed człowiekiem, lecz same szukają i atakują swego jedynego wroga. Tacy doświadczeni myśliwi jak Deschanoy i Berger zapewniali mnie, że słonie mają poczucie obowiązku wobec członków stada. Jeżeli jeden z nich zostanie ranny i nie będzie mógł o własnych siłach ukryć się przed wrogiem, na jego ryk przybywają inne, podnoszą rannego i uprowadzają ze sobą. Potwierdził to pewien myśliwy Szczepu Góro. Był to dzielny tropiciel i myśliwy na słonie, o czym świadczył jego hełm zdobny w magiczne kori i biały ogon koński – Myśliwy ten widział w swoim łowieckim życiu kilka takich wypadków, gdy słonie ratowały ranionego i słabnącego towarzysza. Zdarzało się to wtedy, gdy słoń, przechodząc ścieżką, nadeptnął na kamień utrzymujący wysoko zawieszoną kłodę z wbitym w nią ostrzem. Zrywający się ciężar wbijał szerokie i długie ostrze w kark zwierzęcia. Słoń padał i byłby niezawodnie zginął pod oszczepami i strzałami, gdyby jego towarzysze nie unieśli rannego z miejsca wypadku tropiciel opowiadał mi także, że nikt nigdy nie widział trupa słonia, o ile nie padł od razu. Sama to mądre zwierzę, mówił Murzyn, ma nawet swoje fetysze. Są nimi powyginane i poplątane korzenie drzew. Sama wyrywają kłami drzewa z ziemi i później długo stoją nad nimi w milczeniu, bez ruchu wpatrując się w swój fetysz. Przynoszą mu dary, czerwony pieprz, owoce latani i duże, okrągłe kamienie. Gdy sama czuje zbliżającą się śmierć, nie zostawiając po sobie śladów, wlecze się nieznanymi ścieżkami w ukryte od oczu ludzi i zwierząt miejsce, gdzie znajduje się szeroki otwór prowadzący do obszernych podziemi. Tam jest cmentarz sama, tam leżą skarby, góry drogocennych kłów. Śmiertelnie ranne lub umierające ze starości słonie przenoszą na cmentarz towarzysze. Przy wejściu cmentarnym stoją na straży stare, nieśmiertelne sama. Ta rozczulająca legenda zawiera tylko tę niewątpliwą prawdę, że istotnie nigdy nie znaleziono trupa słonia zmarłego z powodu podeszłego wieku lub choroby. Afrykański słoń jest zwierzęciem zupełnie dzikim, prawie nigdy nie ulegającym woli człowieka. Ranny, jeśli tylko jest w stanie się ruszać, szarżuje z zuchwale i wściekle, rycząc straszliwie i biegnąc z podniesioną do góry trąbą i zadartym ogonem, zakończonym miotełką twardych jak druty włosów. Dogoniwszy nieprzyjaciela chwyta go trąbą i podrzuca wysoko w powietrze. Gdy człowiek spadnie, słoń zaczyna go tratować, a później przyciska kłami do ziemi. Słonie jest jednak prawdziwym męczennikiem, gdyż żywcem zjadają go różne pasożyty, a szczególnie ogromne szare kleszcze, doprowadzające go nieraz do szału. W czasie, gdy polowaliśmy na sawannie zachodniego brzegu bandamy, słonie tu jeszcze nie zawitały. Pozostawały bardziej na południu i w Liberlii, ukryte w niedostępnych lasach, trzymając się w pobliżu trzęsawisk. Na sawanny słonie wychodzą dopiero wtedy, gdy dojrzewają owoce palm latani, stanowiące pokarm tych olbrzymów. Ślady pojedynczych okazów spotykaliśmy jednak nieraz. Były to okrągłe doły, głębokie na pół metra i najczęściej napełnione wodą. Przy dołach śmigały jaszczurki, a wśród nich agamy oraz duże igłany. W ucieczce bardzo szybko gramolące się na drzewa i ukrywające wśród liści, gdzie zielone zabarwienie jaszczurek stanowi najlepszą ich ochronę. Samotny sama wychodzi o tej porze na sawannę tylko na poszukiwanie pieprzu, objaśnił mnie tropiciel. Jest wtedy złośliwy i czujny. Doświadczyłem tego na sobie, gdyż żadnego z nich nie mogłem podejść, a jeden z moich pomocników, pan Kamil Giżycki, postrzeliwszy w pobliżu badikachy słonia, miał z nim przykre spotkanie, w którym zginął towarzyszący mu murzyn. Jeżeli nie wytropiliśmy tu słoni, nie było w tym naszej winy. Gdyby chociaż jeden z tych olbrzymów przechadzał się po sawannie, zdobylibyśmy go niezawodnie, ponieważ mieliśmy z sobą takich dwóch tropicieli jak Burger i jego strzelec Conan. Dla mnie Conan pozostanie na zawsze ideałem tropiciela. Ten murzyn baoule, suchy, sprężysty i niezmordowany, wspaniały strzelec i doskonały towarzysz łowów dokonywał wprost cudów. Umiał tak się skradać, że wyrastał z trawy niby widmo o dwadzieścia kroków przed osłupiałymi antylopami. Mógł skierować mknące w popłochu stado sing-singów i sonów w dowolnym kierunku i napędzić je na strzelców. Na moich oczach, naśladując głos czarnej antylopy, Conan zwabił to dość rzadkie zwierzę pod strzał z karabinu. Tropiciel wydawał odgłosy różnych odmian małp, które ostrożnie zbliżały się, skacząc i kryjąc się na szczytach drzew. Dropie, kuropatwy i perliczki biegły w stronę strzelców, gdy Konan zaczynał je wabić, nie używając żadnego innego instrumentu oprócz dziurawego orzecha. Murzyn szczekał i jęczał jak szakal, śmiał się jak hiena, wył jak lampart lub gepard, syczał jak rozgniewana cyweta, słowem, znał, jak najpotężniejszy czarownik, tajemniczą mowę wszystkich zwierząt i ptaków rodzimej dżungli. Był to odważny, a jednocześnie rozsądny i ostrożny myśliwy, stroniący od bezmyślnych przedsięwzięć. Ścigał w pojedynkę lwy, i to takie, które wychodziły na drogi i nie chciały umykać przed pędzącym w ich stronę samochodem. A nie było wypadku, żeby władca sawanny, spotkawszy Konana, nie padł od jego kuli. Znał wszystkie wybiegi nocnego bandyty Lamparta, a wypatrzywszy jego ślad, powracał w nocy do domu, niosąc plamistą skórę drapieżnego kota. Uciekające bawoły miały w tym murzynie straszliwego wroga. Napasące się spokojnie lubił patrzeć i uśmiechał się, przyglądając się ich porywczym ruchom i wściekłym uderzeniom ogonów po biodrach. Lecz gdy bawoły, zwietrzywszy człowieka, zaczynały uciekać, Conan przerzucał karabin przez ramię i mknął prawie nie dotykając stopami ziemi. Umiał dogonić i zawrócić bawołu w żądanym kierunku, podprowadzając go na strzał. Żaden pies myśliwski, czy to wyżeł, czy gończy, nie mógłby być bardziej pomocny myśliwemu. Tropiciel, ujrzawszy ślady, wyczytywał z nich nie tylko rodzaj zwierzęcia i jego ruchy, lecz nawet zamiary. Najsłabsze ślady nie mogły się ukryć przed jego bystrymi oczyma, a gdy wyszedłszy na kamieniste zwały, osypiska i piargi, gubił je, wtedy węszył i szedł bez wahania, aż odnajdywał na miękkiej ziemi dowody przejścia ściganej zdobyczy. Raz jeden tylko Konan omal nie zginął. Strzelił do młodego szympansa i zabił go, ale wtedy z znienacka zaatakowała go rozwścieczona samica. Napad był tak nieoczekiwany, że zanim Konan spostrzegł, szympansica wyrwała mu karabin i cisnąwszy go w krzaki, schwyciła myśliwego za gardło. Zacięta walka trwała jakąś godzinę. Zwycięstwo przechylało się raz na stronę małpy, raz na stronę człowieka. Szympansica wyrwała Konanowi nozdrza, odgryzła ucho i poszarpała pierś. Zwyciężył jednak człowiek, bo miał bardziej rozwinięty mózg. Słabnąc ze znużenia i upływu krwi, Konan zaczął niepostrzeżenie, nie przerywając ani na chwilę walki cofać się w stronę leżącego w krzakach karabinu. Małpa zrozumiała jednak zamiar przeciwnika i zaczęła go odciągać w innym kierunku, lecz Konan, goniąc resztkami sił, odbił się od napastnicy i porwawszy karabin, wypuścił w nią celną, jak zawsze, kulę. Murzyni używają na pokarm mięsa prawie wszystkich gatunków małp, z wyjątkiem w niektórych obwodach czarnych małp o srebrzysto-białych ogonach i białym owłosieniu dookoła twarzy, powszechnie zaś szympansów. Niektóre szczepy uważają czarne małpy za królewski ród wśród zwierząt tej rodziny, co się tłumaczy białym kolorem włosów rzucającym się w oczy, a uważanym zawsze za barwę magiczną i świętą. Co do szympansów, to murzyni trwają w przekonaniu, że są to dawni ludzie, jedyni mieszkańcy Afryki, niepodlegający skrzyżowaniu z innymi tubelcami i przybyszami. Dosi mogą władać ludzką mową, zapewniali mnie gwinejscy susu, lecz ukrywają to, obawiając się, że ludzie zmuszą ich do pracy, jako niewolników. Co do języka szympansów, to wydają one niezawodnie cały kompleks dźwięków, wyrażających różne pojęcia. Liczba podobnych dźwięków zwiększa się za pomocą bardzo różnorodnej intonacji. Zauważyliśmy z żoną, obserwując przedwcześnie zgasłą naszą szympansiczkę Kaśkę, że posługiwała się ona kilku bardzo odmiennymi dźwiękami, układanymi nieraz w dość długie zdania, i że miała bardzo wyrazistą i giętką tonację głosu. Nasza Kaśka doskonale rozumiała cały szereg kierowanych do niej słów i zdań, odróżniała dzwonki i głosy znajomych, lubiła muzykę. Miała swoje sympatie i antypatie, a także pewne upodobania co do barw. Murzyni twierdzą, że szympansy po napadzie na pola manioku lub patatów robią zapasy, układając wyryte korzenie w stosik i związując pakunek długimi pękami trawy. Powracając z pól, małpy niosą swój ładunek na głowie, zupełnie tak jak to czynią afrykańscy tubylcy. To twierdzenie murzynów wzbudziło ożywioną dyskusję wśród zoologów. Moje spostrzeżenia dotyczące kaśki dają mi dużo do myślenia. Nasza małpka, gdy czuła zimno, mimo że była ubrana, stale nosiła z sobą ciepły szal. Spiesząc się, zwijała szal i trzymając go na główce, biegła podpierając się jedną ręką. To samo robiła bawiąc się lalką. Dosi są ludźmi, ponieważ budują sobie chaty jak my, mówią Murzyni. Istotnie znajdujące się na wysokich drzewach gniazda szympansów, splecione z suchych gałęzi i trawy i zaopatrzone w strzechę, sprawiają wrażenie wioski. Szczepy leśne żyjące nad brzegami rzek, wzbierających sporadycznie, mają podobne chaty, zbudowane na obnażonych korzeniach mangrowców. Jednak jeżeli w pobliżu są skały, szympansy urządzają sobie legowiska w jaskiniach i szczelinach, gdzie czują się bezpieczniej. Gdy w sąsiedztwie swego lasu nie mają skał, żyją w chatach zbudowanych na konarach najwyższych drzew, w niedostępnej kniei. W nocy jednak stawiają straże. Są to stare, samce. Zawieszone na jednej ręce, słuchają, patrzą i węszą, czy nie skrada się najstraszniejszy wróg szympansiego rodu pyton, wąż o straszliwej sile. W dolnej Gwinei pokazywano mi skały, na których mają swoje schroniska szympansy. Mieszkańcy okolicznych wiosek uważają tę małpę za swój totem. Przed polą deszczową tubylcy idą ku skałom i składają małpom ofiary, surowe mięso kur i baranów, twierdząc, że szympans je zjadają. Myślę, że zachodzi tu pomyłka. Prawdopodobnie szympansy zrzucają ze skał te niepożądane dla nich dary, a pożerają je szakale, hieny i sępy. Tak przynajmniej postępowała nasza kaśka, gdy jej dawano pokarm, którego nie uznawała. Za to szympansy lubią burzyć ptasie gniazda i wyjadać jaja, a także wykradać miód z uli. W tym celu zatykają w nich wszystkie otwory i gdy pszczoły zginą, raczą się miodem. Przebywająca z nami prawie półtora roku Kaśka zasłużyła swoją inteligencją, uczuciowością i posłuszeństwem na nazwę małego niemego człowieczka, skąd tylko jeden krok do uznania szympansów za dawnych ludzi. Na szczęście nie podlegają onemetyzacji. A więc nie dziedziczą po ludziach ich wstrętnych cech charakteru, podstępności, okrucieństwa i wyrafinowanej niemoralności. Szympansy kochają swoją rodzinę, bronią samic i dzieci z narażeniem własnego życia. Są dobrymi sąsiadami i towarzyszami. Walczą o swój byt tylko na tyle, na ile są zmuszone do zabezpieczenia siebie czy swoich bliźnich od głodowej śmierci. Szlachetny małpi ludek. Przyznawał to nawet Conan, chociaż jego nos i ucho świadczyły, że miał z szympansami bolesne porachunki. Berger i Conan, obaj rozkochani w dzikiej, bujnej naturze Afryki, potężnie i szlachetnie odczuwali jej piękno. Conan, zapatrzony w gasnące promienie słońca i mieniące się niby perła niebo, trwał zazwyczaj nieruchomy, cały przejęty uroczystością chwili pożegnania ziemi z płonącą gwiazdą odczuwał wielkie znużenie drzew, wody, obłoków i zwierząt, czekających na świeży powiew nocnego wiatru i spoczynek w miękkich zwojach czarnego płaszcza nocy. Murzyn siedział, podobny do odlanego ze spiżu posągu, wstrzymując oddech, zapatrzony, zasłuchany w cichą melodię zbliżającego się zmierzchu, szeptał nieznane modlitwy do swoich domowych fetyszów, bezwiednie zanosząc modły także do potężniejszych bogów. Bo do nich rzewnym głosem wołała przejęta zachwytem dusza czarnego człowieka. O ziemio matko nasza, o słońce życie i śmierć niosące o księżycu małżonku ziemi, o niebo, siedzibo nieznanej potęgi. Konan kochał wszystkich swoich bogów i na ich cześć nosił na piersiach pęk amuletów, końce rogów antylop i baranów oprzyte czerwoną skórą i zaopatrzone w magiczne zioła i tajemnicze znaki bogowie Konana nigdy nie pozostawali bez ofiar, bo wyznawca ich, odważny myśliwy, i ilekroć zabił zwierzę, maczał swoje amulety łowieckie we krwi świeżej rany i szeptał, to dla was, bogowie, ta krew przelana. Sprawcie, aby burz był zawsze bogaty w zwierzęta i ptactwo, aby moje pola dawały obfite urodzaje, aby żony moje i bydło domowe stały się płodne, aby skwarne i ulewne dni przychodziły w mądrze przez was, bogowie, ustalonym czasie. Berger Cywilizowany i inteligentny Francuz kochał po swojemu tych samych bogów. Należał do szczęśliwych i jednocześnie tragicznych natur, nie mających sił i chęci do dłuższego przebywania w wielkich skupiskach ludzkich. Był to człowiek odczuwający od czasu do czasu potrzebę powrotu do warunków pierwotnych, gdy słońce i wiatr dręczą i pieszczą ciało, gdy woda i grząskie bagna nie stawiają przeszkód człowiekowi, gdy pierś oddycha swobodnie pod czarnym namiotem nocnego nieba. A wyczerpane skwarem i długim marszem siły powracają z szalonym wybuchem, odnowione i wzmocnione, gdy sawanna i knieja stanowią cały świat z jego najsilniejszymi przeżyciami i wrażeniami, a gdzie nie ma stworzonych przez ludzkość zjawisk, wzbudzających dreszcz wstrętu i przerażenia. Gdy życie jest sprawnym ruchem, jasną myślą i głębokim czuciem, nie zaś miotaniem się, walką bezwzględną i okrutną, toczącą się w kurzawie krwi ludzkiej i potu, w zawrotnym wirze sprzecznych ideałów i dążeń. Dopóki żyliśmy w kniej i na sawannie, nie spostrzegałem na czole i w oczach swego przyjaciela śladów łez i tęsknoty. Oczy mu się jarzyły radością życia, pogodnie uśmiechały się usta, głos nabierał innego odcienia. Wysoko wznosiła się swobodnie oddychająca pierś, a w słowach Bergera ani razu nie odczułem zawiści, niezadowolenia ani rozczarowania. Na sawannie był to człowiek o zdrowych mięśniach i zdrowej duszy. W dobrze, z elegancją urządzonych domach kolonialnych, Berger bladł, marszczył usta, jakaś mglista zasłona pokrywała jego wesołe oczy i zaczynał mówić sztucznie podnieconym głosem. Nie wiem skąd to pochodziło. Może meble, dywany, obrazy i zastawa stołowa przypominały mu coś, co go trapiło i budziło smutne skojarzenia. Może stojące na szafkach i półkach portrety nasuwały myśli o rysach innych, dalekich, a drogich mu istot. Może dusza w nim miotać się zaczynała. Może ból dotkliwy ściskał serce jego. Może jego mózg paliły niedoścignione cele, zburzone ideały, zawiedzione nadzieje. Nie pytałem o to Bergera, bo podczas słowów wszystko, co dotyczy życia mieszkańców rojnych miast, pozostaje z tyłu, przegrodzone wysokim murem, dwa światy odrębne, nieraz nawet wrogie. Po cóż więc przyspieszać powrót od bujnej rzeczywistości pełnej światła ruchu i wolności do krainy ułudy i zdrady, z bezczelną śmiałością mianującej się życiem cywilizowanych raz. Dobrze nam było z sobą bez wyznań, wynurzeń i wspomnień. W towarzystwie Bergera i Konana polowałem na dzikie bawoły. W Afryce Zachodniej nie spotyka się właściwego czarnego bawołu, lecz tylko dwie jego odmiany bawołu ciemnoszarego i brunatnego. Jak twierdzą miejscowi myśliwi, mieszańców tych dwóch gatunków nigdy nie zauważono. Zresztą ciemnoszare bawoły nie pasą się nigdy ze swymi brunatnymi kuzynami. Spotykałem obydwie odmiany tych dzikich byków żyją stadami, liczącymi nieraz po pięćdziesiąt, sześćdziesiąt głów, złożonymi z krów, cieląt i dwóch lub trzech byków. Najstarszy prowadzi stado w dzień na pasze na sawannę, w nocy na nocleg do nadbrzeżnych lasów. Zdarzyło mi się spotykać błotniste brzegi rzek i potoków, wydeptane przez dzikie bawoły, tak jak to czynią nasze stada domowego bydła. Na miękkiej ziemi, stratowanej i pokrytej setkami śladów, spostrzegłem nieraz głębokie doły. Były to miejsca, gdzie bawoły w nieustającej walce z pasożytami i bąkami kładą się i zanurzają w błoto. Przy tych wodopojach trudno zastrzelić bawołu. Zwierzęta wiedzą, że tu właśnie czai się niebezpieczeństwo, gdyż w haszczach czatują na nie lwy, lamparty i gepardy, a czasem całe stada hien. Zbliżają się więc ostrożnie, wysyłając naprzód patrole badające okolice. Po napiciu się wody stado wielkim pędem mknie na sawannę. Na miejsca odkryte, gdzie łatwo dojrzeć wroga z daleka. Tu czują się bezpiecznie, ale tu właśnie odnajduje ich ślad tropiciel i przyprowadza myśliwego. Stado żerując, nie pozostaje jednak na jednym miejscu. Zwierzęta posuwają się naprzód dość szybkim krokiem, strzygąc uszami i bijąc się ogonami po bokach. Bawoły nerwowymi ruchami skubią trawę i odgryzają liście lub młode gałązki krzaków. Ten ciągły ruch pozwala zwierzętom szybko zerwać się do biegu w razie grożącego niebezpieczeństwa. Białe czaple fruwają dookoła, wpadają do wysokich traw, siadają na wierzchołkach drzew i na grzbietach zwierząt, wyławiając pasożyty. Oglądając skórę bawołu, entomolog mógłby zgromadzić duży zbiór przeróżnych owadów i innych zwierzątek – Napęczniałe od wyssanej krwi moskity siedzą bez ruchu. Ogromne bawole muchy, wbijając swe żądła w szalejącą z bólu ofiarę, przechodzą powoli z miejsca na miejsce. Czerwone i żółte, w czarne centki kleszcze, duże i twarde jak kraby, szukają nieowłosionych części ciała i, znalazłszy je na brzuchu i za uszami, wpijają się w żywe mięso jak krety. Drobne robaczki drążą sobie tunele w grubej skórze bawołów. Wiercą ich rogi u podstawy i wślizgują się nawet pod kość czaszki, doprowadzając zwierzęta do wściekłości i szału. Najczęściej zdarza się to ze starymi samcami o rogach pokrywających całą górną część głowy i o wystających zaokrąglonych końcach. Taki męczennik zaczyna się wściekać, atakuje inne bawoły, zadaje im ciężkie rany, rzuca się na samotnie stojące drzewa i skały, uderzając w niepotwornymi rogami, goni antylopy, hieny i szakale coraz bardziej cierpiąc, opuszcza w końcu stado i staje się tym samotnikiem, otoczonym stworzonymi przez myśliwych strasznymi legendami, które chyba nie zawsze mają prawdę za matkę. Często się słyszy i czyta, że bawuł samotnik zawsze atakuje myśliwego. Miałem spotkanie nieomal oko w oko z dwoma samotnikami, szarym i brunatnym. Nie uważam, żeby były niebezpieczniejsze i odważniejsze od innych. Samotnik, jak każdy miejscowy dziki bawuł, jest zwierzęciem płochliwym i ostrożnym. Widząc człowieka, bardzo szybko oddala się pełnym biegiem. Dopiero niebezpiecznie postrzelony zaszywa się w gąszcz i czeka na myśliwego, a gdy ten się zbliży, atakuje go z niepohamowaną porywczością. W Sinfres słyszeliśmy o takim niefortunnym myśliwym. Zraniwszy bawoł, poszedł za nim do lasu, gdzie zdobycz się ukryła. Lecz bawół uderzył go natychmiast rogami w dolną część brzucha i wyrzucił w powietrze. Uczyniwszy to, zwierzę znowu ukryło się w lesie. Nie sądzę, żeby ów myśliwy pozostał przy życiu. Otrzymać uderzenie rogatym bęba wołu, który, jak opisują niektórzy podróżnicy, może wysoko podrzucić w powietrze konia z jeźdźcem, nie jest czymś, co może ujść bezkarnie. Nieraz zdarzały się wypadki, że postrzelony bawół padał jak nieżywy. Myśliwi śmiało podchodzili do niego, siadali na nim, trącali go kolbami, gdy nagle ponury olbrzym, odzyskawszy przytomność, zrywał się i atakował, szerząc popłoch wśród myśliwych i tropicieli. Zdobyliśmy trzy bawoły na wybrzeżu Kości Słoniowej, a za każdym razem rozsądny Konan z wielką ostrożnością zbliżał się do leżących zwierząt, trzymając karabin w pogotowiu. Jednak ekspresowe kule naszych strzelb, mających kaliber 9,3 i 10,75 mm, działały sprawnie i piorunująco. W kilka minut po zabiciu zwierza, płynąca z rany krew zaczyna się pienić i burzyć pod wpływem szybko następującej fermentacji. Kleszcze i bąki w popłochu porzucają martwe ciało, a zwabione zapachem krwi. Przylatują barwne lekkomyślne motyle i zaczynają ją żarłocznie pić zapuszczając swoje ruchome trąbki do rany niby do kielicha szkarłatnego kwiatu jeżeli wypadnie nocować w pobliżu zdobytego bawołu słyszy się przez cały czas ciche odgłosy kroków skradających się hien i szakali czasem nawet zawita skuszony łatwym łupem lew o świcie zaczną kwilić zlatujące się z daleka sępy i klekotać gniewnie duże orły tylko najniebezpieczniejsi wrogowie zostają niewykryci. Są to termity i bakterie. Pierwsze zdążą podkopać się od dołu z pod ziemi i zniszczyć skórę zwierzęcia. Drugie przyspieszają rozkład ciała i pozbawiają myśliwego smacznej pieczeni, sałaty z delikatnych warg bawolich i gotowanego ozora z ostrym pieprznym sosem. Strzelanie do bawołów jest bardzo przyjemnym sportem, bo niczym się nie różni od naszych europejskich polowań na jelenie i łosie. Myśliwy tropi zwierza na płaszczyźnie, strzela, widząc go dobrze i mogąc mierzyć w dowolne miejsce, byle tylko strzał miał pożądany skutek. Sawanna cieszy swoją zielonością i różnorodnością zwierzyny oko i serce strzelca. Znużonego myśliwego witają drzewa karite i kalicedraty swym orzeźwiającym cieniem. Spragniony strzelec może napić się wody z szemrzących potoków, czego zresztą wcale się nie zaleca. Razem z wodą można połknąć robaka lub bakterie i zachorować tak poważnie, że jedynym ratunkiem będzie albo natychmiastowy powrót do Europy, albo siedziba na drzewie przodków w postaci chybkiej, niedostrzegalnej zjawy, oczywiście po śmierci. Zupełnie inaczej przedstawia się polowanie na hipopotama, na owe mali, uznawane przez szczepy znaku Ma za tabu. Niełatwym zadaniem jest strzał do słonia. Myśliwy powinien trafić go między ledwie dostrzegalnym okiem a uchem, ruszającym się ciągle jak wielki łopuch lub też o centymetr powyżej pierwszej zmarszczki trąby na linii łączącej oczy. Są to miejsca zawsze śmiertelne. Co zaś do innych, zdania są rozbieżne, a że osobiście nie mam w tym przypadku doświadczenia, nie mogę swej opinii wypowiedzieć. Stokrotnie trudniejszy jest strzał do hipopotama. Spotkać go na lądzie, dobrze wymierzyć i położyć trupem, jest rzeczą prawie niemożliwą, dlatego też myśliwy szuka go w rzece. W wyjątkowo szczęśliwych okolicznościach można, jak mi się to raz przydarzyło, cicho przedarłszy się przez gęste, splątane nadbrzeżne zarośla i liany, dotrzeć do rzeki i niespodziewanie ujrzeć na wystających kamieniach lub na mieliźnie stado hipopotamów zwykle leżą do połowy zanurzone w wodzie i umieściwszy swe ogromne łby na połyskujących w promieniach słońca grzbietach sąsiadów niespokojnie strzygą uszami słońce świeci jak wściekłe odbija się od ruchomej powierzchni rzeki i tworzy ogromną drgającą mgłę, zwodniczą i mamiącą Serce wali tak, że karabin drży w ręku. Pod co chwila zasłania wzrok. Moskity i tsetse tną na wszystkie boki. Nogi grzęzną w błocie lub ślizgają się po kamieniach, czyniąc hałas. Po strzale stado jednym skokiem rzuca się do wody i płynie, podnosząc duże fale z pluskiem bijące obrzegi. Śmiertelnie ugodzony potwór, ważący nieraz dwie tony, albo od razu się zanurza, albo płynie, wyskakując co chwila niby rumak Neptuna, wyrzucając zgięte przednie nogi jak galopujący koń i pozostawiając po sobie rozpływający się krwawy ślad. Najczęściej jednak wypada strzelać do hipopotama znajdującego się w rzece. Słychać go z daleka. Co kilka minut wynurza ogromny łeb, wystawiając na powierzchnię tylko oczy i nozdrza, przy czym staje się podobny do olbrzymiej żaby. Ogromne zwierzę z hałasem i pluskiem wyrzuca z płuc i gardzieli wodę. Czasem ziewa, rycząc donośnym głosem. Po chwili zanurza się znowu i myśliwy musi czekać, aż zjawi się powtórnie. Stałą zagadką pozostaje pytanie, czy wynurzy się bliżej, czy dalej, jaką stroną i czy będzie czas na strzał skierowany w okolice oka. Myśliwy zawsze czuje, czy dobrze umieścił kulę więc spokojny oto czeka, aż zabity zwierz wypłynie na powierzchnię. Znowu powstaje pytanie, jak długo wypadnie oczekiwać godzinę, dwie, a może całą dobę. Jest to pytanie niebłahe, gdyż każda minuta kosztuje kilka kropli krwi, wysysanej przez moskity i bąki. Nikt, nawet sam konan, nie potrafi dać na to odpowiedzi. Zależy to od zawartości żołądka hipopotama. Jeżeli król nurtu nie spożył dziś obfitego śniadania, wypłynie nieprędko. Jeżeli zaś nie był nadto wstrzemięźliwy, aczkolwiek jest jaroszem, ukaże się, płynąc nogami do góry, z rozdętym od fermentującego pokarmu brzuchem. Lecz zdarza się, że zabity hipopotam wcale nie wypływa. Wtłoczy swe olbrzymie cielsko między podwodne kamienie lub konary zatopionych drzew i zginie dla myśliwego ku radości krokodyli, którego rozszarpią bez śladu. W nocy hipopotamy wychodzą na brzeg i dążą na pasze, wydeptując w ziemi głębokie rowy ścieżki. Wytarzawszy się dobrze w trawie i zrzuciwszy przyczepione do grubej skóry mięczaki, pijawki i różne inne robactwo, olbrzymie zabierają się do roboty. Mają do niej specjalny aparat paszcze, uzbrojoną w osiem wystających zębów, cztery boczne zakrzywione kły, zęby trzonowe i gruby chropowaty język. Mechanizm doskonały. Przednie zęby to grabie, którymi zwierzę zbiera całą kępę trawy i odrywa ją od ziemi. Język to przyrząd transportowy, posuwający trawę na zęby trzonowe. Boczne kły służą do podważania drzew, które hipopotam obala, aby się raczyć ich młodymi, soczystymi korzeniami. Powracając do rzeki lub wychodząc z niej. Hipopotamy odwiedzają znane sobie miejsca obfitujące w sól lub wapno i liżąc ziemię, z biegiem czasu pozostawiają po sobie głębokie doły i wyrwy. Całe karier, nieraz głębokie na dwa, a szerokie na pięć metrów. W takich miejscach tubylcy zwykle urządzają zasadzki i uśmiercają te stwory, strzelając do nich ze swoich skałkówek nabijanych kawałkami starego żelaziwa lub ciskając w nie oszczepami. Po zabiciu hipopotama w wodzie zaczyna się ciężka praca nad wyciąganiem wielkiego cielska na brzeg. Czujni jak sępy Murzyni zawsze dojrzą myśliwego. Wkrótce więc cała ludność pobliskich wiosek z żonami i dziećmi, misami, kalebasami i koszami staje do roboty. W okamgnieniu zdejmują i dzielą skórę, ścinają grubą warstwę tłuszczu i utorowawszy swymi maczetami drogę do wnętrza kadłuba, wdzierają się tam, żłopią krew, wycinają najsmaczniejsze kąski, wątrobe i nerki i pieką je zaraz przy ogniu. Biały Myśliwy też dostaje swoją część, głowę i jedną nogę. Po tej dość ohydnej operacji. Europejczyk z odrazą przygląda się murzynom zjadającym surowe kawałki mięsa pozostałego na kościach i kobietom niosącym w koszach mięso i sadło i opływającym od głowy do stóp krwią i tłuszczem. Wysoko pod obłokami chwilą zlatujące się na uczte sępy. Setki innych już obsiadły pobliskie drzewa i niecierpliwie czekają na odejście ludzi. Tylko trudność strzału do hipopotama usprawiedliwia polowanie na te spokojne i płochliwe olbrzymy. Nawet jeśli są w stadzie, nigdy nie napadają na płynącą łódź i tylko gdy myśliwy zaatakuje samice, dźwigające małe hipopotamy na grzbiecie, samce rzucają się na swoich jedynych wrogów ludzi, usiłując przewrócić łódź kłami lub ją zdruzgotać. Zdarza się to jednak obecnie coraz rzadziej, gdyż niestety w rzekach Afryki Zachodniej coraz mniej spotkać można hipopotamów. Czasami udaje się jeszcze wytropić niewielkie stada zwyczajnych hipopotamów, hipopotamus amphibius, lecz inny przedstawiciel tej rodziny, mały, o ciemnym zabarwieniu hipopotam liberyjski, jest prawie zupełnie wytępiony. Rzadko można go dojrzeć w głębokich, trudno dostępnych zatokach rzek północnej Liberii i Dolnej Gwinei, lecz zdaje się, że są to już ostatnie okazy tego zwierza. Znaczną część naszych polowań odbyliśmy na sawannie i w lasach należących do Szczepu Góro, jeszcze do niedawna ludożerców. Z pewnością dotąd jeszcze tubylcy pozostają przy tym obyczaju, lecz się kryją z nim w głębi swoich mrocznych lasów, gdzie przed założeniem francuskich punktów administracyjnych składali krwawe ofiary wielkiemu Bogu Gie i Bogini Ziemi, a potem zjadali ciała ludzi poświęconych męskim i żeńskim bóstwom. Kapłani i czarownicy zmuszali od czasu do czasu dobrodusznych, dzielnych myśliwych góro do połączenia się z duchami ziemi. Wtedy padały pod nożami kapłanów ofiary ludzkie, i lała się krew przed ołtarzami rozgniewanych gri-gri. Jednak i inne przyczyny powodowały ten krwawy zwyczaj. Góro, jako znakomici niestrudzeni myśliwi, są znawcami mięsa. Twierdzą, że najlepsze w smaku jest mięso ludzkie opowiadający mi o tym Europejczycy, odzywali się o czarnych ludożercach ze wstrętem i nienawiścią. Ponieważ spędziłem z góro sporo czasu i poznałem tych uczciwych, dzielnych ludzi, poczuwam się wprost do obowiązku wystąpienia w ich obronie. Przyszło mi to na myśl jeszcze w dżungli leśnej, w okolicach Sinfry, gdy znużony długim marszem w pościgu zasłoniami, usiadłem i przyglądałem się małym, kształtnym postaciom tropicieli. Stali przede mną poważni i spokojni, błyskając bystrymi oczami i białymi zębami. Nagle zauważyłem, że zęby te wyglądają dziwnie. Przyjrzałem się uważnie i spostrzegłem, że niektórzy góro mają przednie zęby spiłowane w ostre trójkąty. Góro o zębach trójkątnych nosili dziwne fryzury: długie kosmyki na środku czaszki i dwa po bokach. Kosmyki te były mocno naoliwione, podniesione i tworzyły trzy rogi. Dlaczego ci tubylcy mają takie zęby i włosy? zapytałem Konana. Są to myśliwi wojownicy, odparł tropiciel z pobłażliwym uśmiechem, gdyż uważał swój szczep, baoule, za wyższy od tych drobnych tubylców. Wydało mi się, że zaczynam widzieć we mgle minionych czasów drogę, którą góro doszli do ludożerstwa jako nieodzownej części ich kultu, a nawet do uznania ludzkiego mięsa za najsmaczniejszy pokarm. Zapatrzony w tę ciężką, Najeżoną przeszkodami i cierpieniami droga występuje w obronie góro. Pierwotni mieszkańcy czarnego lądu znikają, coraz bardziej rozpływając się w morzu przybyszów różnych barw, mało więc zostało szczepów przechowujących w swoich żyłach czystą krew dawnych synów ziemi. Do takich, obok gwinejskich Diola i Baga, należą góro z Wybrzeża Kości Słoniowej. W mroku wieków ukrył się czas. Gdy ci mali, odważni i niezmordowani ludzie zamieszkiwali Afrykę aż po Niger, a może i dalej na północ, po skraj algierskiego atlasu telskiego. Atlanci, przybysze azjatyccy, wychodźcy z Egiptu, berberowie, raz po raz zadawali im ciosy, więc szczepy synów ziemi wciąż cofały się w głąb kontynentu, opuszczając swoje siedziby, groby przodków i niepogrzebane ciała braci poległych w potyczkach. Nieraz jednak zdarzało się, że ci mali wojownicy rozpędzali oddziały najeźdźców na cztery wiatry, zaścielając ich trupami pole bitwy i biorąc jeńców. Z jaką nienawiścią rzucali się, ci ścigani ludzie na trupy, szarpali je, znieważali i w porywie zemsty za przekleństwo tułaczki, za utraconą ziemię, za odbierane im prawo do życia. Zębami przegryzali gardziele rannych, pili ich krew, wyrywali serca i wątroby i rąbali trupy zabitych wrogów na kawałki. Jeńców oddawali zwycięskim wodzom, lecz ci nie mogli ich utrzymać przy życiu, nie pozwalały na to ciężkie warunki tułaczki, szybkie ucieczki przed nieprzyjacielem i ciągłe walki. Wodzowie dzielili swoich jeńców między tych, którzy się odznaczyli niezwykłym męstwem, ci zaś zabijali podarowanych im wrogów, czyniąc to gdzieś na szczycie pagórka, skąd wyraźniej i dalej widzieć mogli północ, krainę swoich zburzonych siedzib i mogił ojców. Uśmiercając wroga, mówili, zwróciwszy się twarzą w stronę utraconej ojczyzny: Za pohańbienie waszych prochów, ojcowie bliscy i dalecy, za wyrwaną nam ziemię, rękoma waszymi uprawianą i waszym potem zlaną, za mękę naszą i niedolę, wylewam krew wrogów naszych i waszych. Gdy nienawiść i rozpacz doszły do szczytu, synowie ziemi wyrywali jeńcom serca i szarpiąc je zębami, wołali ponurymi głosami. Krwawymi łzami płaczemy po utraconej ziemi przodków. Niech krew wrogów ukoi ból naszych serc, bogowie. Później zaś, ukazując tłumowi odrąbane głowy najeźdźców, potrząsali nimi i mówili dobitnie. Oto wróg nasz, syn narodu Pantery, wnuk Jeny, który zabił syna Echi i Mulari, syna Kassu i Ruhamy, syna Kubela i Falaby. Weźcie go i pomścijcie krew naszych braci, mężnych wojowników. Rozwścieczony tłum rzucał się na trupa, bił go kamiennymi toporami, kół oszczepami i nożami, aż przeciskały się ku szczątkom zamordowanych zrozpaczone matki i bezbronne wdowy. Te zaczynały rozrywać skrwawione, siniałe ciało, szarpać, gryźć zębami i w szale zjadać oderwane kawały mięsa. Wieki mijały... Lecz synowie ziemi cofali się dalej, gdyż nowi najeźdźcy przybywali na wyklęty przez Ammo lub Gie ląd. Otaczali dawnych jego mieszkańców od północy, wschodu i zachodu, wypierając do miejsc jałowych, do pustyni, najeżonej ruchomymi falami gorących piasków. Głód i pragnienie zajrzały w oczy ściganym zastępom małych wojowników. Każdy trup wroga, każdy jeniec stawał się mięsem używanym na pokarm, a jego krew pojem. Jednak pierwszeństwo w nasycaniu się mieli idący na śmierć najodważniejsi wojownicy, obrońcy całego szczepu. Otrzymywali honorowe miano lwów i, jako oznakę lwa, zaczęli spiłowywać zęby w trójkątne kształty, czyniąc je podobnymi do kłów drapieżnika. Inni groźnie podnosili sobie włosy na głowie jako oznakę wojowników. Gdy głód i nędza doprowadziły cofające się szczepy do rozpaczy i obłędu, ludzie starzy i wodzowie ustalili krwawe ofiary z najsłabszych ludzi szczepu, oddając ich krew bogom, a ciała zgłodniałym rodakom. Starcy i surowi wodzowie ogłosili zakaz grzebania zmarłych i poległych, ciała ich oddając na pożywienie wojownikom, kobietom i dzieciom. Te ustalone surową potrzebą obyczaje stały się początkiem ludożerstwa. I nekrofagi z rozpaczonych, nienawiścią zatrutych szczepów, które ścigane przez zaborczych i okrutnych przybyszów cofały się przez długie wieki, aż się oparły w niedostępnych lasach. Lecz żyjemy w XX wieku, wykrzyknął moi oponenci. Mamy naukę Chrystusa, cywilizację, prawo, a ci czarni barbarzyńcy po staremu są ludożercami. To hańba, to zbrodnia nad zbrodniami. Słyszałem te pełne oburzenia, czcze i puste frazesy. Człowiek o pierwotnej, naiwnej i ciemnej duszy pozostaje jak więzień w kajdanach tradycji. Żelazo tych łańcuchów nie rdzewieje i nie kruszy się tak łatwo jak wszelkie nasze żelazne prawa i uświęcona powagą większości moralność cywilizowanych ludzi. Mówimy o murzynach, wyznawcach fetyszów oraz mglistych Ammo i Gie, lecz mongołowie Atylii, Hana i Batii, wojownicy konfucjańskich i buddyjskich Chin i dawnej Japonii Starożytni Germanowie, Brytowie, Skandynawowie i Słowianie. Czyż nie składali ofiar ludzkich? Czyż nie odrąbywali jeńcom głów, nie wyrywali serc, a zabitym przeciwnikom nie odcinali uszu? Czyż królowie dawnych Franków, Germanów, Słowian i waleczni Wikingowie nie pili z kubków zrobionych z czaszek wrogów? I nie podawali sygnałów wojennych gwiżdżąc w ludzkie piszczele? Zapomnieliście o tym biali ludzie, chociaż nie było to tak dawno. Jak początek cofania się szczepów afrykańskich z północy aż do kniei wybrzeża Zatoki Gwinejskiej, gdyż to miało miejsce na długo przed wyparciem koczowniczych królów pastuchów Hyksosów z Egiptu XVII dynastii. Przypomnijcie sobie, dumne cywilizowane ludy, jak długo żyły starodawne kulty w waszym społeczeństwie. W Anglii i Irlandii Druidowie znikli z chwilą zwycięstwa nauki Chrystusa, lecz ileż razy potem druidyzm wypływał na widownię, walcząc z wyznawcami Nazarejczyka. Przypomnijcie sobie Juliana odstępcę i powrót do pogaństwa heleńsko-rzymskiego. Zapomnieliście, że podczas wojen, klęski głodu, pomiędzy rozbitkami z zatoniętych okrętów, wśród więźniów uciekających z galer francuskich i angielskich lub z więzień rosyjskich. Wśród poszukiwaczy złota, błądzących w puszczy i w górach, wypadki ludożerstwa były na porządku dziennym. Czyż w Rosji Wschodniej, ba nawet Środkowej, nie istniało za naszych czasów pogaństwo obok licznych świątyń obrządku wschodniego i zastępów policji, nauczycieli i lekarzy? Czyż tam nie modlono się oficjalnie w urzędowych kościołach, a szczerze przed bałwanami szczepów czuwaszów, mordwińców, czeremisów lub przed zbutwiałym pniem dębu poświęconego starosłowiańskiemu Perunowi? Powiecie, być może, dumni biali ludzie, że mówię o Rosji, o kraju niepojętym, gdzie możliwość i niemożliwość, realne i nierealne, najwyższa wiedza i estetyka oraz czarnoksięstwo, zabobony i ochyda są dziećmi jednej matki – Przypomnę więc wam coś, na co patrzycie i co uprawiacie bez zastrzeżeń i namysłu. Boicie się trzynastki, tak dalece, że w waszych hotelach nie macie pokoju z tym numerem. Tej liczby bali się średniowieczni astrologowie i nie używali jej w swoich horoskopach. Mówicie o Belzebubie, a nie pamiętacie o tym, że jest to babiloński i fenicki Baalzebub, władca jadowitych much, bóg Asurbanipala i Sargonidów korzystacie z rad wróżbiarek, tak jak to czynili mieszkańcy asyryjskiej Niniwy, pastuchy z północnej Gobi, wojownicy Himalajów i myśliwi z nadmorza Beringa. Macie uświęcone obyczajem i bardzo huczne święta po zbiorach urodzajów, i karnawałowe szaleństwa i wesołość, lecz nie zaglądacie do historii i nie wiecie, że tak czynili wyznawcy Demeter i Persefony w kulcie agrarnym i w tych samych porach roku tańczyły, uwieńczone kwiatami, nagie, pijane winem i rządzą pogańskie bachantki. Boicie się panowie i panie samotnych drzew dziuplastych, mogiły samobójcy, cmentarzy i opuszczonych kuźni, a nie wiecie, że tych miejsc boją się też Arabowie, Tuaregowie i Murzyni, bo tam mają swe siedziby cienie przodków i złe duchy, dżiny. Wierzycie, że podkowa przynosi szczęście, lecz zapomnieliście, że wykuł ją kowal Haddad, półczarownik. Pukacie w pierwszy lepszy drewniany przedmiot, gdy mówicie, że jesteście zdrowi. A wasz czarny brat robi to samo, tylko wie, że w drzewie osiedlił się duch jego przodka opiekuna. Rozprawiacie o reinkarnacji i o transmigracji dusz, Wasi okultyści znają nawet górę, do której one dążą, a czyż co innego mówią bramini i buddyści w Indiach oraz kapłani ziemi szczepów Mossi, Senufo, Ashanti i Góro? Wy również jesteście ludożercami, gdyż wasze prawo, wasza nauka i wasza wiara pozwalają wam przesadzać w chore, sterane ciało silne kości i skórę zdrowych ludzi waszego społeczeństwa, wlewać ich krew do waszych zwiędłych żył. Czyż dla wypchania brzuchów waszych banków nie składacie ofiar z ciał i krwi waszych biedniejszych braci? Pozbawiając ich przytomności i odporności zatrutym za duchem swych fabryk i kopalń i przeżuwając ich zębami i walcami swoich maszyn? Powiedzcie, czyż nie to samo czynią murzyńscy czarownicy? Pomyślcie, czy wasze ludożerstwo i wasze krwawe ofiary nie są bardziej potworne niż murzyńskie, bo Wy pożeracie nie tylko ciała, lecz nawet z niezwykłą perfidią ludzkie dusze? zabijając w nich radość życia i chęć istnienia. Powinniście czuć nie pogardę, lecz współczucie dla czarnych zjadaczy ludzi. Należy bowiem dopomóc im i przekonać, że minęły czasy, gdy bogowie łaknęli krwi i że teraz ludzie powinni nazywać siebie braćmi. Dopiero wtedy wszystkie kamienne ołtarze, zbroczone krwią zwierzęcą i ludzką, wszystkie drewniane fetysze, przejdą do muzeów. A biali i czarni ludzie z jednakowym podziwem i wstrętem będą się im przyglądać jak straszliwym potworom przedpotopowym. A tymczasem. Tymczasem góro, jak i inni Murzyni, tu i ówdzie uprawiają ludożerstwo, działając najczęściej pod naciskiem swoich czarowników. Jeżeli nawet gustują w ludzkim mięsie, nie można się temu dziwić. Bo podczas nieskończenie długiego okresu swojej tragicznej historii mieli dość czasu, żeby się stać smakoszami i znawcami tej potrawy. Zresztą tubelcy bynajmniej się z tym nie ukrywają. Przed laty, gdy jeszcze samochody nie przecinały całej kolonii, jeden z miejscowych urzędników miał żonę nader okazałej tuszy. Gdy jechała konno, Murzyni blaskali językami i kręcili głowami, mrucząc, jedzie dużo, dużo mięsa. W swojej wyobraźni już rozkoszowali się smakiem tej ogromnej ilości jedzenia. Czynili to nie tylko mężczyźni o trójkątnych zębach i diabelskich rogach na głowie, lecz także kobiety, stare i młode, a nawet najniebezpieczniejsze wśród nich kokietki, dla powabu i piękności malujące sobie białą farbą twarze w paski i kółka. Dziwne są te kobiety. Jeżeli Murzyn mężczyzna jest dzieckiem, zahukanym przez naturę, niewolnikiem tradycji i przesądów, lecz jednak człowiekiem, nie można tego powiedzieć bez zastrzeżeń o kobietach. Ich rozwój jest stokrotnie niższy. Całego szeregu psychicznych objawów nie można jeszcze u nich dostrzec lub wyczuć. Kobieta murzyńska nie bardzo rozumie, co to jest wierność małżeńska. Wie, że nie powinna zdradzać męża. Dlaczego? Dlatego, że mąż ma prawo zażądać rozwodu, a jej rodzice mogą nie przyjąć córki do domu. Dlatego że jak postanowiono u nakomse szczepu Mossi, zostanie zamordowana. Dlatego, że czarownik może urządzić próbę cnotliwości i dać jej do wypicia jadowity ekstrakt teli lub wpuścić do oczu gryzące krople, od których straci wzrok lub będzie chora niemal przez całe życie. Lecz jeżeli żadne z tych niebezpieczeństw jej nie grozi, Murzynka objawia wielką lekkość obyczajów, a że jest łakoma na barwne tkaniny i klejnoty i rozumie wartość pieniędzy, cnota murzyńskich pań i panienek czai się gdzieś głęboko w dżungli. Zresztą na obronę murzyńskich kobiet muszę zaznaczyć, że w pospólstwie zdrada kobiety nie uchodzi za zbyt wielką zbrodnię. Nawet prawo obyczajowe nie przewiduje kary dla niewiernej, żądając wyłącznie od kochanka wypłaty wynagrodzenia poszkodowanemu mężowi. Opowiadano mi, że w jednej ze wschodnich prowincji kolonii rządzi kacyk, mający w każdej wiosce po kilka żon i robiący na nich świetne interesy, ściągając opłatę za każdą zdradę. Taki stan rzeczy nie działa w sposób umoralniający na kobiety o bardzo pierwotnej psychice. Rozwiązłość obyczajów, spotykana wśród kobiet niektórych szczepów, oraz dziwna wyrozumiałość prawodawstwa dla zdrady małżeńskiej jest niezawodnie pozostałością dawnego, anarchiczno wspólnotowego ustroju społecznego z uznaną wspólnotą żon. Spotykamy zresztą takie zjawisko i w Europie, wśród cyganów, gdzie moralność członków taboru nie stoi na wyżynie. Widzieliśmy hańbiący ludzkość przykład na Rosji Sowieckiej, gdzie rozluźnienie związków rodzinnych doprowadziło do kompletnego upadku moralności. Murzynki małżonki prawie nigdy nie powodują się w stosunku do męża sercem: z początku jest to pociąg naturalny, ściśle zwierzęcy, później wyrachowanie. Murzynki matki niewiele więcej są warte. Nie kochają swych dzieci, a cenią je nie jako drogie sobie istoty, lecz jako przyszłych robotników, przyczyniających się do dobrobytu rodziny. Gubernatorowie i urzędnicy kolonialni przytaczali mi szereg dowodów potwierdzających ten fakt bardzo wymownie. Widziano nieraz matki, które rozmawiały i plotkowały najspokojniej w świecie, niosąc głowę syna straconego z wyroku sądu starców. Nigdy nie płaczą na pogrzebach swoich dzieci, czynią to w ich imieniu najemne płaczki griotki. Bardzo często zdarzają się wypadki, że podczas rozwodu murzynka żąda, po zwrocie wiana i podarków mężowi, oddania jej dziecka, należącego podług prawa do męża. Istnieje ustalona taksa. Za trzy miesięczne dziecko ojciec żąda zwykle od żony dwóch żelaznych kociołków. Targ trwa długo i bardzo często kobieta odchodzi, rzucając byłemu mężowi dziecko ze słowami weź je sobie. Opowiadano mi w kilku miejscach o następującym wypadku. Siedmioletni chłopak ukradł sąsiadowi kilka korzeni i niamu, lecz schwytano go na gorącym uczynku. Poszkodowany związał chłopaka i zaniósłszy do lasu, zaczął go powoli palić na stosie. Na krzyki dziecka zbiegła się cała wieś i rodzice nieszczęśliwej ofiary. Uwolnię chłopca, jeśli zapłacicie mi za skradziony iniam. dziesięć centymów, oznajmił wieśniak. Nikt nie zaryzykował takiej sumy i Murzyn palił chłopca przez kilka dni, aż ten umarł. Gdy o nienaturalnej śmierci dziecka dowiedziały się władze francuskie, zarządzono śledztwo, lecz winnych nie znaleziono. Wieśniacy milczeli, nie zdradzając tajemnicy. Wystraszony zbrodniarz obiecał zapłacić rodzicom spalonego chłopca 25 franków, żądając w zamian, aby nie wszczynali sprawy. Gdy śledztwo niczego nie wykrywszy przerwano, morderca nie spełnił przyrzeczenia. Wtedy dopiero poszkodowani rodzice zaskarżyli go przed komendantem o niewypłacenie im obiecanej sumy i cała sprawa wyszła na jaw. Są to fakty, doprawdy straszniejsze od ludożerstwa, bo nie dające się wytłumaczyć niczym innym, jak tylko przerażająco niskim rozwojem umysłu i uczuć matek i żon murzyńskich. Gdy w społeczeństwie są takie kobiety, czyż można marzyć o jego szybkim postępie duchowym? Przecież te właśnie matki wychowują do pewnego wieku młode pokolenia murzyńskie. One wtłaczają w mózg dzieci najbardziej ponure obyczaje, przesądy i zasady życiowe. One wpływają w znacznym stopniu na stan umysłowości swego szczepu. Jakiś najbardziej gorący i oddany sprawie misjonarz chrześcijanin potrafi przekonać te kobiety o wzniosłości przykazania syna Bożego pouczającego: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Władze kolonialne białej rasy powinny zwrócić uwagę na oświecanie kobiet murzyńskich, bo one, jako przedstawicielki wszelkich tradycji, hamują postęp czarnej rasy na ogół zdolnej do przyjęcia nie tylko materialnej cywilizacji, lecz i do kultury ducha śpiącego jeszcze w pierwotnych mózgach. Jakie dziwne myśli rodzą się w mroku mózgów czarnych tułaczy, potomków Kaina. Obrażony lub pokrzywdzony murzyn dokonuje nieraz zemsty w sposób zupełnie niezwykły. Popełnia kradzież i w sądzie oznajmia, że ukradł w imieniu człowieka, który go skrzywdził. Rada starców zwalnia go od odpowiedzialności i od tej chwili prawo zaczyna ścigać krzywdziciela jako złodzieja. Jeszcze bardziej dziwna i bardziej ponura forma zemsty polega na tym, że obrażony Murzyn w obecności świadków oznajmia swemu przeciwnikowi: Tyś mnie zabił. Powiedziawszy to popełnia samobójstwo, sąd zaś oskarża wroga samobójcy o zamordowanie człowieka. Łatwo zrozumieć, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na kolonialnych urzędnikach. Sąd nad murzynami, wydany na zasadach prawa europejskiego, bywa często szkodliwym, niezrozumiałym dla tubylców i drażniącym ich nonsensem. Gdy zajrzałem do duszy czarnych szczepów, zrozumiałem, jakimi mądrymi ludźmi są niektórzy komendanci, którzy nigdy nie wyjmują z francuskiego kodeksu karnego, a rozprawiają się z winnymi swymi środkami podług własnego prawa. Najczęściej podlegają karom wójtowie wsi, nierozpoczynający na czas uprawy plantacji kakao, bananów i bawełny, nie wskazujący poborowych lub nie zbierający podatków. Więzienie nie jest bynajmniej karą dla znużonego pracą i walką obyd murzyna. W więzieniu nie pracując otrzymuje pożywienie i nawet ubranie. Długie jednak więzienie rujnuje jego rodzinę, wywołuje oburzenie i nienawiść do białych. Berger, jak mi opowiadano, karał wójtów swego obwodu dowcipnie, niewinnie, a skutecznie. Wsadzał ich do klatki z drobiem na dzień lub dwa i śmiał się widząc, jak murzyni przyglądali się aresztantowi, przebywającemu w towarzystwie zdumionych kur, kaczek i gęsi, i jeden po drugim odchodzili, uśmiechając się chytrze. Przywiązywał winnego wójta na godzinę do drzewa, na którym siedziała uwiązana na łańcuchu małpa. Znajomi i przyjaciele Wójta zanosili się od śmiechu widząc, jak małpa usiłowała złapać swego nieproszonego sąsiada za włosy i obrzucała go suchymi gałęziami. Berger był raz zmuszony dać dobrą nauczkę pewnemu upartemu wójtowi, któremu groziło za występki długie więzienie. Przywoławszy do siebie wójta, kazał żołnierzom ubrać go w strój ze świeżych gałęzi Karite. Gdy maskarada była skończona i Wójt wstał, przystrojony w spódnicę i płaszcz z liści, mając na głowie wysoki, zielony i pachnący kołpak, Berger poważnym głosem kazał mu odwiedzić wszystkie chaty sąsiadów i obliczyć, ile każda zagroda posiada kóz. Wójt musiał spełnić rozkaz i wkrótce szedł ulicą wioski, odprowadzany rykiem, śpiewami i gwizdaniem, zanoszących się ze śmiechu wieśniaków. W apoteozie tego urągowiska wzięły udział kozy, wielkie amatorki świeżych liści karite. Zjadły mu spódnicę, a później, wspinając się wójtowi na plecy, szczypały w najlepsze to chodzące drzewo. Wójt stał się podobno po tej maskaradzie najbardziej starannym pomocnikiem komendanta. Tacy byli moi przyjaciele Góro, uprzejmi, potulni, gościnni. Razem z nimi przebyłem sporą połać ich rodzimych sawann, strzelając bawoły i antylopy, bezskutecznie, lecz zawzięcie ścigając słonie i szeroko otwartymi, wszystko chłonącymi oczami patrząc na życie zwierząt, ptaków, a także ludzi, usiłując zrozumieć ich dusze, troski i radości, wytłumaczyć sobie wszystkie, nieraz bardzo dziwne zjawiska, jakimi były ich tajemnicze losy i wypływający z nich mroczny i beznadziejny kult. Razem z górą siadywałem nieraz na brzegach bandamy, przyglądałem się ciągle pluskającym rybom i słuchałem, jak opowiadali z pomocą konana o elektrycznych rybach, pozbawiających ludzi przytomności, a budzących wśród tubylców mistyczny strach. O olbrzymich, sięgających rozmiarami dorosłego człowieka kolczastych kapitanach, o krokodylach czających się w wodzie w miejscach, uczęszczanych przez dzikie zwierzęta. Góro twierdzili, że te krwiożercze gady porywały antylopy i dziki, a nieraz nawet z bezczelną śmiałością chwytały zębatymi paszczami za trąby pijące wodę słonie. Tubelcy nieraz słyszeli wściekły ryk bólu zranionego w najdotkliwsze miejsce olbrzyma i, odnajdując ślad słonia, zawsze spostrzegali krew. Góro pokazywali mi wywiercone w ziemi okrągłe nory dużej zielonej muchy okrutnej samotnicy, nie wahającej się atakować największe pająki, a nawet jadowite jaszczurki taranty i wciągać zdobycz do swoich legowisk. Dzięki moim tropicielom widziałem w lasach statko płochliwych i ostrożnych niebieskich perliczek o barwie ultramaryny, czerwonej plamie na szyi i czarnym czubie na głowie. Z brzegów swojej rzeki i ze swej szmaragdowej sawanny przywiedli mnie góro do dziewiczego lasu. Przybyliśmy do niego z sinfry drogą, obsadzoną niegdyś przez bergera dużymi, już obecnie drzewami flamboyant, pokrytymi kwieciem płonącym jak ogniki. Malownicza droga wkrótce jednak się urwała i wjechaliśmy w ciemny tunel. Duże ściany olbrzymich drzew, osłoniętych od dołu gąszczami krzaków, kwitnących białymi i szkarłatnymi kwiatami i obciążonych niewidywanymi nigdy owocami, oplecionych lianami i pnącymi się roślinami. Na wysokości pięćdziesięciu metrów łączą się wybujałymi konarami i wspaniałymi zielonymi koronami, tworząc sklepienie. Na dole, gdzie przerąbano w kniej drogę, panuje mrok i cisza, od czasu do czasu przerywana rechotaniem małp i wrzaskiem papug. Z rzadka w miejscach, gdzie dżungla odchodziła od drogi, widziałem niskie i długie chaty góro, pola manioku, kukurydzy i iniamu, drobne plantacje kakao i bananów, Mogłem stwierdzić, że knieja wciąż nie daje za wygraną i walczy, rzucając na pola odwiecznych wojowników młode drzewka rosnące z nadzwyczajną szybkością. Przez las podzwrotnikowy nawet murzyni się nie prześlizgną, z wyjątkiem niektórych znanych im miejsc. Od czasu do czasu spostrzegaliśmy, odchodzące w głąb dżungli, boczne ciemne korytarze. Były to szlaki słoni. Zapuszczaliśmy się nimi do wnętrza skłębionej mrocznej kniei. Wyboiste ścieżki były najeżone wystającymi korzeniami, niby pułapkami do chwytania kroczących potworów. Wśród plątaniny dołów i wyrw tropiciele pokazywali mi ślady bawołu, lamparta, chropawy zygzak pytona, małe dziurki wybite ostrymi kopytami czarnej antylopy i setki innych, niby hieroglify nieznanych języków, pozostawione w jednym miejscu na wielkiej karcie pamiątkowej księgi dżungli. Patrz! – zawołał Konan. – Niedawno przechodził tu Kohotoe, Duży łuskowiec powinien być gdzieś blisko. Szukaliśmy go wśród gałęzi drzew, gdyż zwykle pozostaje tam w dzień wisząc, uczepiony pazurami, podobny do brunatnej narośli na grubych konarach. Gdy rozglądaliśmy się po drzewach, zaatakowały nas odbywające swój pochód zastępy mrówek manian – Okrutne małe potwory zdobyły w drodze mrowisko czarnych mrówek, pożarły jakieś małe zwierzęta, bo pozostały po nich bielejące kości i teraz rzuciły się nam na spotkanie, oddziały wojowników. W tej walce straciłem kilka kropli krwi i otrzymałem haniebną porażkę, gdyż musiałem ratować się ucieczką przed czarnym wojskiem sunącym przez polanę długą, ruchomą wstęgą. Berger pokazał mi pozostawione na tyłach tej armii roboty inżynierów manian – Rozrzucone kubki suchych liści i tunele, wyryte pod niemożliwymi do pokonania przeszkodami. Trochę dalej spotkaliśmy uciekinierów ze zburzonego przez manian mrowiska. Małe czarne żyjątka szły w świat, szukając bezpieczniejszej siedziby. Zdążyły porwać coś z domowego dobytku, niosły więc drobne paczki pożywienia, nierozwinięte jeszcze poczwarki i jakieś patyczki. Ciężko oddychać w mroku dżungli. Zaduch i skwar, opary nigdy nie wysychających małych bagienek, gnijącej trawy, gałęzi i liści, ostry zapach dużej białej stonogi i bawolego potu, dochodząca skądś mdła woń kwiatów, odurzają i nużą człowieka. Nie dolatuje tu najmniejszy nawet powiew świeżego powietrza. Gryzą moskity i bąki. Co chwila spadają na zapuszczającego się tu śmiałka duże kleszcze, mrówki i pająki. Za ubranie i skórę chwytają mocne jak stalowe liny kolczaste liany i cienkie pędy krzaków. Cisza tu panuje cmentarna. Nawet czarne i czerwone małpy przemykają bez dźwięku wierzchołkami drzew, i orzeł siada na suchym szczycie mahoniu bez zwykłego groźnego klekotu. Na spróchniałej korze upadłych drzew rosną barwne grzyby, wszędzie wiszą jakieś nieznane owoce i jagody. Na bagnach śmigają, kryjąc się przed nami, węże, coś pluska w czarnej, nieruchomej wodzie otoczonej ramą soczystych, wybujałych ponad głowę człowieka trzcin, pokrytych czerwonymi jak krew plamami grubych, krótkich robaczków podobnych do koszenili. Do ciemnej dżungli, pełnej zaduchu, skwaru i trującej woni, doprowadziły nas szlaki słoni. Nie udało mi się strzelić do żadnego, lecz nie żałuję tego bo mogłem poznać dżunglę tajemniczą i straszną w odwiecznym ścieraniu się najbojniejszego życia z najszybszym znikaniem umarłych istot w nigdy nieprzerwanej, apokaliptycznej walce roślin, olbrzymich zwierząt i drobnych owadów. Słyszałem odgłosy uciekających słoni, wrzaski towarzyszącego im ptactwa, trzask tratowanych trzcin, plusk wody i bagna, deptanych nogami olbrzymów, ostatnich mohikanów przedpotopowego okresu naszej ziemi. Powróciliśmy do Boufale zaledwie kilka dni przed terminem odpłynięcia naszego statku z Portu Grand Basam. Gościnny pan Perno pożegnał nas paradnym obiadem, złożonym z zupełnie wyjątkowych dań: sałata z warg bawołu, zupa z bawołu, pieczona ryba kapitan, szynka antylopy son, nóżki hipopotamowe, pieczyste z pekari, świeża fasola, krem z miejscowego kakao, banany, ananasy, mango i pomarańcze, miejscowa kawa. Zoologowie mogą się śmiertelnie przestraszyć usłyszawszy słowo pekari, gdyż to zwierzę nie zamieszkuje kontynentu afrykańskiego. Istotnie nie jest to pekari, lecz nazwę tę nadali francuscy koloniści zwierzątku, nie mającemu dotąd miejsca w klasyfikacji naukowej. W dzikich, skalistych miejscowościach Afryki spotkać można stada ciemnobrunatnych zwierzątek wielkości dużych królików. Pallas, Oken, Kuvier i Peters wypowiadali całkiem sprzeczne zdania co do rodzaju tych zwierząt. Nie wiem na pewno, lecz zdaje się, że dotąd jeszcze spór ten nie dobiegł końca. Są to damany, Hyrax abyssinicus, bardzo poszukiwana przez smakoszów zwierzyna. Mięso damanów przypominało mi pieczone w popiele ogniska świstaki azjatyckie. Damany spotyka się też w Azji Zachodniej. I jak twierdzi Brem... Wspomniane w Biblii zwierzątka Sofon miały być nie królikami, jak tłumaczą to słowo hebraiści, lecz damanami, żyjącymi w Syrii i Palestynie. Daman jest bezbronną i płochliwą istotą, z najmniejszego powodu ukrywającą się w swoich skalnych norach. Jednocześnie to tchórzliwe zwierzątko dopuszcza współżycie sąsiedzkie z bardzo zdawałoby się niebezpiecznymi istotami, takimi jak drapieżna mangusta i duża jaszczurka Agama. Spotykałem damany w skałach, w pobliżu Bamako i Bobo Lasso i mogę stwierdzić, że są bardzo smaczne. Następnego dnia po obiedzie pożegnaliśmy miłego Pernota i bardzo bliskiego memu sercu Bergera, w nadziei, że i my nie pozostawiliśmy po sobie w boufale nieprzyjemnych wspomnień. Bardzo chciałbym spotkać się raz jeszcze z Bergerem i Konanem. Weszlibyśmy znowu na szlaki słoni i bawołów, patrzylibyśmy na cuda natury, słuchalibyśmy tajemniczej mowy sawanny i dżungli, bez słowa śledząc cichy bieg własnych, pogodnych, rzewnych, a podniecających myśli. Nauczono mnie w dzieciństwie marzeniom swoim nadawać żywe kształty, a więc? Do widzenia, Bergerze, bądź zdrów konanie, a bacz, aby niepowołani, bezmyślni strzelcy zbrodniarze nie wytępili na sawannach pomiędzy Boufalę, Daloą i Sinfrą wszystkich słoni, a w bandami hipopotamów. Do zobaczenia mili drodzy przyjaciele. Rozdział dwudziesty Czarni i biali czarownicy. Pociągiem szybko posuwaliśmy się ku oceanowi. Znikły bez śladu szmaragdowe sawanny, podzwrotnikowy las, wysoki i ponury, rósł tuż przy torach. Olbrzymie sześćdziesięciometrowe metrowe Mahonie, Iroko, Tijame, Ako, Asas, Badi, Dabema, Emien, Lo, Mekore, Pri, Samba mieszały się tu z mniejszymi drzewami i z gęstymi krzakami. Z niebotycznych szczytów drzew zwieszały się pokryte liśćmi i kwiatami liany i pnące rośliny. Z mroku leśnego tu i ówdzie wybiegały potoki lub szyny wąskotorowych kolejek dowożących do stacji drzewo. Od czasu do czasu widziałem wyrąbane polany, a na nich zwały gałęzi, sterczące potwornie pnie i gąszcz różnych krzaków. Na niektórych porębach stały szopy, dymiące lokomobile przenośnych tartaków, kłębiły się tłumy czarnych robotników, a wśród nich Europejczycy w białych hełmach. Na miejscach, gdzie las ścięto przed rokiem, strzelały w górę cienkie, zgrabne drzewka o pierzastych liściach tworzących parasole. Był to słynny parasolnik, Musanga Smithi, rosnący z zadziwiającą szybkością na wytrzebionych terenach. Leśnicy jeszcze do niedawna uważali Musangę za drzewo szkodliwe, głuszące i zabijające inne, bardziej cenne gatunki. Jednak opinia specjalistów wkrótce się zmieniła. Obecnie dowiedziono, że w cieniu tego drzewa rosną i wzmacniają się młode mahonie, tijamy oraz iroko, które inaczej zmarniałyby zabite przez palące słońce. Musanga jest obrońcą najdroższych gatunków drzew, stanowiących bogactwo kolonii. Po dwunastu latach sama ginie, użyźniając ziemię, karmiąc podrastających leśnych arystokratów i ustępując im, zmężniałym i gotowym do walki, wolną drogę ku niebu. Badania techniczne dowiodły także, że parasolnika można używać do produkcji papieru i zapałek. We wspaniałych lasach kryją się małe, nieznane nikomu osiedla, zupełnie dzikich szczepów leśnych BT i zmieszanych z góro szyjenców, ludożerców i zjadaczy wszelkich trupów ludzkich i zwierzęcych. Są to szczepy najbardziej pierwotne, żyjące tym, co daje knieja, korzeniami, dzikimi owocami, orzechami i palmowym winem. Mięso jest tu wielką rzadkością, gdyż tubylcom rzadko kiedy udaje się zabić swymi zatrutymi strzałami słonia lub hipopotama. Rodzący się i umierający w mroku i zaduchu dżungli leśnej B.T. i Shiensowie pozostali do dziś ludźmi nieufnymi, dzikimi i okrutnymi. Nie uznają żadnej władzy, nie mają zorganizowanego społeczeństwa. Wśród nich cieszą się wielkim wpływem czarownicy, najbardziej ciemni, nieraz o zbrodniczej naturze. Losy zapędziły te ludy, ścigane przez pierwotnych najeźdźców i najstarszych synów ziemi afrykańskiej do kniei, w mrok potężnego lasu, i dotąd żaden jaśniejszy promyk nie przedarł się do ich dzikich, ponurych głów. Opowiadano mi, że uznają wyłącznie boga lasu i fetysze jako przedmioty magiczne, przyciągające ku sobie złe i dobre duchy oraz cienie przodków. Betę mają też żyjącego boga. Jest nim Ahua, mały, czarny niedźwiadek, spotykany, zdaje się, tylko w tej części Afryki Zachodniej. Może Ahua nie jest niedźwiadkiem, lecz większym okazem zwierzęcia zwanego lemurem. Jest to ciemnobrunatne zwierzątko, kształtem bardzo przypominające małego niedźwiedzia. Ma duże, okrągłe oczy i dziwne łapy, znakomicie przystosowane do łażenia po gałęziach drzew. Lemur, widziany przez nas w tiebisu u komendanta pana Paketa, miał na przednich łapach po cztery palce, między zaś pierwszym a drugim twardy i mocny pazur, na tylnych po cztery palce i jedną brodawkę, jako nierozwinięty piąty palec. Zdolność lemura do łażenia w różnych kierunkach, po poziomych gałęziach, na których posuwa się wisząc brzuchem do góry, i po pionowych głową w dół, była zdumiewająca. Wchodził on jak po najwygodniejszych schodach. Po mojej lasce, a gdy ją obracałem, zmieniał bardzo zręcznie kierunek i spuszczał się w dół, dość złośliwie na mnie spoglądając, szczerząc ostre zęby i wydając syczący dźwięk. Przyglądając się potężnym lasom wybrzeża Kości Słoniowej, dojechaliśmy do Abidżanu, gdzie kolej nagle się urywa, dobiegając do brzegu dużej laguny Ebrii. Przeładowaliśmy nasze bagaże ekspedycyjne na ciężarowy samochód i wyprawiliśmy je do Grand Basamu, gdzie miały czekać w portowych składach na odpłynięcie do Europy. My zaś wyruszyliśmy samochodem do Bangerville, dokąd zaprosił nas pan Maurycy Lapalu, gubernator kolonii. Był wieczór. Silne reflektory samochodu oświetlały malowniczą drogę wijącą się wśród podzwrotnikowego lasu. Olbrzymie konary drzew tworzyły kolumnadę nieznanej, wspaniałej świątyni o sklepieniach ginących w czarnym mroku. Drzewa były tak gęste, że przez ich liściaste korony nie przebijały się promienie księżyca ani gwiazd. Przez drogę co chwila przebiegały różne zwierzęta, mangusty, zające wiewiórki i drobne gryzonie. O mocne szkła reflektorów uderzały piersiami i skrzydłami nocne ptaki i nietoperze, niebacznie polujące na wijące się w świetle owady. Przypominam sobie wieczór w domu komendanta Pernota. Do pokoju, rzęsiście oświetlonego acetylenowymi lampami, naleciały chmarami ćmy i jakieś duże owady, podobne do latających termitów. Uderzały o szkła, po czym padały, poranione i poparzone, pokrywając stół i posadzkę ruchomą warstwą drgających ciał. Za nimi zjawiły się gnieżdżące się w pułapie ogromne pająki i pożerały je. W ślad za tymi drapieżnikami przypełzły ochydne ropuchy i zaczęły skakać na ściany, łapiąc czołgające się półprzytomne owady. Po chwili nadleciały nietoperze i szybując w powietrzu na swych miękkich skrzydłach łapały latające muchy i ćmy. Jeden z nietoperzy, wielkości dużego motyla, dostał się do niewoli i razem z innymi zbiorami znajduje się obecnie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na werandzie zaczaił się jakiś przedsiębiorczy wąż polujący na żaby. Z daleka z sawanny dolatywały basowe stękania lwa, chichot hieny. Szofer, potwierdzając te wrażenia, opowiedział mi, że niedawno jadąc w nocy tą drogą spotkał lwa, a innym razem starego lamparta. Z trudem zmusił zwierzęta, by zeszły z drogi, trąbiąc przeraźliwie i strasząc zgaszeniem i zapalaniem reflektorów. Po godzinie zatrzymaliśmy się, okrążywszy obszerny gazon przed wspaniałym pałacem bielejącym na tle ciemnych palm pan Lapalu przyjął nas serdecznie, jak starych przyjaciół. Istotnie znał nas trochę żonę z listów państwa Hezlingów, mnie z książek, znajdujących się w bibliotece kolonialnej. Spędziliśmy dzięki przyjaźni z panem Lapalu ostatnie dni w Afryce tak przyjemnie, że stanowiło to harmonijny akord zamykający naszą podróż, podczas której staraliśmy się wszędzie zajrzeć, a władze, nie mając nic do ukrywania, ułatwiały nam to zadanie i osładzały jak mogły trudy i wysiłki związane z daleką i ciężką wyprawą. Bengerville jest rezydencją gubernatora i wszystkich kierowniczych biur kolonii mieszkają tu wyłącznie urzędnicy. Znajduje się kościół, poczta i szkoła, a także nieduże warsztaty naprawy statków kursujących po lagunie Ebris. Trzy miasta wybrzeża Abidjan, Bengerville i Grand Bassam zgodnie wypełniają ważne zadanie. Bengerville to kierujący kolonią mózg i wola Abidjan to ręka, wyciągająca z całego wybrzeża jego bogactwa, Grand Bassam druga ręka, oddająca te bogactwa Francji i światu. Ta druga ręka ma niebezpiecznego przeciwnika, usiłującego obezwładnić ją potężnymi ciosami. Są nim barre, nigdy nieustające potężne fale, rodzące się na wielkiej głębinie Zatoki Gwinejskiej, imknące ku jej brzegom, gdzie spotykają przeszkody w postaci mielizny. Fale rozbijają się o tę nagłą przeszkodę, wyrzucając ze straszliwą siłą olbrzymie masy wody, piasku i kamieni. Przed wybudowaniem wysuniętej daleko w morze estakady przewożono pasażerów na brzeg w dużych szalupach i w tubylczych pirogach. Bare porywały je nieraz, i miotały i obracały w swych wirach, z rozmachem ciskając na mieliznę. Druzgotały łodzie, a powracając, zabierały z sobą i pochłaniały ludzi. Na miejscowym cmentarzu. Całe szeregi mogił świadczą o potędze i mściwości grzywiastych i wściekłych bałwanów, broniących lądu przed przybyszami z innych krajów. Pierwsza estakada padła pod ciosami morza, a jej szczątki, niby kości szkieletu wyglądające z ciągle wirującego, miotającego się pianą odzianego morza, oglądaliśmy w Grand Basamie. Nowa estakada. Potężnie i mądrze zaprojektowana, jest w stanie uporać się z wściekłością bałwanów, lecz gdy barę uderza dziewiątą falą, drżą, zgrzytają i jęczą żelazne podstawy i stalowe wiązania długiego pomostu wysuniętego daleko w morze. Nowy pomost kończy się tam, gdzie szerokie fale nie dochodzą do mielizny. Mkną spokojnie, nie rozbijając się jeszcze o podwodną przegrodę na miliony wściekłych białych, mieniących się w słońcu brodatych i grzywiastych zjaw. Tam nie szczerzą jeszcze kłów, wpijających się w żelazo i drewno estakady. Nie chwytają i nie biją niezliczonymi rządnymi łupu ramionami. Pasażerów ładuje się teraz za pomocą wind na małe statki parowe, które ich wożą do okrętów, stojących na otwartym morzu. Towary są przewożone w krypach, ciągnionych przez holowniki. Drewno wrzuca się do morza, wiąże linami lub łańcuchami i holuje do burty okrętu. Grand Bassam jest wprost zalany niepomierną ilością eksportowanych towarów i już nie może nadążyć z ich wywozem. Taka sytuacja zmusiła pana Lapalu do zakreślenia obszernego morskiego planu, zakrojonego na dłuższy czas. Abidjan... Sytuowany na brzegu laguny Ebri, mającej 12 metrów głębokości, zostanie wkrótce połączony kanałem, szerokim na 400 metrów, z morzem i zamieniony w port, do którego wchodzić będą okręty bezpośrednio z Zatoki Gwinejskiej. Gdy kanał zostanie wykończony, rezydencja gubernatora zostanie przeniesiona do Abidżanu, Benjerville zaś stanie się ośrodkiem wiedzy praktycznej. Będzie się tu mieściła szkoła rolnicza, mająca w obecnym gubernatorskim parku olbrzymi las palm oliwnych, plantacje kakao i kawy oraz fitologiczne i selekcyjne laboratorium kierowane przez doskonałego specjalistę z powodzeniem pracującego obecnie nad zwiększeniem wydajności oleju roślinnego z owoców palmy olejowej. W założeniu tych badań leży selekcja prowadząca do zmniejszenia mięsistej, nie zawierającej oliwy, wewnętrznej powłoki olejnonośnego ziarna. Dalszą fazę rozwoju portów wybrzeża stanowić będzie połączenie wschodniej laguny Aby z laguną Ebri za pomocą kanału. Kolonia posiądzie dzięki temu wewnętrzne morze, gdzie będzie się odbywał ruch małych statków, zwożących towary ze wschodnich krańców do małego Bassamu, mającego wygodny dostęp dla statków od strony morza. Koło tego miasta, gdzie buduje się teraz urządzenia portowe, istnieje na dnie morza lejkowaty otwór niezwykłej dotąd niezbadanej głębokości. Otchłań ta powstała prawdopodobnie pod wpływem działania wulkanu. Po wykonaniu tego planu sąsiednie, bardzo malownicze, ożywione i bogate obecnie miasteczko Grand Bassam straci swoje znaczenie jako tymczasowy najważniejszy port kolonii i prawdopodobnie kiedyś zupełnie zniknie. Gdy zwiedzaliśmy z gubernatorem Abidżan, zrozumiałem, że przeznaczona dla niego wybitna rola ekonomiczna nie przerasta bynajmniej sił tego miasta. Bardzo już rozbudowany Abidżan jest otoczony głęboką laguną, ułatwiającą dostęp statków do dowolnego punktu wybrzeża, gdzie już stoją duże budynki odpowiednie na składy towarowe, a sam brzeg w zupełności odpowiada wymaganiom związanym z urządzeniami portowymi. Obecnie kursuje przez lagunę parowy prom, przewożący handlowe traktory na przeciwległy brzeg, gdzie się zaczyna droga prowadząca do Grand Basamu. W Abidżanie oglądaliśmy szkołę francusko-murzyńską i wzorowo urządzony szpital, co podkreśliła zwiedzająca go specjalna komisja Ligi Narodów. Czyste powietrze, obfitość drzew i kwiatów, liczne dobrze utrzymane baraki, najnowsze wewnętrzne urządzenia szpitala przynoszą honor administracji i personelowi medycznemu. Tubylcy, widząc dobre skutki leczenia się u białych lekarzy, coraz chętniej zwracają się do kierowników szpitala. W roku 1924 do szpitali w Abidżanie, Grand Bassamie i Bouaké zwróciło się o poradę 171 828 chorych. Co na 1143 Europejczyków i 1 670 tysięcy tubelców w całej kolonii stanowi wysoki procent. Szpitale mają do czynienia przeważnie z ospą, żółtą febrą, przenoszoną z Sierra Leone, z ropnym zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowych, trądem, słoniowacizną, gruźlicą, przymiotem, malarią, tak itd. Cholera i dżuma zostały już zwalczone doszczętnie. Jednak ziemia nasza jest stanowczo za mała. W łagadługu, zwiedzając szpital doktora Szardena, spotkałem byłego asystenta, znajomego profesora Diakonowa z Moskwy, a w Abidżanie doktora Ufjuszaninowa, brata mego słuchacza z Politechniki w Tomsku, gdzie byłem ongiś docentem. Rewolucja rosyjska rozrzuciła ludzi po całym świecie. Doktor ów mieszka tu z żoną i synem. Na obcej ziemi nie czują się swojsko, zupełnie jak północna brzoza obok palmy kokosowej, lecz błogosławią los za to, że rzucił ich tak daleko od bezdusznej ideologii bolszewickiej, gubiącej się w szalonych pomysłach zburzenia cywilizacji. Byli wzruszeni, spotkawszy mnie, którego w dawnych czasach znali osobiście. Patrząc na tych ludzi mroźnej Syberii, rozumiałem całą otchłań ich tragedii życiowej, własnej i narodowej, i serdecznie im współczułem. Bardzo mnie ucieszyła pochlebna opinia gubernatora o zdolnościach doktora. Wszystko więc będzie dobrze, jeżeli północne brzozy zdołają się zaaklimatyzować tak blisko równika. Przebywszy promem lagunę, ruszyliśmy doskonale utrzymaną drogą do Grand Bassamu, aby zwiedzić port i załatwić formalności związane z naszym odpłynięciem statkiem czat do Europy. Długo staliśmy na estakadzie, owiani świeżym wiatrem morskim. Przyglądaliśmy się wściekłości szalejących fal, wylatujących nad pomost i z hukiem spadających na podwodny, skalny próg i grubą warstwę piasku wyrzuconego przez ocean. Barre przez wieki całe usypał góry piasku, na których stoją duży i mały bassam, a tymi górami oddzielił część zatoki tworząc laguny ebri, Aby, lau i Fresco. Wlewające się do lagun potoki zmieniły z biegiem czasu smak ich wody ze słonej na prawie słodką, w której żyją nawet rzeczne żółwie. Laguny są przedzielone szerokimi pasami piasków, zarośniętych mangrowcami i rafią. Schludne wille Grand Basamu, otoczone ogródkami zajęte są przez Francuzów, Anglików i Amerykanów eksploatujących lasy i wysyłających z portu machoń, bawełnę i kakao. Mieszkają tu też plantatorzy ananasów, bananów, kawy i kakao, robiących na tym ostatnim produkcie zawrotne interesy. Wśród plantatorów kakao znany jest pewien Murzyn, dawny wójt wioski, nieraz karany za niechęć do uprawy tego drzewka. Gdy jednak zrozumiał o co chodzi, zaczął rozszerzać z roku na rok swoje plantacje, mając na razie istny dopust boży z napływającymi pieniędzmi. Przed paru laty Murzyn ów przyszedł do miejscowego komendanta i odbył z nim następującą naradę. Porać komendancie na moją biedę. Co się stało? Zapytał Francuz. Mam milion franków i nie wiem, co z tym zrobić, odpowiedział Murzyn. Możesz zbudować sobie piękny dom, doradził urzędnik. Zbudowałem trzy, westchnął klient. Kup samochód, mam już dwa, lecz i te nie są mi potrzebne, ze łzami w głosie rzekł czarny plantator. Włóż do kasy oszczędności, uznał komendant, będziesz miał procenty. To znaczy, że będę miał jeszcze więcej franków? zapytał Murzyn, podnosząc stroskaną twarz. Naturalnie! zawołał urzędnik ucieszony z domyślności tubylca. Niemądra rada, oburzył się czarny klient. Ja ci mówię, że nie wiem co z tymi frankami robić, a ty chcesz, żebym miał jeszcze więcej. Murzyn beznadziejnie machnął ręką i odszedł. Teraz jednak podobno już wie, co robić z frankami i nie boi się banków. Inną drogą wracaliśmy do Benjerville. Mijaliśmy wioski i samotne posiadłości murzynów, pałacyki z kolumnadą i dziwnymi ozdobami na dachu i frontonach. Przejechaliśmy promem szeroką na dwa kilometry lagunę i ze zachwytem oglądaliśmy połyskujący na niebie krzyż południa, odbijający się dziwnie wyraźnie na nieruchomej czarnej tafli wody. Gdy chwilami zapominałem o szosie, o mknącym samochodzie i parowym promie, otaczający las, cicha laguna, głębokie niebo usiane gwiazdami mówiły o dzikiej dżungli, skąd co chwila wybiegały różne zwierzęta napłynące przed autem białe, oślepiające pasmo promieni acetylenowych. Gubernator jednak za każdym razem przywoływał mnie do rzeczywistości, rozwijając przede mną plan dalszego rozwoju swojej kolonii. Obecnie pracuje nad przedłużeniem istniejącej kolei od Abidżanu do portów Dużego i Małego Basamu, od Bołakę zaś do bobo Lasso, Łagadugu i Sikasso. Następnym etapem będzie przeprowadzenie kolejowej linii od Bołakę do granicy Liberii, w celu wyeksploatowania bogactw leśnych zachodnich prowincji. Połączenie kolejowe dość wygodnego portu Sassandra z daloą, skąd droga żelazna rozejdzie się w dwie strony: na Bołakę i na Kankan. Ku granicy Gwinei, gdyż sąsiadujące z nią obwody Wybrzeża Kości Słoniowej obfitują w orzechy kola, bawełny i kakao. Warunki zaś miejscowe pozwalają na założenie tam różnych plantacji, do uprawy drzewa chinowego włącznie. Nareszcie trzecia linia ma połączyć prowincje wschodnie, graniczące z angielskim złotym wybrzeżem, z główną arterią przecinającą kolonię od południa na północ. Słuchając gubernatora, podziwiałem rozmach i praktyczność nakreślonego planu. Przed moimi oczami rozwijała się mapa całej kolonii, poprzecinana stalowymi ścieżkami kolei biegnącymi w różnych kierunkach, dodatkowymi drogami samochodowymi i rzekami, zdymiącymi na nich małymi, o płaskich dnach statkami, wiozącymi towary, przedsiębiorców i robotników. Cała kolonia wydała mi się mozaiką złożoną z kawałków o nieregularnym kształcie, gdzie już nie ma miejsca ani dla dzikich szczepów, ani dla słoni, lwów, hipopotamów i lampartów. Przede mną rozwiewały się niby poranne tumany, niby rosa pod promieniami wschodzącego słońca prastare obyczaje, legendy, opowieści i kulty pokonał czarujący romantyzm tego kraju Senufu, Agni Ashanti, Bete i niezliczonych, wymierających już szczepów, niegdyś zapędzonych przez srogich najeźdźców na wertepy i wostępy leśnej dżungli. Lapa Lu zbuduje koleje od liberyjskiej i gwinejskiej granicy do Górnej Wolty, Sudanu i Złotego Wybrzeża. Połączy je z sobą stalowymi torami i zabije romantyzm, jak kolonie bakterii malarii, które muszą zginąć w nieruchomych, odwiecznych bagnach, nagle przeciętych głębokimi rowami. Razem z romantyzmem utajonym, w całym ustroju życia tubylczego zniknie też wspaniała cecha pracy białych ludzi, bohaterstwo. Już nigdy więcej nie usłyszy, tak jak ja je słyszałem, opowiadań o niezwykłej szlachetności i nieludzkich cierpieniach komendantów dalekich obwodów, jak na przykład tego, który otrzymawszy wiadomość, że jakąś murzyńską wioskę oblega wściekły dziki bawuł, wziął karabin i wyruszył tubylcom na pomoc. Bawuł jednak zaczaił się w buszu, niespodziewanie wpadł na niego... Wbił w ciało Europejczyka swoje straszliwe rogi, podrzucił go w powietrze, a potem stratował racicami i przybił do ziemi potwornym łbem. Albo znowu, czyż nie był bohaterem ten komendant, który, mimo że był chory na malarię i zapalenie wątroby, długo pozostawał na swojej placówce, nie chcąc porzucić rozpoczętej pracy? leczył go, jak umiał tłumacz Murzyn, aż widząc, że komendant umiera, kazał podać hamak i zaniósł go do białego doktora, mieszkającego o dwanaście dni szybkiego marszu przez dżunglę. Wierny, poczciwy Murzyn nie doniósł swego szefa, bo ten umarł w drodze, tłumacz więc owinął go w nowe maty i pochował pod zielonym karite. Zniknął niebawem dziwni leśni ludzie, nagle odczuwający nakaz zupełnie dzikich, może jaskiniowych, przodków, porzucający wieś, zagrodę, rodzinę i ukrywający się w niedostępnej kniei. Żywią się tam korzeniami, dzikim miodem i owocami. Pazurami i zębami walczą z szympansami i lampartami, a niekiedy straszni, obrośnięci długimi włosami, pokryci skorupą z gliny i błota, napadają na myśliwych, zapuszczających się w granice ich nieznanych posiadłości. Po wykonaniu planu pana Lapalu, to już się nigdy nie powtórzy. Może to cieszyć gubernatora, szerzyciela cywilizacji wśród czarnych szczepów, lecz jednocześnie w głębi duszy powinno go smucić, gdyż razem z leśnym człowiekiem, ludożercą, słoniem i lwem, przejdą do historii ostatni przedstawiciele gubernatorów i komendantów, których podczas swojej podróży szczerze podziwiałem ludzie o polocie myśli, wybuchu woli i sile mięśni, bohaterów. Zjawi się w koloniach nowy typ, gubernator i komendant-urzędnik. Nie wiem, czy to będzie gorzej, czy lepiej, ale ja wtedy już do Afryki nie pojadę. Urzędników spotykam wszędzie w Europie w takiej ilości jak moskity w Afryce. Nie dają oni nic dla serca myśli i wyobraźni. Nie, jeżeli pan Lapalu chce, abym raz jeszcze przyjechał do jego kolonii i opisał jej piękność, bogactwo i żywiołowość. Niech trochę zwolni bieg wykonywanego przez siebie planu ucywilizowania Wybrzeża Kości Słoniowej. Plan jest rozległy i bardzo rozumny. Wola, która go ożywia, jest wspaniała w swej sile, lecz rezultaty tego wszystkiego dla mnie, pisarza, włóczęgi i fantasty, będą tragiczne. Na każdym kroku będę widział groby olbrzymów. Z każdego nieściętego jeszcze machoniu będą spozierały na mnie smutnymi oczami cienie dawnych białych bohaterów, czarnych czarowników, zmarłych przed wiekami królów, próżno szukających wśród wystrojonych w marynarki kapelusze i lakierki bt i aszanti dawnych, tradycyjnych, romantycznych obyczajów. Nawet sam potężny, a niepojęty guillet stanie przede mną jak wielki znak zapytania. W jego źrenicach dojrze łzy? Straszna to będzie chwila. Gubernatorzy, komendanci obwodów, inżynierowie, agronomowie i lekarze, sami tego nie wiedząc, są potężnymi białymi czarownikami. Bez broni, za pomocą wiedzy, woli i mądrości życiowej, walczą z przesądami czarnych szczepów, z ludożercami, a nawet z wszechmocnym gie otoczonym armią fetyszów grigri. Przeciwnik od dawna już się cofa przed potęgą białej magii, więc czarownicy europejscy chcą zwalczyć naturę kolonii i duszę jej ludności. Zmuszają tubylców do pracy, uczą ich uprawy roli, sztuki gromadzenia i używania bogactw. Wdzierają się głębiej i dalej do serca dżungli, zapomniane obwody łączą z portami, a porty z Francją i całym światem. Minie zaledwie kilka lat. I nad dżunglą przeleci z turkotem samolot, który poprzedniego dnia opuścił Marsylię. Przez sawanny i lasy machoniowe przemknie pociąg pośpieszny, w dwie doby łączący Zatokę Gwinejską z Dakarem, a w tydzień przerzucający Paryżanina do portów w wybrzeża Kości Słoniowej. Przez piaszczyste, rozpalone w słońcu obszary Sudanu, przez pękającą w skwerze nużącego dnia ziemię Górnej Wolty, Biali czarownicy przetną kanały, zmuszą ludzi, by zapomnieli o żółto brunatnym, zważonym na śmierć buszu, złagodzą nieznośny, zabijający wolę i siły żar słońca. Przez pola termitowe wytkną cementowe jezdnie, zarośla dzikich traw zmienią w plantację Arachidów, bawełny lub Agawy i zwyciężą, stawiając ostatnią kropkę w tragicznej księdze męczeńskich losów szczepów leśnych. I tych, którzy je wyparli do Kniei, walcząc pod godłem hetyckiej bogini Ma i przyniesionych z Egiptu znaków węża i ptaka. Murzyni mówią, że biały człowiek jest niezwalczony, ponieważ pomagają mu wiatr, woda i ogień, czego wcieleniem jest dla nich samochód. W motorze miga iskra elektryczna, a więc ogień. Do opon pompuje się powietrze, nieraz wyrywające się z siłą wiatru. Do chłodnic wlewa się wodę, która wychodzi z nich w postaci pary. Któż zwalczy takiego mocarza? Nie pomogą zaklęcia hogonów, kapłanów i czarowników, nie wstrzymają go zatrute strzały i jadowity napór z koryteli. Gdy jednak czarni ludzie przekonają się, że przybysze mają skrzydła najpotężniejszych i najszybszych ptaków-potworów, że wyrwali pioruny z rąk Jowisza Amona, Bala, Teszuba i Peruna, że posiedli tajemnice najwspanialszych i zazdrośnie ukrytych bogów, że przecinają ocean po wodzie i pod wodą, że na kilometry zarywać się mogą w ziemi dobrej bogini Tenga, że zabili pojęcie przestrzeni i że boga krwawej wojny obezwładnili okrucieństwem nowych wynalazków, wtedy w milczeniu poddadzą się woli wielkich bladoliczych czarowników i uczyć się od nich zaczną dumy i potęgi prometeuszowej, która sama jedna tylko jest matką wolności. Wielkie, wrzące i tętniące laboratoria alchemii cywilizacyjnej spotykałem we wszystkich zwiedzanych koloniach, a do białych mistrzów i do wtajemniczonych ciągną z każdym rokiem nowe i coraz liczniejsze zastępy czarnych adeptów z myślą i marzeniami ukrytymi za zasłoną źrenic, połyskujących blaskiem czarnego agatu. Próby wytworzenia międzynarodowych homunculusów z krwi czarnych ludzi i ekstraktu wiedzy, moralności i prawa białych ras, chemiczne eksperymenty dokonane w retorcie idealizmu, nie dały dodatnich rezultatów ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Liberii. Homunculus okazał się tworem połowicznym, o wnętrzu czarnego poganina nawet w najbardziej płomiennych przejawach pietyzmu chrześcijańskiego. Człowieka o naiwności dziecka, nawet po wchłonięciu współczesnej wiedzy, tworem o powłoce cywilizowanego społeczeństwa, o powłoce płytkiej, złożonej z najbardziej mieszczańskich i powierzchownych pierwiastków ideologii. Powiedziałbym, że wytworzony w laboratorium homunculus miał wszelkie cechy współczesnego półinteligenta o małych wrodzonych kwalifikacjach i wielkich żądaniach, osnutych na wybujałym poczuciu praw i małym zrozumieniu obowiązków. Ani czarny homunculus, ani europejski półinteligent nie są temu winni. Obaj są wytworem gwałtownego procesu chemicznego, lecz przy normalnym rozwoju dalszych zjawisk przeważać zaczyna zasadniczy indywidualny pierwiastek. W cywilizowanym murzynie czarna krew poganina i dawnego niewolnika. W półinteligencie nieskrystalizowana, z luźnych składników sklecona dusza. Muszą przeminąć pokolenia, rodząc się i umierając w warunkach równości z większością społeczeństwa, aby istniały bodźce postępu, nadzieja osiągnięcia istotnej moralnej i psychicznej równości i przyjazny stosunek wyższych warstw społecznych, uniemożliwiający okresowe wybuchy nienawiści rasowej i klasowej, gdy na powierzchnię życia wynurzają się zasadnicze, dziedziczne cechy homunkulusów. Sztuczny twór nie może stać się członkiem cywilizowanego społeczeństwa, tak jak Liberia, mimo szczytnego hasła tej Republiki Murzyńskiej, nie stanęła w szeregach współczesnych państw. Cywilizacyjna praca nad murzynami powinna się odbywać w naturalnych warunkach klimatycznych i etnograficznych, gdyż będzie z nich czerpała siłę i plan dla swej działalności, całkiem odrębnej w każdym niemal zakątku czarnego lądu. Z innej znowu strony, Cywilizujący się murzyni będą mieli przed sobą dwie naturalne drogi postępu. Jedna wybicie się nad poziom swego ciemnego społeczeństwa, druga wzorowanie się na cywilizatorach. Ta ostatnia okoliczność nakłada ciężką odpowiedzialność na białą rasę, dążącą do podniesienia umysłowego rozwoju i moralności czarnych szczepów. Zrozumienie tej odpowiedzialności niestety nie zawsze i nie wszędzie daje się zauważyć. Słyszałem nieraz od kolorowych ludzi z różnych kontynentów, że chrystusowa nauka miłości jest maską dla prawa polegającego na sile pięści. Pewien dość inteligentny murzyn, spotkany przed laty w Nowym Jorku, zawsze z pogardą i nienawiścią mówił, że biała rasa przynosi do kolonizowanych krajów syfilizację. Bardzo znamienny wydaje się wypadek, który miał miejsce w Moskwie na carskim Kremlu podczas międzynarodowego zjazdu komunistów, Przybyli tam Murzyni ze Stanów Zjednoczonych, uważający się za szczyt postępowej inteligencji. Jeden z nich, szczerząc białe zęby, nie znalazł lepszego sposobu zamanifestowania swej pogardy dla zaatakowanej przez Sowiety współczesnej cywilizacji, jak usiąść na tronie Romanowów i zadarłszy nogi podług mody pewnych Amerykanów o niewysokiej kulturze, palić papierosa, spoglądając drwiąco na umieszczonego na oparciu tronu dwugłowego orła bizantyjskich paleologów. Tak jak w naśladowanych przez Murzyna komunistę najniekulturalniejszych Amerykanach, soczyście plujących przed siebie i opierających nogi o stół, odzywa się natura nie Lincolnów i Grantów, lecz przodków pastuchów i handlarzy niewolnikami, tak też w owym Murzynie odezwała się dusza anarchicznych szczepów, ponurych ludożerców i bezmyślnych błaznów griotów. Zagrała krew wnuka pozbawionego praw zbuntowanego niewolnika. Biali alchemicy cywilizacji porzucili już retortę laboratoryjną, a rozpoczęty w niej proces toczy się obecnie samodzielnie w warunkach tego lub owego społeczeństwa, zawsze obcego i wrogiego dla Homunculusa. Nie wiem, kto jest wynalazcą innego znowu nieszczęśliwego pomysłu stworzenia dziwnej, tragicznej istoty, produktu bezwiednego skrzyżowania się białego zbrodniarza z ciemną jak noc czarną kobietą, nieznającą jeszcze miłości. Są to Metysi aktorzy dramatu napisanego przez autora Pogardę i wystawionego przez reżysera Nienawiść. O Metysach mówiłem już obszernie w tej książce, dodam więc tylko, że nie oni będą szerzycielami cywilizacji wśród swoich półprzodków i nie oni staną w szeregu białych czarowników, umiejętnie i ostrożnie przygotowujących teren dla szlachetnego współzawodnictwa czarnych szczepów, do chwili, gdy nabiorą rozpędu i wystąpią do kulturalnej walki z białą rasą o prawo równości bez zastrzeżeń. Gdy myślałem o wielkim wysiłku siedzącego obok mnie gubernatora, zakładającego szkoły i szpitale, zbliżającego dzikie szczepy do ośrodków najwspanialszej cywilizacji i kultury, Ujrzałem nagle czarną ścianę dżungli, jako mur, zazdrośnie strzegący wielkiej tajemnicy przed wzrokiem niewtajemniczonych. Oczyma wyobraźni, przenikającymi mroczne głębie minionych epok, otchłań oceanów i międzyplanetarnej przestrzeni, tajniki nierozwiązanych zagadnień, labirynty dusz ludzkich oraz istotę potęg nieba, wpatrywałem się w czarną, nieustępliwą twierdzę. Nagle strzeliste kolumny i stłoczone sklepienia rozstąpiły się pokornie, zaczęły odbiegać i odsłaniać serce dżungli. Ujrzałem wyraźnie rzadkie, zaczajone w gąszczu osiedla dzikich, ponurych betę i brikolo, nie wychodzących nigdy ze swej kniei. Zobaczyłem zjawy dawnych wodzów i arcykapłanów szczepu, cienie ich dalekich przodków, wędrujących z pokolenia na pokolenie od Morza Śródziemnego, aż do tych niezgłębionych lasów. Spostrzegłem duże fetysze wycięte z drewna machoniowego i kory złowrogiej teli skropione świeżą krwią. Zamajaczyło mi w cieniu leśnej polany z dala od osiedla pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Starszy z nich, o twarzy okrutnej i dumnej, spojrzawszy na jarzący się krzyż południa rzekł ponurym głosem – rozkazałem wam, abyście się stali panterami łaknącymi krwi. Milczeli, patrząc w ziemię. Czy jesteście przygotowani? rzucił krótkie, niecierpliwe pytanie. Niech mówi Agnebia, ona wie, odparł jeden z siedzących Betę. Dobrze, powiedział Mahibre, odezwała się Agnebia, ja wszystko przygotowałam, bo tak rozkazałeś, bo Aniandre. Ty zaś jesteś naszym wodzem, wodzem czarowników. Daj, rozkazał bo aniandre. Agnebia wyjął zawiniętą w liście gałkę ulepioną z mielonych kości i wyjętego z kiszek pantery przetrawionego pokarmu. Z chwilą, gdy namaścimy tym fetyszem nasze ciała, będziemy jak pantery, a oczy nasze zmienią wskazanych przez boaniandrę ludzi w antylopy, którym przetniemy gardziele, jak rozkazał wódz, rzekł Agnebia, ponuro zaglądając w źrenice obecnych. Po chwili mężczyźni zaczęli nacierać swoje ciała wstrętną, cuchnącą maścią. A ty, rzucił Agnebia patrząc na kobietę, zostaw ją w spokoju, rzekł groźnie Boaniandre, pale dobre wie co ma czynić. Skończyli, zaległo milczenie. Nareszcie Boaniandre odezwał się. Musimy zabić Niusako Kogubero, wójta naszej wsi, gdyż przeszkodził mnie waszemu wodzowi stać się wójtem. Zabijemy Boatpo, Boa Ifo, Niandre Boamego, syna Bli Zamordujemy kobiety, ułamie Dłamu, Gezę, Noihuti, Baide i młode dziewczyny Jabe i Mokei. Starych zabijemy za urąganie mnie i Wam, moim towarzyszom młodych, o młodych za to, że mają słodkie mięso. Ono da nam nowe siły, jak uczyli nas praojcowie, a o czym bete zapomnieli, obawiając się zemsty przeklętych białych przybyszów. Gdy to uczynimy, odżyją dawne obyczaje, łączące nas z bogami, i rozbłyśnie na nowo sława wojowników naszego szczepu. — Rozkazałeś wodzu! — wykrzyknęli czarownicy pantery, potrząsając nożami. — Idźcie! — rozkazał Aniandre. Spotkać się mamy po dokonanym dziele na ścieżce prowadzącej do Lada-Oła. — Widzę, jak krążą straszni, zbrodniczy ludzie w okolicach Babairu, Gimeo i Lada-Oła i jak leje się krew wskazanych przez Boaniandrę ludzi. Widzę czarowników siedzących przy ogniu na ukrytej przed ludzkimi oczyma polanie. Nad kotłem schyla się postać strasznej jak wiedźma staruchy pale lobra gotującej strawę z ludzkiego mięsa. Wzdrygam się cały, bo spostrzegam jak ludzie pantery chciwie pożerają serca i tułowia swoich ofiar, jak odrzucają kości i niedobre w smaku ramiona i ręce starych ludzi. Śmieją się w dzikiej, złowrogiej uciesze i nasyceni piją wino palmowe, śpiewając ponurymi głosami na stypę pożartym i sobie. Przez mgłę przestrzeni majaczy przede mną Sasandra i podniecony tłum tubylców, stojących przed komendantem i skarżących się, że w ciągu dwóch lat Bo Aniandre z pięcioma innymi czarownikami jak pantery zamordowali i pożarli jedenastu wieśniaków i siedem kobiet. Z ciemności dżungli występuje przede mną sala sądu. Sędziowie. Komendant Francuz i trzech Murzynów słuchają świadków i zeznań oskarżonych. Nie zapierają się oni i niczego nie ukrywają. Zabiłem, bo Boaniandr kazał mi być panterą, a Agnebia dał mi magiczną maść. Zabiłem i jadłem. Cieszyłem się, że będę jadł słodkie mięso. Teraz żałuję. Padają odpowiedzi mężczyzn czarowników i morderców. Zabijałem i jadłem mięso moich ofiar, wskazywałem ludzi, na których chciałem się zemścić, lub tych, których mięso było słodkie, zeznaje wódz czarowników. Tylko stara Palelobre mówi inaczej. Nie zabijałam, przyrządzałam pokarm z mięsa zabitych przez boaniandrę i jego towarzyszy, nie żałuję tego, co uczyniłam, bo jadłam słodkie mięso i słuchałam rozkazu boaniandrę, mego kochanka. Długie milczenie zapada na sali. Sędziowie ważą w sercu i głowie sprawę czarowników. Co myślicie, sędziowie, o czynach tych ludzi? Pyta komendant. Pierwszy odpowiada sędziwy Zije, bo Aniandre nie ma władzy czarownika. To zły człowiek i winien być ukarany jak morderca. Inni też. Po nim odzywa się poważny i rozsądny Dagba. Gdyby ci ludzie byli czarownikami, dokonaliby swego dzieła w cieniu przed ołtarzami fetyszów i nie żałowaliby swego czynu. Oni zaś są zbrodniarzami i jako zbrodniarze mają usłyszeć sprawiedliwy wyrok. Sekretarz Kejta kiwa głową i oznajmia: Sędziowie mówią podług istniejącego wśród bete prawa obyczajowego, sprawiedliwie sądzą. Znowu coraz dalej uciekają, rozsuwając się kolumny drzew. Widzę gaik w pobliżu subre, spostrzegam słupy uwiązanych do nich Boaniandrę, starą wiedźmę Palelobre i czterech czarowników-zbrodniarzy. Przed nimi oddział czarnych strzelców, błysk dym, huk, salwy. Spłoszone zadrżały dalekie i bliskie kolumny drzew i biec zaczęły aż do skraju drogi, zwarły się w jedną z drugą, zamarły w nieruchomej potędze muru, ukrywającego zbrodnie bogów i ludzi. Świecą się okna pałacu gubernatorskiego – na spotkanie naszych samochodów wybiegają usłużni i szałusze. Straż prezentuje broń przed panem Lapalu. Kolacja, stół przystrojony kwiatami, białe pachnące czystością stroje tropikalne, wytworne dania, wino, lód w kryształowej wazie. Jakież to inne od ciemnej dżungli i życia leśnych szczepów, tajemniczego w swoich dziejach, spełnianych na cześć tęgi fetyszów, cieni przodków i strasznego w zbrodniach ludzkich ponurych i ohydnych. Nazajutrz dżungla i jej życie znowu stanęły przed moimi oczami. Było to przed zachodem słońca, jechaliśmy brzegiem laguny. Dżungla wytrzebiona ukrywała w swoim cieniu bogate plantacje kakao i kawy, malachitowe drzewa bananowe, obciążone pękami jeszcze zielonych, niedojrzałych owoców, Ogrody z grzędami ananasów, tytoniu i warzyw, nieduże domki właścicieli i dozorców plantacji stały pod ciemnym namiotem drzew pomarańczowych, awokado i mangowych. Za żywopłotami skrzyły się barwne kielichy kwiatów i podnosiły cienkie, soczyste pędy aromatyczne krzaki. Wąska i zacieniona droga wybiegła nagle na odkryte miejsce. Była to krawędź wysokiego, urwistego brzegu. Ciemnoczerwone skały zbiegały w dół kilku falami, niby zastygłe kaskady roztopionego niegdyś metalu, porośnięte drzewami i skłębionym gąszczem krzaków, upstrzone plamami kwitnących roślin. Jednak nie mogły ukryć ran i blizn pozostałych, z dawnych walk. Poszarpane, pogryzione i poszczerbione, pełne szczelin, jaskiń i głębokich wyrw, skały te nadstawiały niegdyś swoją kamienną pierś i wstrzymywały wściekły bieg morskich bałwanów – Kotłujących się tu, miotających syczącą pianę aż pod sam szczyt, bijących z hukiem i rykiem w niezwalczony pancerz wysokiego brzegu. Przypominają sobie te czasy czerwone skały, spoglądając na swoją pierś pokrytą bliznami starych ran. Wzdychają poszumem drzew, bo tęsknią do walki z oceanem do wielkiej, bujnej radości boju. I przypominają czas, gdy bałwany cofnęły się przed niezwyciężoną twardością skały i odgrodziły się od niej piaszczystym wałem, pozostawiając za nim poległe w boju fale tworzące laguny. Ostatnim wysiłkiem czołga się ona do stóp starych skał, aby rzucić na nie zastępy swoich wojowników, lecz nie ma już mocy, by dotrzeć chociażby do najniższych, kamienistych uskoków, zębatych spadków. Zaczyna więc pokornie lizać przybrzeżny piasek. Zwierciadło laguny jest gładkie, bez jednej zmarszczki. Odbija złotą tarczę słońca i martwe blade oblicze miesiąca, przesuwają się w nim korowody błąkających się w niebie obłoków i groźne chmury, zapowiadające bliskie tornada, nabrzmiewa błękitem pogodnego nieba lub złowieszczym szkarłatem niespokojnie zachodzącego słońca. Z rzadka tylko nie gdzieś, w głęboko wciętych zatokach igrająca ryba. Muśnie wodę tęczowy zimorodek, spadnie podobna do białego kwiatka jękliwa rybitwa. Wysunie się spoza zielonej wysepki wąska wywrotna piroga, a stojący w niej czarny rybak, niby spiżowy dyskobol, wyrzuci okrągłą sieć, podnosząc brylantowe bryzgi połyskujące w słońcu. Panuje tu martwa cisza. Przerywana tylko skargami mewy i klekotem biało-czarnego orła. Tymczasem życie tu płynie swoim łożyskiem jak wszędzie w dżungli, tuż pod bokiem trzech dużych, ludnych i zgiełkliwych miast. Na kilku wysepkach i wystających przylądkach pasą się stada bawołów i antylop, a w haszczach czatuje na nie plamisty drapieżnik lampart. Nad morzem zielonych koron drzew i pierzastych namiotów palm podnoszą się tu i ówdzie słupy dymów. Płoną tam ogniska licznych szczepów, z wlokącym się przy nich życiem tubelców, z ich starą wiarą odziedziczoną po przodkach, z obyczajami starożytniejszymi od piramid, z niezawsze pojmowanym prawem nigdzie i nigdy nie zapisanym. Tymczasem nikt tam nie zagląda, bo i dostępu prawie nie ma do tych drobnych, zarośniętych wysepek i do tej dżungli, która zdobyła niskie, wąskie pasmo piasków między laguną a oceanem. Na południowym krańcu tej piaszczystej grzędy miota się ocean. Usiłuje przebić ją swymi bałwanami, lecz próżny wysiłek, bezsilna wściekłość. Tam, od południa, walą wzmurszałe ostoje czarnej rasy inne fale, fale białych ludów. O są one stokroć potężniejsze, przebiły już szeroką lukę, rozwaliły mur i płyną po całej ziemi burzliwymi potokami niszczącymi przeszkody. Laguna nie zaznała jeszcze potęgi białych fal, spoczywa cicha, nieruchoma, śmiertelnie osłabła, śniąc o dawno minionych czasach walk, zwycięstw i wielkiej męki, śniąc swój ostatni już dobiegający kresu sen. Nazajutrz wcisnęliśmy ze smutkiem dzielną dłoń Lapalu i odpłynęliśmy dużym statkiem czat do Europy. Mijaliśmy brzegi wybrzeża Kości Słoniowej, Liberii, Sierra Leone, wyłaniały się z oddali Zielone Wyspy Los i malownicze konakry, znów bezbrzeżny ocean, mewy, delfiny, gwarny dakar, potężny, nigdy niezmordowany w walce z falami zielony przylądek, mgliste, żółto czerwone wydmy mauretańskiego wybrzeża, daleki ukośny żagiel rybackiej feluki, znajomy dech Sahary. I nagle zapomniany już zimniejszy podmóg wiatru. Zwrotnik raka został za nami. Zdejmujemy hełmy symbol słonecznej niewoli. Wzrok, zamglony rzewnym wspomnieniem, biegnie tam, gdzie z każdą godziną przygasa pałający nad dżunglą krzyż południa. Pozostawiliśmy za sobą kraj dziwny, niezgłębiony, zagadkowy wielka, promienna gwiazda słońca wybucha tam tysiące i miliony lat lawą szalejących promieni. W tej złotej, ognistej powodzi kształtowały się ludy ryby, węża i ptaka, szczepy leśnej dżungli. Znanymi i nieznanymi drogami przywędrowały na te rozpalone płaszczyzny i domrotnych lasów zwycięzcy i zwyciężeni, najeźdźcy i pokrzywdzeni. Różne bóstwa i różni kapłani kierowali życiem tych ludów, lecz wszyscy ulegli potędze słońca i uznali je za straszliwego, nielitościwego Boga. Bóg zażądał potwornych hekatomb. Na jego ołtarzu ziemi oddawały ludy i szczepy swojej siły, radość istnienia, wolę odporną do wzlotów i walki z dolną duszę. Stały się niewolnikami słońca. Ono zakuło ich w rozpalone kajdany, chłostało milionami ognistych biczów, ścinało płomiennym mieczem. Przez długie wieki, przez całe epoki pokorni, bezwolni, bezduszni istnieli niewolnicy z dnia na dzień, śmierć poczytując za szczęście. Niewolnicza dusza nie znalazła już w sobie mocy. Aby oprzeć się zbrodniom białych ludzi przychodzących od morza, gdy czynili na ziemi gwałt i nierząd, gdy skuwając żelazem ręce i nogi czarnych kobiet i mężczyzn, wlekli ich do nieznanych krajów na nową mękę, na hańbę, na śmierć. Potężne były kajdany słońca zatruwającego dusze ludzkie, bo niewolnicy jego umierali na wygnaniu w milczeniu, bez jęku rozpaczy, bez krzyku nienawiści. Słońce rzucało jadowite promienie, bo zakradały się one do serc i dusz białych przybyszów, wypalały w nich litość i miłość, zatruwały i wygryzały pamięć o słowach Chrystusa, a z jego sługi wyznawców czyniły morderców i oprawców w imię żółtego szatana. Znowu wlokły się stulecia męki i hańby. Aż przyszedł dzień, w którym wybuchnął w duszy białych ludów wielki płomień wstydu i żądza sprawiedliwości. Niedawni oprawcy przyszli do jęczących w kajdanach czarnych niewolników i zawołali wielkim głosem: „Niesiemy wam buntowniczą rządze wolności i dające życie hasło wyzwolenia. Wstańcie, skruszcie żelazo!” I zabłysła wolność nad czarnymi ludźmi w obcej krainie. Później rzucono ich z tym hasłem na ich rodzimą ziemię, lecz słońce zagłuszyło krzyk buntu i wypaliło rządze wolności jak wypala bujną trawę dżungli, zatruwając swym żarem Słońce szatan rzuciło szaleństwo pomiędzy czarne ludy, aby własnymi rękami położyły kres swemu istnieniu. Białe ludy przyszły ponownie. Przyszły z nimi nieprawda, krzywda, wyzysk i okrucieństwo zrodzone jadem słońca, lecz raz przebudzone sumienie i potężna wola zwyciężyły. Przybysze z północy wyciągnęli stwardniałą w życiowej walce dłoń i zrywać zaczęli słoneczne kajdany z czarnych braci o słabych, prostaczych ciemnych duszach. Twardą, kamienistą drogą prowadzącą ich do zwycięstwa nad słońcem, wyrywając z ziemi nieznane urodzaje, zabijając rozsiewane przez złe duchy choroby, zmuszając jałową pustynię, aby się stała płodną, łącząc dalekie i wrogie szczepy i zwołując czarnych ludzi na wspaniałą ucztę wiedzy, marzącej o szczęściu. Niewolnicy kroczą powolnie, znużeni, nieufni i obojętni, z trudem zrzucając więzy buchającej żarem gwiazdy. Biały człowiek, duch niespokojny, chwilami upadając pod ciosami słońca, miotając się w skwarnym zaduchu wrogiego kraju, czując słabnące krążenie zatrutej krwi i zamieranie śmiertelnie znękanego serca, nieraz ostatnim wysiłkiem woli kreśli na rozpalonej ziemi i w ciemnych umysłach i czarnych synów namiętne słowa. Przychodźcie wszyscy do mnie i wy rozbitki legendarnej lemuri, i wy królowie pastuchy i wy ludy o czerwonej skórze znaku węża i wy widma mroków leśnych wszyscy do mnie do mnie jam wolność jam bunt przeciwko kajdanom jam zwycięstwo czy jesteście potomkami magów atlantów czy synami bratobójcy kaina Dam wam wszystkim potęgę, odwagę i żądzę buntu, abyście mogli obalić okrutnego, płomiennego Boga i zmusić go do służenia sobie aż po kres wieków. Niewolnicy słońca podnoszą już głowę i jeszcze z trwogą w sercach słuchają tych słów buntowniczych, a wy, biali ludzie, którzy śmiałe słowa rzucacie w różnorodnej mowie ojców waszych, uczyńcie! Aby dumne hasło tytana Prometeusza stało się hasłem wolności ciała i duszy człowieka. Koniec. Warszawa 1927. Koniec książki Antoniego Ferdynanda Osendowskiego Niewolnicy Słońca. Czytał Marcin Popczyński, realizacja akustyczna Paweł Zadrożny.